sesji na podstawie listy jest obecnych 21 radnych. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na sali obecnych jest 21 radnych, czyli wystarczającej ilości do podejmowania prawomocnych uchwał. Szanowni Państwo, przechodzimy do przedstawienia porządku obrad. Pierwotny porządek obrad, jaki Państwo posiadaliście, to był porządek obrad sporządzony w dniu 8 maja 2013 roku. W międzyczasie Pan Prezydent skorzystał z uprawnienia z artykułu 20 ust. 5 i pismem z 15 maja wniósł o zmianę tego porządku poprzez dodanie kolejnego punktu. Te pismo Państwo czytam na podstawie artykułu 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym. Zwracam się z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad 36 sesji Rady Miejskiej w Grudziądzu w dniu 22 maja projektu uchwały w sprawie wydania zgody na zmianę wierzyciela regionalnego szpitala specjalistycznego Mediatora Wacława Biegańskiego siedzibą w Grudziądzu. W związku z powyższym został sporządzony nowy porządek obrad, który jest datowany z dnia 15 maja. Ten porządek został Państwu przedstawiony, rozłożony. W związku z powyższym także już po sporządzeniu tego porządku obrad wpłynęły dwa wnioski o zmianę porządku obrad w trybie artykułu 20 ust. 1a. Pierwszy wniosek jest od grupy radnych podpisanych przez 7 radnych. Państwo odczytam. Jest to pismo też z 15 maja. Niżej podpisanie Rady Miejskiej Grudziądza działając na podstawie artykułu 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym. Dziennik urzędowy z 2005, dziennik ust. 2001 roku to 142 po 1591 z późniejszymi zmianami. Zwracam się z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej Grudziądza założonego projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik na terenie gminy miasta Grudziądz. Do tego została podłączony projekt uchwały wraz tutaj ze stanowiskiem pana skarbnika, pana prezydenta, także zgodnie z wymaganiami określonymi w naszym statucie. I szanowni państwo, drugi wniosek, który wpłynął, jest to pismo datowane z dnia dzisiejszego, podpisane przez pana prezydenta Marka Sikorę na podstawie artykułu 20 ust. 1a ustawy o systemie o samorządzie gminnym. To się z prośbą o wycofanie z porządku 36 sesji Rady Miejskiej Grudziądza punktu 11. To jest projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia do przetargu nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Łyskowskiego. I w tym względzie będziemy zmieniać porządek obrad. Ja przypominam, że nad tym głosujemy bezwzględną większością ustawowego składu Rady. Propozycja jest następująca z mojej strony. W pierwszej kolejności będziemy, tak jak wpłynęły wnioski Państwa Radnych, Grupy Radnych, która wniosła i wprowadzenie tego punktu dotyczącego projektu uchwały. Przepraszam. Projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik na terenie gminy miasta Grudziądz. Proponuję ten projekt uchwały uwzględnić, jak Państwo byście przyjęli, bezpośrednio przed interpelacjami, czyli to byłby w tym układzie punkt 13, 14 będą interpelacje, zapytania i 16 zakończenie obrad. Czy ktoś jakieś uwagi ma do tego punktu z Państwa radnych? Pan Radny Szymański, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w imieniu grupy radnych, którzy podpisali się pod tym projektem, pod projektem tej uchwały, pragnę zaapelować do wszystkich radnych, którzy są dzisiaj obecni na sesji, by głosowali za włączeniem tego punktu do porządku obrad dzisiejszej sesji. Szanowni Państwo, projekt uchwały jest merytoryczny, jest zasadny, zgodny z prawem, a przede wszystkim realny do wykonania i bez ryzyka dla budżetu miasta. Szanowni Państwo, w tym projekcie proponujemy mniejsze stawki. Przypomnę tylko, bo w uzasadnieniu o tym mówiliśmy, wielkość tej opłaty śmieciowej została skalkulowana w oparciu o dane uzyskane od prezydenta Grudziądza.
projekcie uchwały jest również zróżnicowanie stawki w zależności od rodzaju zabudowy, co, proszę Państwa, jest zgodne z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Początkowo, tylko tak dodam dla tych, którzy o tym nie wiedzą, początkowo w naszym projekcie był również zapis o ulgach 50% dla osób o najniższych dochodach, przyznawanych na zasadach podobnych do dodatku mieszkaniowego. My z tych ulg zrezygnowaliśmy, ponieważ radca prawny Urzędu Miejskiego je zakwestionował, uznał je, że są niezgodne z prawem. My uważamy, że te proponowane przez nas rozwiązania jest zgodne z prawem. Też to konsultowaliśmy z prawnikami, ale zdecydowaliśmy się mimo wszystko na wycofanie tych ulg, więc projekt ich nie zawiera. Natomiast, Szanowni Państwo, przypominamy, że od samego początku, praktycznie od 28 grudnia 2012 roku, kiedy te ceny zostały zaproponowane, zostały ustalone na poziomie 36,50 zł miesięcznie, uważaliśmy, że są to ceny nie do przyjęcia. Nie do przyjęcia, mówiliśmy o tym od dawna i powtarzamy to dzisiaj. To się tylko potwierdza w następnych informacjach, jakie przez następne miesiące się pojawiły. Byliśmy zdecydowanie przeciwni. Przedstawiliśmy w tej sprawie nasze stanowisko. Również sugerowaliśmy, by poczekać do nowelizacji. Tak się też nie stało. Mieliśmy nadzieję, że po nowelizacji będziemy mieli do czynienia z jakąś korektą. Tak też się nie stało. Dlatego też przygotowaliśmy własny projekt uchwały. Grupa radnych przygotowała własny projekt uchwały, proponując inne rozwiązania, proponując inne stawki. Dlatego też zachęcamy Państwa do głosowania nad włączeniem do porządku obrad. Ostatnie wydarzenie, wczorajsze wydarzenie, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że również ceny w przetargach będą niższe, potwierdzają, że nasze obliczenia są słuszne. I również to jest dodatkowy argument, żeby jak najszybciej zmienić te stawki, które zostały ustalone 28 grudnia 2012 roku, by mieszkańcy nie musieli płacić tak wysokich stawek. Dlatego też ten projekt jest dzisiaj wyjątkowo ważny, wyjątkowo zasadny. On jest, można powiedzieć, ma jeszcze większy sens niż miał nawet wczoraj. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jakieś jeszcze uwagi Państwo macie do wniosku? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Pan radny, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Myślę, że warto jest przy tej okazji poruszyć jeszcze jedną kwestię, że ten projekt był konsultowany. Tutaj takie podziękowania w stosunku do grupy rady PiS-u i ruchu się należą, ponieważ od dawna tak dobrze się nie pracowało nad tym projektem. Państwo dostaliście również, przedstawiciele wszystkich klubów, wszyscy radni dostali zaproszenie na konsultację tego projektu. Nie można było wtedy normalnie przyjść poza komisją, porozmawiać, zgłosić swoje uwagi, swoje wątpliwości. I też chciałbym podziękować radnym klubu Platformy, że w tych konsultacjach uczestniczyli i również, że swoje uwagi do tego projektu zgłosili. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, że już nie ma żadnych uwag, przystępujemy do głosowania nad zmianą porządku obrad poprzez wprowadzenie tego do konkretnie porządku obrad tego punktu. Będzie to punkt, jak mówiłem, 13, bezpośrednio za punktem 12. Kto z Państwa radnych jest za wnioskiem o zmianę porządku obrad? Jest stronę głosowało za. Kto jest przeciwny? Nie ma. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Został wprowadzony ten punkt do porządku obrad. W porządku obrad będzie to nas punkt 13. Potem są następnie interpelacja, zapytania, wolne głosy i zakończenie obrad. Szanowni Państwo, następny punkt porządku obrad, który też został zgłoszony o wykreślenie w tym trybie. Jest to projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia drodze przetargu nieruchomości Urzędu Działu Przyczy Łyskowskiego. Szanowni Państwo, tak jak Pan Prezydent zapowiadał na komisji, wycofuję dzisiaj ten punkt z porządku obrad. Czy ktoś chciałby się z Państwa wypowiedzieć do tego punktu? Nie widzę, w związku z powyższym przystępujemy do głosowania. Ten punkt, jeżeli będzie skreślony, wszystkie punkty po punkcie obecnym 11 będą miały
liczbę porządkową wyższą, tak? Czyli skończymy też na 15 punkcie. Kto z Państwa brany jest zmiany porządkowe podczas wyraźnie tego punktu? Dwudziestu jeden radnych głosowało za wykreśleniem z punktu. Nie ma głosów przeciwnych, wstrzymujących. Jednogłośnie został wykreślony. W związku z powyższym bardzo proszę, żebyście Państwo sobie na swoich porządkach poprawili. Mamy nadal 15 punktów, z tym, że jedna uchwała została dodana, jedna uchwała została wycofana. Czy jeszcze jakieś uwagi Państwo macie do porządku obrad? Nie widzę. Stwierdzam, że porządek obrad dzisiejszej sesji został przez Radę przyjęty. Przechodzimy do punktu C, punktu pierwszego, przyjęcie protokołu z 35 sesji. Tradycyjnie, tak jak zawsze, protokół był złożony w Biurze Rady Miejskiej. Nami na moje ręce żadne uwagi do tego protokołu nie wpłynęły. W związku z powyższym proszę Państwa o przyjęcie w trybie głosowania przy protokołu z 35 sesji. Bardzo proszę Panią Sekretarz. Kto z Państwa się za przyjęciem protokołu z 35 sesji? Dwudziesty radny został za przyjęciem protokołu z 35 sesji. Został protokół przyjęty. Bardzo Państwu dziękuję. Jednogłośnie po 21. Przechodzimy do punktu drugiego. Informacja prezydenta Grudziądza. Oddaję głos panu prezydentowi. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w okresie pomiędzy sesjami chciałbym Państwa poinformować o następujących sprawach i wydarzeniach. Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje w Grudziądzu uruchomienie Centrum Obsługi Telefonicznej, w skrócie COT. COT to infolinia, która jest elementem platformy usług elektronicznych ZUS-u. Klienci korzystający z tej formy kontaktu z zakładem mogą zasięgnąć zarówno informacji ogólnych, jak i informacji w sprawach indywidualnych. W Grudziądzkim Centrum pracować będzie około 70 pracowników, z czego 46 osób stanowić będą nowo zatrudnieni. Wśród osób ubiegających się o pracę w COT preferowane będą te z wykształceniem wyższym, a niezbędne jest wykształcenie średnie. Jeżeli chodzi o inwestycje, to w ramach modernizacji sieci tramwajowej wykonano koryto pod torowisko, zdemontowano stare słupy oświetleniowe oraz nawierzchnię chodnika na ulicy Chełmińskiej na odcinku od ulicy Kraszewskiego do ulicy Południowej. Na tym odcinku obecnie układane jest odwodnienie torowiska oraz trwają prace związane z osadzaniem studni. Co tam przejeżdża, to widać to. Dodatkowo wykonawca konsorcjum, przedsiębiorstwo budowy dróg i mostów ze Świecia i firma Tor Carson rozpoczął układanie kabla zasilającego na ulicy Sienkiewicza pomiędzy aleją 23 stycznia a ulicą Sikorskiego. Rozkopany chodnik po stronie ogólniaka to właśnie jest kabel zasilający. Trwa rewitalizacja i adaptacja obszaru poprzemysłowego. Wykonywany jest nasyp oraz formowane są skarpy wzdłuż wejścia do basenu od strony północnej. Powstają m.in. ciągi piesze i rowerowe. Ponadto układana jest instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna w budynku. Realizowane są roboty wykończeniowe w obiektach oraz równolegle trwa montaż pokrycia dachu z blachy. Grudziądzki Park Przemysłowy rozpoczął realizację projektu pod nazwą Grupa Zakupowa jako forma dostępu przedsiębiorców do wysokiej jakości usług świadczonych przez Grudziądzki Park Przemysłowy. W ramach pierwszego etapu ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy prac budowlanych. Wartość zadania 2,6 miliona złotych, z czego ponad 1 milion to środki z RPO. Projekt przewiduje utworzenie ośrodka zakupów grupowych. Głównym zadaniem ośrodka będzie wspólny zakup towarów i usług niezbędnych dla funkcjonowania mikro, małych, średnich przedsiębiorstw terenu Grudziądza i powiatu grudziąckiego. Jeżeli chodzi o drogi, to informuję Państwa Radny, że 7 firm złożyło oferty na budowę dodatkowych pasów ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej 534, czyli
przebudowę skrzyżowania ulicy Warszawskiej i Rydgiera i również tego na Rondo. Najtańsza kwota opiewana na liczbą 5 097 576 zł, natomiast najdroższa 6 271 000. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi po zakończeniu procedury wynikającej z prawa zamówień publicznych. Prace będą realizowane na długości około 850 metrów ulicy Warszawskiej i około 50 metrów ulicy Rydgiera. Zakończenie planowane to jest koniec czerwca 2014 roku. Zdecydowanie powinno to usprawnić i poprawić bezpieczeństwo dojazdu, pojazdu do szpitala i wyjazdu ze szpitala na ulicę Karetek, na przykład na ulicę Warszawską. W ramach przebudowy ulicy Paderewskiego na odcinkach, na których przeprowadzono roboty rozbiórkowe, wykonano koryto jezdni, rozebrano i przygotowano warstwę podbudowy z kruszywa na jednej stronie dojazdu. Trwają również roboty polegające na budowie studni przy mostku na Grabowiec. Chciałbym przypomnieć, że tam jest termin zakończenia do końca czerwca tego roku. Pozostałe informacje. W Grudziądzu gościł podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pan minister Przemysław Krzyżanowski. Spotkanie poświęcone było tematowi obniżenia wieku obowiązku szkolnego i promowania dobrych, lokalnych praktyk w tym zakresie. Minister odwiedził przedszkole miejskie Szczebięcin i szkołę podstawową nr 7. Spotkał się również z przedstawicielami środowiska oświatowego z regionu całego oraz z rodzicami tegorocznych sześciolatków. Nad Jeziorem Rudnickim odbyły się konsultacje społeczne poświęcone lokalizacji solarek. W wydarzeniu udział wzięli członkowie zespołu projektowego, w tym specjaliści z zakresu hotelarstwa i ochrony środowiska. W pierwszej części zaprezentowali efekty swojej pracy, w kolejnej odpowiadali na pytania Grudziądza. Informuję również Państwa, że przygotowaliśmy projekty uchwał dotyczące reorganizacji domów pomocy społecznej. Dokumenty zostały przekazane do konsultacji związkom zawodowym, następnie trafią do Państwa radnych pod dyskusję. Proponowane zmiany miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2014 roku. Proponujemy, aby do jednego domu, do tego największego DPS-u, czyli DPS-u numer 1, włączyć pozostałe DPS numer 2 i DPS numer 3. Natomiast dom dziennego pobytu na osiedlu Lotnisku stałby się filią domu dziennego pobytu przy ulicy Piłsudskiego. Zaproponowane zmiany organizacji domów pozwolą m.in. na racjonalizację wykorzystania posiadanych zasobów kadrowych i rzeczowych, dokonywania wspólnych zakupów, co powinno umożliwić uzyskanie korzystniejszych cen, usprawnienie planowania i realizacji budżetu. Wczoraj, 21 maja, otworzyliśmy oferty na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych. Po zakończeniu procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawcy zweryfikujemy raz jeszcze nasze szacunki. Jeżeli będzie to możliwe, zaproponujemy zmniejszenie stawki. Wykonawca będzie odbierał i zagospodarowywał odpady komunalne niesegregowane oraz ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe i zielone, a także tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło, papier i tekturę. Obszar miasta został podzielony na sektory. Pierwsza strefa obejmuje południowe dzielnice Grudziądza, druga centralną i południowo-wschodnią część miasta, trzecia strefa zachodnią, czwarta północną, a piąta strefa północno-wschodnia. W ubiegłym tygodniu zakończył się cykl spotkań dla właścicieli nieruchomości z terenu Grudziądza w sprawie nowego systemu gospodarki odpadami. Informacji udzielali pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Tematem przewodnim były zasady wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wszystkich zainteresowanych tym tematem zachęcam do odwiedzenia strony www.grudziądz.pl, gdzie powstał dział pod tytułem Pytania i odpowiedzi dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami. Szanowni Państwo Radni, realizujemy pilotażowy program Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych pod nazwą Aktywny Samorząd. Celem tego projektu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Osoby niepełnosprawne mogą uzyskać wsparcie na likwidację barier transportowych w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, w poruszaniu się, a także pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. Opłacenie pobytu dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu albo pod inną opieką. To mam tu na myśli. Mogą również uzyskać pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych. Zakończył się również nabór do przedszkoli. Do 8 miejskich placówek uczęszczać będzie 2417 dzieci. Rodzice złożyli 2604 badania. Po weryfikacji dokumentów tylko dla 108 dzieci spełniających kryteria zabrakło miejsca w wybranej publicznej placówce. Tym rodzicom jesteśmy w stanie zaproponować 34 miejsca w innych naszych przedszkolach. Tak więc jedynie 74 dzieci nie zostanie przyjętych do przedszkoli publicznych. Warto jednak podkreślić, że 800 miejsc przygotowano w przedszkolach niepublicznych. Zatem wszystkie zainteresowane maluchy będą mogły uczęszczać do przedszkola. Informuję również Państwa, że trwa aktualnie montaż szyb w 13 nowych wiatrach przystankowych. Konstrukcje we wskazanej lokalizacji zostały ustawione w kwietniu i w maju. Wartość zadania to 157 900 zł. Nowe wiatry stanęły m.in. w obrębie Alei 23 stycznia, a także na Sienkiewicza, Rapackiego, Rydygiera, Chełmińskiej i Piłsudskiego. Jedna znajduje się w rezerwie. Chciałbym jeszcze raz z tego miejsca wszystkim organizatorom półmaratonu, który nazywał się Półmaraton Śladami Gronka Malinowskiego, serdecznie podziękować. W biegu udział wzięło ponad 300 uczestników. Wystartowano z Grudziąckiego Stadionu przez Starówkę, Piła, Młyn, Buśnia, meta była w Rulewie. Aktualnie, wczoraj, dzisiaj, jutro w Grudziącu gościmy delegację z chińskiego miasta Nanin. W skład delegacji wchodzą m.in. wicedyrektorzy szpitali z Naningu. Dziś w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym podsumowujemy rozmowy na temat możliwości współpracy poprzez wymianę doświadczeń w zakresie leczenia bólu przewlekłego. O tym mówię i podpiszemy stosowne porozumienie. Chciałbym wszystkich Państwa radnych poinformować i zaprosić do kibicowania 25 maja na Stadionie Olimpii od godziny 16. Drużyna wyłoniona przez mieszkańców zmierzy się z zespołem gwiazd seriali. Festyn rodzinny rozpoczyna się o 15. Godzina 15, 25 maja. Zapraszam. Szczegóły na stronie www.hasz.pl. Dziękuję Panie Przewodniczący za uwagę. Dziękuję bardzo Panie Prezydencie. Szanowni Państwo Radni, czy ktoś z Państwa ma zapytania do tematyki informacji Pana Prezydenta? Pan Radny Mizera, Pan Radny Michał Czepek, Pan Radny Tomaszek i Pan Radny Gosiński. W tej kolejności bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Wysłuchałem tego Pana sprawozdania z działalności i przez chwilę prowadziłem tutaj konsultacje wokół, czy na pewno mam dobry kalendarz, czy dzisiaj jest 22 maja. No, zabrakło w tym sprawozdaniu jednej bardzo istotnej rzeczy. Panie Radny, bo mówimy o tym, co jest, a nie tego, czego zabrakło. Bardzo bym prosił pytania do konkretnych tych informacji. Konkretną informacją jest to, że nie usłyszeliśmy niczego na temat drugiego etapu trasy średnicowej, a podejmowane są realne działania Pana Prezydenta w tej kwestii, między innymi zarządzenie z 29 kwietnia 2013 roku, w którym dowiadujemy się, że Pan Prezydent z rezerwy naszej ogólnej przynosi 99 tysięcy i zamierza zapłacić podwykonawcy, jednemu z podwykonawców realizujących tam zadania. I to jest dość istotna kwestia, ponieważ ja nie usłyszałem niczego w sprawozdaniu Pana Prezydenta o tym, że środki z Unii Europejskiej spływają. Natomiast realne działania podejmowane przez Pana Prezydenta są takie, z których tak naprawdę nie wiem, czy to jest jednorazowy wypadek, czy tych podwykonawców zgłosi się więcej, jaka jest sytuacja finansowa nasza w związku z tym. I
Wie pan, to nie jest kwestia wiaty czy dziury w chodniku, bo ja się o to nie pytam, tylko to jest kwestia najważniejszej, czy jednej z czterech najważniejszych inwestycji. Trzy pozostałe były wspomniane na ten temat, ani jednego słowa nie usłyszeliśmy. I jestem w związku z tym bardzo zaniepokojony tym, że uwaga pana prezydenta gdzieś została, gdzieś straciła, tak? Ta inwestycja na możliwości. Ja naprawdę pragnę od razu podrzucić tak jakiekolwiek stwierdzenia, że rozmawiamy o tym, co jest. Bo to jest dla mnie bardzo realna sprawa i panie przewodniczący, ja uważam, że my nie rozmawiamy z prezesem Robertem Malinowskim spółki z o.o. Grudziądz, tylko prezydentem Robertem Malinowskim, wybranym przez Grudziądza i działającym w ich imieniu. Panie prezydencie, proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, oczywiście zawsze można mieć taką uwagę, że z moim sprawozdaniem czegoś nie ma, co powinno zdaniem danego radnego być. Sam radny Łukasz Mizera nie pierwszy raz mówi o tym, że coś tam powinno być, czego nie czytałem. Ja tylko mówię, szanowni państwo, o tym, co jest faktem, a nie co powinno być, czy jakie tam są zdarzenia, czy jakie informacje. Jak będę miał fakty na temat drugiego etapu trasy średnicowej, to ja państwu przekażę w pierwszej kolejności. Jak tak będzie? Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Czepek. Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, ja mam pytanie odnośnie DPS-u. Konsolidacji, na czym polegałaby ewentualna racjonalizacja kadrowa, co to brzmi groźnie, na czym to ma polegać. No i jeżeli odnośnie wiatr przystankowy, to chciałem bardzo serdecznie podziękować Wydziałowi Komunikacji, Wydziałowi Transportu, pani naczelnik Teresie Peczewskiej za to, że w ciągu 3 dni wystawiła kartę pana Komorowskiego, mieszkańcy osiedla Katowic. Dziękować. Bardzo proszę, panie prezydencie. Poproszę pana prezydenta Ślusarskiego o odpowiedź na pytanie pana Michałczyk. Bardzo proszę, panie prezydencie. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Oczywiście rozumiem, że na temat tego projektu uchwały będziemy dyskutować przed następną sesją, ale w skrócie, jeśli chodzi o racjonalizację kadrową, mogę powiedzieć chociażby tyle. Sami związkowcy na spotkaniu nie zwrócili uwagi na to, że są takie sytuacje, kiedy w jednej placówce tych pracowników ich zdaniem może być za dużo, a w innej jest ich zdecydowanie mniej. Obawiają się, że być może w związku z tym niektóre osoby mogłyby stracić pracę. To jest najlepszy przykład na to, że takich planów nie ma. Połączenie tych placówek umożliwi takie przeniesienie tych pracowników, żeby wszędzie była odpowiednia liczba osób. Chciałbym jeszcze tylko zauważyć, że na co należy oczywiście zwrócić uwagę, że w DPS-ach są pewne standardy zatrudnieniowe i nie ma możliwości dowolnego kształtowania w nich zatrudnienia. Dziękuję bardzo. Pan radny Tomaszek. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, ja również do tych wiat. Też się cieszę, że zostały nowe postawione, natomiast tak z szybkiego przeliczenia wychodzi, że jedna taka wiata kosztuje nas 12 tysięcy i szczerze mówiąc, trudno mi sobie wyobrazić, że w Grudziądzu nie ma rzemieślnika czy zakładu jakiegoś profesjonalnego, który byłby w stanie postawić te wiaty taniej. Stąd pytanie, w jakim trybie byli wybierani wykonawcy, jak to wyglądało. Dla mnie to jest kosmiczny kłopot. Dziękuję. Panie prezydencie, proszę. Poproszę panie naczelnik o udzielenie odpowiedzi. Proszę mi to poza panie naczelnik. Zakup tych wiat był prowadzony w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Był to przetarg nieograniczony w ubiegłym roku. Czy cena, no, tak jak pan obliczył, to zgadza się, jest to cena w ten sposób, tylko pragnę wspomnieć, że cena jednej gabloty rozkładowej, która obecnie się znajduje, wynosi zakupione przed 2006 rokiem. Były to takie wiaty z aluminium, takie, jeszcze jedna stoi na ulicy Paderewskiego. Cena była wówczas około 4000 zł. Zgadza się, nasza firma, która remontuje te wiaty, nową wiatę, którą ustawiła na ulicy Bydgoskiej, kwota była to 3700 zł, przy czym nie ma tam żadnego wyposażenia. Wiaty, które są obecnie ustawiane, jest to komplet, czyli
gabloty reklamowe, rozkłady, kosze, oznakowanie, znak drogowy. Wszystko jest to w komplecie. Jeżeli więc dodamy pojedyncze składniki, to niestety, ale ceny wiatr, przy czym przed wszczętym postępowaniem myśmy skierowali zapytania do 4 bądź 5 firm i najtańsze wiaty z naszymi wymaganiami, które były, jest to cena szacunkowa około od 8 do 15 tysięcy. Szanowni radni, mam kilka pytań. Pierwsze pytanie dotyczy sprawy istotnej i ważnej, która leży w kręgu zainteresowań, wydaje się, całej Rady Miejskiej, mówi się przyszłość wnioskich solarnych i to, co dzieje się. Bardzo przepraszam, Panie Radny, ale też nie było temat solarnych. Konsultacje społeczne, przepraszam, odbyły się. Może Pan nie słyszał. Odbyły się niedawno konsultacje społeczne zorganizowane nad Jeziorem Rybnickim. Moje pytanie jest takie. Czy w związku z tymi przygotowaniami, które miasto realizuje, czy w związku z realizacją planu zagospodarowania przestrzennego z pewnymi zmianami, czy w związku z tymi też konsultacjami, które się odbywają, czy macie Państwo już potencjalnego inwestora strategicznego dla tej inwestycji, bo to jest rzecz bardzo ważna. Ja do dnia dzisiejszego w zasadzie poza pewnymi symulacjami, poza pewnymi przedstawieniami, wizualizacją projektu i tak dalej, nie wiem nic na ten temat. Nie wiemy nic na temat przyszłości finansowania tej dużej inwestycji. Czy Państwo robicie już to od jakiegoś konkretnego inwestora? To jest pierwsze pytanie dotyczące strategicznego inwestora w solarkach. Drugie pytanie oczywiście reorganizacji depeszy, bo też taka informacja padła, oczywiście z wielkim niepokojem podchodzimy do tego tematu. Jak wiemy dobrze, te placówki posiadają zdublowane pewne jednostki, mówimy na przykład o kuchni, mówimy też o pewnie pralni, o jakichś też jednostkach, które obsługują te podmioty. No istnieje potencjalne zagrożenie, no niestety, ale likwidacji wielu stanowisk pracy. Wydaje mi się, że należałoby w związku z pewnymi opiniami, które są realizowane przez związki zawodowe w projekcie tej uchwały, zagwarantować w pewnym zakresie utrzymanie zatrudnienia na pewnym poziomie poza kilkoma stanowiskami, o których Państwo mówicie, czyli likwidacja stanowisk dyrektorskich dla personelu obsługi, gwarancje zatrudnieniowe na przykład na okres 5-letni. To jest rzecz bardzo ważna. Dlatego też takie pytanie dotyczące tego projektu reorganizacji DPS-u, o którym Pan prezydent dzisiaj mówił, aby obwarować to pewnymi zabezpieczeniami zatrudnieniowymi dla pracowników obsługi. To jest bardzo ważne, bo tak jak podkreślamy wszyscy to za każdym razem, każde stanowisko pracy w tym mieście jest bezcenne. To jest drugie pytanie i trzecie pytanie dotyczy tej inicjatywy powołania, zorganizowania przez ZUS tego COT-u. Oczywiście z pewnym dystansem podchodzę do tego, bo w zasadzie no tak, taka piękna propaganda zatrudnienia 70 osób jednorazowo, przeniesienia 24 pracowników ZUS-u etatowych do tego punktu, no rodzi też pewien niepokój, dlatego że być może ZUS zrezygnuje z tej 70 i skończy się to likwidacją iluś tam stanowisk pracy. Nie wiem, czy to jest dobra inicjatywa, czy te stanowiska przetrwają de facto, czy będzie to ich plus, czy jest to ukryta reorganizacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych też, bo tak może się to skończyć. No ale to zostawmy, ten temat nie podlega wprost samorządowi, natomiast no, Pan Prezydent przedstawia to jako inicjatywę wzrostu zatrudnienia w mieście Grudziądzu, dlatego taki komentarz pozwoliłem sobie tutaj przedstawić. Natomiast proszę o informację na temat inwestora strategicznego w stosunku do solarek i tego obwarowania co do DPS-u. Dziękuję. Bardzo proszę, Panie Prezydencie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, konsultacje społeczne, to pierwsza konsultacja była. Na prezentacji projektu Pan Radny był obecny, wyraził bardzo dużo zainteresowania, na konsultacji nie. Na konsultacje będą dalej będą prowadzone z mieszkańcami, z wszystkimi organizacjami, z wszystkimi osobami chętnymi i jest to przygotowanie projektu do uczestnictwa w programie partnerstwa publiczno-prywatnego. Przygotowania są dosyć w harmonogramie czasowym, dość duży harmonogram czasowy i dopiero po tych przygotowaniach mogą być w formule partnerstwa prywatno-publicznego zaproszenia do tego projektu.
nie jest to robione pod żadnego konkretnego sponsora czy tam inwestora. Nie jest to tak robione. Formuła partnerstwa publiczno-prywatnego w naszym kraju dopiero rozpoczyna się i to są dość trudne i złożone procesy. I my idziemy zgodnie z logiką tych procesów, bo inaczej to moglibyśmy skończyć ci, którzy się tym zajmują w zakładzie jeszcze jakimś tam zamkniętym. Reorganizacja DPS-u. Oczywiście Państwo radni otrzymacie projekty uchwał związanych z DPS-ami, tak wspomniałem w moim wystąpieniu i w informacjach. W tej chwili są one poddawane konsultacjom związków zawodowych i okaże się w wyniku tych konsultacji i z Państwem dyskusji, jaki zakres będzie zmian kadrowych. Na dzień dzisiejszy jest dużo za wcześnie. Dziękuję bardzo. Pan radny Mizera. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Pan mówi, że będziemy rozmawiali wtedy, gdy pojawiają się fakty. Pana zarządzenie jest faktem i jego uzasadnienie też jest faktem. Jest w nim napisane jasno, że bierze Pan 99 tysięcy z rezerwy, ponieważ wykonawca główny nie zapłacił podwykonawcy. I teraz jest proste pytanie, czy takich sytuacji jest więcej? Czy to jest jedna sytuacja? Czy więcej tych podwykonawców się zgłosiło? I wy Pan, Panie Prezydencie, jeżeli to ma wyglądać w ten sposób, że Pan udziela odpowiedzi, że ja coś bym chciał wiedzieć. Nie. Chcieliby wiedzieć mieszkańcy, co się dzieje z ich pieniędzmi na największej inwestycji. A jeżeli ma to wyglądać w taki sposób, to Panie Przewodniczący, ja za chwilę mogę zgłosić wniosek, zbierzemy parę podpisów i poprosimy o zmianę porządku obrad i przeniesienie punktu zapytania do Prezydenta jako pierwszego punktu, teraz, który będzie miał, kolejnego punktu, który będzie miał zaraz nastąpić. I myślę, że sprawa jest na tyle istotna i poważna, bo dotyka kwestii finansowych i tego, co dzieje się na tej inwestycji, że warto by było ją przedyskutować. To jest pierwsza sprawa. Druga, chciałbym się dowiedzieć, oczywiście będziemy na temat tej uchwały rozmawiać, ale Pan Prezydent powiedział, że zostały otwarte koperty z postępowania przetargowego odnośnie odpadów i też to jest tylko taka lakoniczna odpowiedź, ponieważ nie usłyszeliśmy, o ile te oferty złożone są tańsze od tych, które były zakładane przez Państwa w momencie przygotowywania tej uchwały, która spowodowała stawki, które mamy dzisiaj. To jest dla mnie dość istotna informacja, bo ona będzie pokazywała dalszą część Pana wypowiedzi w tym sprawozdaniu, w której Pan użył, czy będą możliwe oszczędności. Jeśli będą, to pomyślimy o wniesieniu obniżenia tych opłat. No ja myślę, że warto by było już dzisiaj wiedzieć, czy będą one możliwe po tym, jak otworzyło się koperty w tym postępowaniu. Znaczy, Panie Radny, jeżeli chodzi o porządek obrad, to został przyjęty, tak? W tym momencie wznoszenie tego... Tylko jedną rzecz. W statucie, Panie Przewodniczący, mamy zapis, że zmiany do porządku obrad można zgłaszać po przedstawieniu porządku obrad do rozpoczęcia rozpatrywania uchwał. A my żadnej uchwały jeszcze nie rozpatrywaliśmy. Będziemy ją... Ja wiem o tym zapisie, tylko mówię konkretnie, że na dzień dzisiejszy robię. Proszę bardzo, Panie Prezydencie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Państwo Radni może się o wszystko na tej sesji pytać. O wszystko, o każdym jednym temacie i to, co Państwa interesuje, być może mieszkańców zainteresuje. I na każde coś takiego odpowie, nawet jak Pan sobie zażyczy, ustnie albo pisemnie. Ale po to mamy porządek sesji, żeby ten porządek przestrzegać. Jest uchwalony. I zawsze możecie mieć Państwo dyskusję, że czegoś tam powiedziałem za mało, a czegoś za dużo. Ja jako Prezydent uznałem, że taka informacja w moim przekonaniu wystarczy, a jeżeli Państwu nie wystarczy, to w zapytaniach i wolnych głosach proszę się pytać. Pan Radny Szymański, proszę. Panie Przewodniczący, ja chciałem wyciągnąć temat Pana Radnego Łukaszendze, bo ja również nie rozumiem, dlaczego Pan Prezydent nie może albo nie chce udzielić informacji w tym punkcie. W momencie, kiedy otrzymujemy zarządzenia drogą, powiedzmy, one są w BIP-ie, a więc elektroniczną. Nie mamy ich, nie dostajemy ich takich materiałów na sesję. Myślę, że równie dobrze w punkcie informacje Prezydenta Grudziądza ze swojej działalności radni mają prawo i powinni pytać w sprawie też zarządzeń. Zaraz pytał w sprawie konkretnego zarządzenia, bardzo istotnego z punktu widzenia finansowego. W związku z tym
chciał uzyskać informacje i nie ukrywam, że również. Dlaczego takie zarządzenie zostało podjęte i myślę, że nie ma żadnego problemu, żeby w tym punkcie, właśnie w tym punkcie, w informacjach prezydenta Wojciądza, padła odpowiedź na zapytanie Łukasza Mizery. A po drugie, nie zawsze pan prezydent jest obecny w punkcie zapytania i wolne głosy. W związku z tym, panie przewodniczący, proszę się nie dziwić, że tego typu pytania padają w tym punkcie. Znaczy, szanowni państwo, ja tylko powiem tak, no jest pewien porządek ustalony i statutem, tak jak to słusznie pan radny Łukasz Mizera podnosi. Ja tylko odnośnie się do tej kwestii, że rozmawia się o porządku obrad, jeżeli były takie wymogi, pan miał zamiar zadać pytania dotyczące zarządzeń, to mógł pan składać taki wniosek, tylko tyle powiedziałem. A po drugie, najważniejsze, szanowni państwo, szanujmy swój czas i konkretnie to, co było w informacji z prezydenta, tak? Była konkretna informacja przedstawiona. Proszę, panie prezydencie. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, zawsze były pytania o zarządzenia w wolnych głosach i wnioskach. Ja jeszcze raz powtarzam, informacje to jest moja odpowiedzialność, a nie państwa odpowiedzialność. A państwo możecie pytać o wszystko w wolnych głosach i wnioskach. To jest ta sprawa. A odnośnie obecności prezydenta, to uprzejmie informuję pana radnego i państwa radnych, że pan przewodniczący zwołuje sesję dla państwa, nas zaprasza w celu udzielenia państwu odpowiedzi. Odpowiedzi nie muszą prezydenci udzielać państwu, są naczelnicy, którzy mają szczegółową wiedzę. Teoretycznie obecność prezydentów trzech jest tu niepotrzebna, bo udzielają odpowiedzi naczelnicy, mają szczegółową... Nie ma nic innego jak poczekać, tylko naprawdę bym proponował, żeby pan się w wolnej chwili spotkał z panem mecenasem Kołczem i podciągnął swoją wiedzę na temat odpowiedzialności za samorząd i tego, jaka jest rola Rady Miejskiej, a jaka jest prezydenta i tego, jak to wygląda. Bo nie jest pan tutaj jednoosobowym prezesem prywatnej spółki, tylko jest pan, przypominam panu po raz drugi dzisiaj, prezydentem Grudziądza wybranym przez mieszkańców. Panie proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, panie radny Mizera, ja z przyjemnością na to pytanie odpowiem, tylko w odpowiednim punkcie. Szanujmy to, cośmy zapisali i szanujmy porządek sesji. Państwo chcecie mieć rozbudowane zapytania do informacji prezydenta o punkty, których nie było w tych zapytaniach. W innym punkcie to zapowiem. Potem nie znam na wyrywki zarządzeń, które podpisuję, bo podpisuję ich rocznie około 500. Około 500 zarządzeń. Jeżeli pan zada mi pytanie w odpowiednim punkcie, to zrobię przerwę, zapoznam się z tym zarządzeniem i wyjaśnię panu, jak jej trzeba. Dziękuję. Pan Wojciech jeszcze pan radny Szymański, proszę. Panie przewodniczący, Sekretarze, ja tu ręce opadają, w ogóle nie ma o czym dyskutować. Ja jestem radnym od 98 roku i żaden prezydent nie pozwolił sobie w ogóle na taki tekst mówiący o tym, że on jest niepotrzebny tutaj na sesji, że odpowiadać mogą jego zastępcy albo tak naprawdę naczelnicy. Że ja bardzo proszę pana radnego, żebyśmy mówili na temat tego. Ale niech pan nie wymyśla, ja niepotrzebnie mówiła, właśnie, że nie muszę być, tylko tak. Właśnie mówię, no pan unika po prostu odpowiedzi, albo pana nie ma, taka jest prawda. Natomiast, panie prezydencie, no, był zwyczajowo, zawsze stosowaliśmy, że przy informacjach są pytania do zarządzeń. No taka jest prawda, to pan to zmienił, bo pan po prostu to zmienił, bo tak panu jest po prostu wygodnie. Nie wiem, proszę bardzo, pan Kościński. Panie prezydencie, że proszę. Panie przewodniczący, szanowni radni, odnośnie tego, co pan prezydent powiedział na temat Solanka. Na początku chciałbym odnieść się, bo pan przewodniczący rady powiedział, że mamy szanować czas pana prezydenta. Ja myślę, że przede wszystkim mamy szanować mieszkańców Grudziądza. To jest główny nasz cel. Czas pana prezydenta, w międzyczasie powiedział pan, że czas pana prezydenta no, musimy szanować, żeby nie zajmować się. Swój, proszę pana, swój czas także musimy szanować. Coś takiego usłyszałem, no, może źle usłyszałem, w każdym razie. Panie przewodniczący, szanowni radni, odnośnie odpowiedzi na temat konsultacji. To, co dzieje się w Orłowie Solarek, to dzisiejsze wszystkie dokonanie i tak dalej, procedura przygotowawcza do tak zwanej inwestycji, według mojej oceny oczywiście jest mało realna, mało realna do wykonania. Powiem szczerze, prawie że niemożliwa. To jest z prostego względu, dlatego że jeżeli my mamy wydawać środki publiczne, jeżeli chcemy tworzyć jakieś naprawdę realne zręby czegokolwiek i wydawać na to publiczne pieniądze, mieszkańców Grudziądza, to wszystko musi mieć ściśle określony, przynajmniej wstępnie cel. Tak jak myśleliśmy o powołaniu spółki inwestycje medyczne na celu dokończenia budowy szpitala. Podejmowane były uchwały na temat planu zagospodarowania przestrzennego i tak dalej. To wszystko miało określony cel dla konkretnych podmiotów, które miały się zaangażować w daną
inicjatywy. Tak też powinno być w przypadku Solany. Jeżeli nie mamy potencjalnego inwestora z dużymi pieniędzmi, bo o takich pieniądzach mówimy, na cel tak wielkiej inwestycji, to po co my w ogóle to robimy? Kiedy ten pomysł ma zostać zrealizowany? Jeszcze pytam. Kiedy ten pomysł tak naprawdę ma być zrealizowany? Czy mają to być kolejne wizualizacje przed wyborami? Kiedy mieszkańcy Grudziądza, nie tylko mieszkańcy, przede wszystkim ci, którzy mają tu przyjeżdżać i korzystać z tego i zostawiać tu pieniądze, kiedy doczekają się takiego przybytku? Kompleksu uzdrowiskowego, kompleksu wypoczynkowego, bo na razie to jest wszystko palcem na wodzie pisane. To jest bardzo mocno palcem na wodzie pisane. To jest taki mój komentarz do tego, co pan prezydent powiedział. Że czekamy nie wiadomo na kogo, że w zasadzie jeszcze nie wiadomo, że partnerstwo publiczno-prywatne i to są wszystkie hasła, które na dzisiejszy padają, plus wizualizacje. I to jest wszystko. Mało konkretnie, mało realny pomysł, to bardziej w kontekście lokalizacji elektrowni produkującej prąd z gazu. Dziękuję bardzo. Czy jakieś jeszcze pytania do pana prezydenta państwo macie? Czy ja mogę odwrócić do pana Kosińskiego? Znaczy prosiłem, żebyśmy sobie to odpuścili. Nie ma do czego odwrócić. Proszę bardzo, przechodzimy do kolejnego punktu. Pan radny ma jakieś pytanie jeszcze? Proszę bardzo. Panie przewodniczący, przed chwilą pan prezydent zapomniał, co podpisywał w swoim zarządzeniu, a to było dość istotne, bo dotyczy rezerwy i kluczowej inwestycji. Ja jestem w stanie mu to wybaczyć, no ale ja zadałem też drugie pytanie i zapomniał też udzielić na nie odpowiedzi odnośnie konsultacji, nie odnośnie konsultacji, tylko odnośnie otwarcia ofert na wywożenie odpadów. Panie prezydencie, proszę. Rozumiem, że pytanie dotyczy konkretnie czego, panie prezydencie? Kwot jakie były? Chwilą, panie prezydencie, konkretnie się pytałem, tak? Jakie konkretnie oferty i jakiego przedziału cenowego one dotyczyły i o ile te ceny są niższe od zakładanych przez państwa w momencie tworzenia propozycji uchwały ze stawkami, które obowiązują dzisiaj? Ja mam szczegółowo tutaj wszystko przy sobie, więc mogę takie coś wyjątkowo poinformować. Nie, bo w odpowiednim punkcie bym to powiedział, bo mam to. Mam to, bym w odpowiednim punkcie poinformował państwa. To nie jest żadna tajemnica. Wcześniej poinformowałem państwa, że miasto podzielono na 5 części. Powiedziałem, jakie to były części. Pierwsza część to mieliśmy na zamówienie na tą część kwotę 4 miliony 640 tysięcy, 2 miliony 103 984 tysiące. Część druga. Do przetargu stanęły 3 podmioty. Myśmy mieli zarezerwowaną kwotę 6 milionów 950. Nie zarezerwowaną, tylko koszt nasz usługi. Najtańsza kwota 4 276 980. Najdroższa 5 712 710. Trzecia część. Mieliśmy zarezerwowaną kwotę 8 368 tysięcy po stronie kosztów. Do przetargu stanęły 3 podmioty. Najtańsza 4 448 tysięcy, najdroższa 6 milionów 220. W czwartym okręgu mieliśmy zarezerwowaną w kosztach kwotę 10 milionów 390 tysięcy. Do przetargu stanęły 3 podmioty. Najtańsza kwota 6 448 tysięcy. Najdroższa 9 milionów 619. Część piąta. Na realizację zamówienia przeznaczono 3 miliony 127 tysięcy złotych brutto, mówię o kwotach. Do przetargu stanęły 4 podmioty. Najtańsza kwota 1 890 000. Najdroższa 3 394 tysięcy. To są wszystkie informacje na dzień dzisiejszy. Trwa badanie ofert. Śpieszy nam się bardzo. W dniu wczorajszym pan prezydent Sikora
natychmiast wysłał po pierwszym przeglądzie pisma o uzupełnienie swojej oferty zgodnie z przepisami, w tym samym dniu, po południu czy wieczorem to uczynił, będziemy robić szybko, jak tylko można. To taka informacja. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze pytania Państwo macie w tym punkcie? Nie widzę. Przechodzimy na następny punkt porządku obrad. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to projekt uchwały Państwa uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok. Czy jakieś pytania Państwo macie do tego punktu? Pan Radny Mizera, proszę. Panie Prezydencie, dotrwaliśmy do mojego pytania. Dotyczy zmiany uchwały budżetowej i w związku z tym chciałbym się dowiedzieć, z czego wynika te 99 tysięcy dla tego konkretnego podwykonawcy, czy on się zgłosił do nas, czy zgłosili się kolejni i czy Państwo macie świadomość tego, jak ten główny wykonawca, jakie ma zobowiązania w ogóle wobec tych podwykonawców, którzy rozumiem, że nie byli opłacani już. Poproszę pana prezydenta Sikorę o udzielenie odpowiedzi. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, jeżeli chodzi o ten konkretny kontrakt, czyli drugi etap, teraz jest średnicowy na odcinku od Przywarmie po ulicę Południową. Przypominam, że tam w konsorcjum wystartowały trzy firmy, dwie hiszpańskie, jedna polska. Polska to była firma PAJO, spółka z Poznania, która była liderem konsorcjum całego. W międzyczasie całego procesu inwestycyjnego firma, przepraszam, jeszcze jedna była poznańska, były cztery firmy, dwie poznańskie, tak panie dyrektorze? Dobrze, dwie poznańskie były i dwie hiszpańskie. W międzyczasie nastąpił konflikt pomiędzy firmami hiszpańskimi i polskimi, a na końcu pomiędzy dwoma polskimi, jedna z Poznania, jedna z Lubonia, i nastąpiła i spółka PAJO przekształciła się w spółkę bodajże w tej chwili w procesie upadłościowym. Po prostu nie było jak gdyby już komu wykonywać zobowiązań i tak dalej. Jeżeli chodzi o podwykonawców, to w całym tym procesie inwestycyjnym było ich chyba kilkadziesiąt i myślę, że pewno do stu może to dojść. Bo to są zarówno dostawcy różnych materiałów, jak i też podwykonawcy tych podwykonawców i sami podwykonawcy. Bo na samym początku całej tej inwestycji firma PAJO zatrudniła swojego podwykonawcę z Kołobrzegu, a ten podwykonawca z Kołobrzegu z kolei został, była to osoba prowadząca działalność gospodarczą, została mu ograniczona wolność, ponieważ został zatrzymany przez służby ku temu jak gdyby stosowne. Więc była zmiana tych podwykonawców. Myśmy na bieżąco wspólnie z inżynierem kontraktu, jak i z pracownikami zarządu dróg miejskich i Wydziału Funduszy Europejskich, tym podwykonawcom, którzy do nas występowali o cesję bezpośrednie zapłaty, takie cesje, jeżeli była zgoda wszystkich stron, stosowali, żeby oni dostali. Chciałem podkreślić Państwu, że to nie jest problem tej inwestycji, to jest problem wszystkich inwestycji w Polsce. Jak Państwo oglądacie media, no to choćby na A2, co się działo i teraz zmiana jakby rozporządzeń, czy też propozycji zmiany samego prawa publicznego. My też, no choćby sprawa w tej chwili na budowie naszego terenu poprzemysłowego portu, to już ostatnio robiliśmy z panem naczelnikiem Iwińskim bodajże cesję dla podwykonawcy, ten był podwykonawcą jeszcze jednego podwykonawcy, to dochodziło o 4 stopnie. Z tego typu, jak gdyby przepływy finansowe musimy regulować i bez jakby odpowiedniej zmiany, czasami nie ma czasu, ponieważ podwykonawców idą najpierw do sądu, w trybie przyspieszonym są gospodarcze, daje nakaz do komornika, komornik przychodzi do nas, stąd też czasami w trybie pilnym musimy wydawać odpowiednie zarządzenia, przerzucamy środki z rezerwy ogólnej. Natomiast nie wiem, czy pan prezydent się pochwalił, tutaj mamy, jakby tuż 10 minut przed sesją otrzymaliśmy dokument, o to pan radny też pytał. Ja przepraszam, nie wiedziałem, byłem zajęty spotkaniem z radnymi. O 10.50 wpłynął z CUPT-u dokument, który tu mam w ręku, który informuje nas, że zatwierdzono do wypłaty pierwszą część kwoty, o którą wnioskowaliśmy, 41 293 000,
pozostałą część do czasu zakończenia kontroli wstrzymują. To jest taki zwyczaj, że jak się zakończy kontrola, przerywają resztę. Powinno to wpłynąć do końca maja, oni mówią, że do 25, zobaczymy. Do 24, tak, do 24 maja. Ja takiej... Tak, i to jest kwestia, jeżeli chodzi o drugi etap trasy średnicowej. Natomiast również na Paderewskiego wpłynęła kwota 1 390 000 związana z realizacją, także zaczynają się powoli spłaty. 10.50 mail przyszedł, więc kilkanaście minut temu to dowiedziałem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania Państwo macie do punktu? Pan radny Marek czeka, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Panie Prezydencie. Mam pytanie na stronie 15 w wydatkach majątkowych, punkt 2 i 3. W punkcie 2 mówimy o budowie systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów i tu moje pytanie jest o to po prostu, że ten inteligentny system kompleksowej identyfikacji pojazdów ISKIP, chodzi o tą wagę preselekcyjną, to nasze miasto poniesie koszt, natomiast jakby mandaty za to będzie pobierać będą pobierać inspektorzy transportu, którzy otrzymają tę informację z tego elektronicznego systemu. Jak to się ma, czy jakaś część z tych mandatów wróci do naszego miasta, czy bo o to chodzi, jeżeli tylko inspektorzy transportu drogowego mieliby mieć tą opłatę mandatową, to w jaki sposób nam się to wróci? Ja rozumiem, że tu chodzi o nasze drogi, że będzie będą kierowcy wiedzieć, że będą mieli przeciążone, bo jak przez grudniąc nie jedź, bo możesz dostać mandat i będą omijać nasze miasto, to super, bo to ochroni naszą drogę, tak? Ale czy ja dobrze myślę i bardzo bym prosił o wyjaśnienie? I teraz ten punkt trzeci. Chodzi o zakup samochodów dla Powiatowego Urzędu Pracy. Chciałbym się dowiedzieć, nie to, że jestem przeciwny kupowaniu tego samochodu, tylko więcej informacji. Jaki samochód posiadają na dzień dzisiejszy, on ma lat, czy się eksploatował i tak dalej. No to jest super informacja, zakup pojazdu. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, dokładnie tak jak Pan powiedział, Panie Przewodniczący Czepek, jeżeli chodzi o tą budowę systemu preselekcyjnego, to jest ochrona naszych dróg, ale i z drugiej strony część tych kar za nieprzepisowe przejazdy trafia do naszej kasy, jeżeli zostaną zatrzymane i zweryfikowane na terenie administracyjnym miasta Grudziądza. Tam, gdzie zostaje pojazd zatrzymany, na tej terenie gminy część środków wpływa do budżetu. Przepraszam, ja miałem... Pani Sylwio, część czy wszystkie? 100% na terenie administracyjnym miasta 100%. Czy tak, dwie sprawy. Wpływy z tych kar oraz ochrona naszych dróg. To są takie dwa podstawowe cele. Jeżeli chodzi natomiast o zakup samochodu dla PUP-u, jest tutaj z PUP-u, z Państwa. Proszę bardzo, Pan Prezydent. Oczywiście on jest w całości refundowany ze środków tefronowskich, więc tutaj kosztów nie ponosimy. Natomiast z tego, co ja pamiętam, to jest samochód DU, 8-letni. Skoda. Przepraszam, Pan Przewodniczący akurat tego pracownik, to ja Pan mam tam. To jest Skoda Octavia Kombi. Z rocznika to nie znam, bo aż tak się nie... Ale to jest... Ale rozklekotana w każdym razie. Znaczy to jest Skoda Octavia Kombi, ten jest pierwsza edycja, powiedzmy. Tak, rozklekotana całkowicie. Dla budżetu nie będzie wydatku, Panie Przewodniczący. Czy jest jakieś pytanie do budżetu? Pan Radny Kosiński, proszę. Przewodniczący, Szanowni Radni, mam pytanie do Pana Prezydenta w sprawie przeniesienia wydatków między dziełami z przeznaczeniem na administrowanie i dozór nieruchomości położonej przy ulicy Pańskiego 32-36, kwota 46 600 zł. Mam pytanie, jak było, Panie Prezydencie, będziemy jeszcze, kiedy zakończona zostanie modernizacja tego obiektu, kiedy de facto stanie się to, co było planowane, mówiliście o przeniesieniu tych wszystkich jednostek, które miały znaleźć tam swoje miejsce, co oznacza, że to kosztuje cały dozór, bardzo drogo kosztuje miasto. My nie chcielibyśmy tego nieskończoność utrzymywać, albo bardzo długo przynajmniej. Dziękuję. Panie Prezydencie, proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Radny, oczywiście to jest budynek, który my remontujemy od jakiegoś czasu i remontujemy w miarę posiadanych środków. Na dzień dzisiejszy jest tam wyremontowane i przygotowane ogrzewanie. Wymieniane są wszystkie okna i przygotowany jest wyremontowany dach. Robimy sukcesywnie w miarę posiadanych środków w budżecie. Szczegóły jakieś? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, oprócz samych kosztów to należy pamiętać, że na tym budynku też są przychody, gdyż tam są firmy, które wynajmują powierzchnię biurową od gminy miasta Grudziądz, więc to nie jest taki koszt. Poza tym chciałbym po Pana pytać o rozpoczęcie. Myśmy wystąpili z wnioskiem o uzyskanie dofinansowania unijnego w ramach osi ochrony powietrza, czyli mówiąc pospolicie jest to termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Prześliśmy odpowiednią ocenę i formalną i merytoryczną, czekamy na podpisanie umowy z Panem Marszałkiem. Jeżeli będzie to umowa, jak gdyby jest to zielone światło, że możemy przystępować do rozpoczęcia samej inwestycji. Jak Państwo pamiętacie, w projekcie budżetu na ten rok, na przyszły, na kolejny, w każdym roku jest 2 miliony i chcielibyśmy skrócić okres inwestycyjny, ponieważ otrzymujemy dofinansowanie gminy. A już wiemy, że kwotę ponad 1 milion złotych otrzymamy właśnie z regionalnego programu operacyjnego. Dziękuję bardzo. Czy jakieś jeszcze pytania do projektu budżetu? Nie widzę. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. 14 radnych jest za. Kto jest przeciwny? Brak głosów przeciwnych. Kto się wstrzymał? 7 radnych się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Dziękuję. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie lepiej prognozy finansowej miasta Grudziądza na lata 2013-2027. Czy jakieś uwagi do tego projektu, zapytania z Państwa strony? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę Panią Sekretarz. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Która głosowało za. Kto jest przeciwny? Nie ma głosów przeciwnych. Kto się wstrzymał? 7 radnych wstrzymało się od głosu. Uchwała została podjęta. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza na 2013 rok. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji nad tym projektem? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały, jednogłośnie uchwała została podjęta. Dziękuję. I przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca biegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę Panią Sekretarz. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję. 21 radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Także uchwała jednogłośnie została podjęta. Dziękuję. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad. To jest projekt uchwały w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Komunikacji spółka z o.o. Grudziądz zadania prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania do tego punktu? Pan radny Tomaszewski. Bardzo proszę. Pan radny Tomasz. Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, mam pytanie, czy jest znany już wstępny koszt, jakie poniesie gmina miasta Grudziądz w związku z prowadzeniem przez MZK tego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Panie Prezydencie, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, szacujemy, że będzie to około 1 miliona złotych. Rocznie tak oczywiście. Dziękuję bardzo. Pan Tomaszek. Panie
Prezydencie, Szanowni Państwo. Ja pytam o komisję, więc chciałbym jeszcze raz uzyskać informację. W kontekście wyniku przetargu na odbiór śmieci, który poszedł rewelacyjnie, dlaczego zostało to wyłączone z procedury przetargowej? Być może by się okazało, że te koszty były jeszcze niższe. Dziękuję. Panie Prezydencie, proszę. I Pan Radny Kosiński następnie. Poproszę Pana Prezydenta Sikorę. Panie Prezydencie, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, ja chciałbym ostrożnie, ja też się bardzo cieszę, że najtańsze oferty w wczorajszym przypadku były tak niskie, natomiast pamiętajmy, że jeszcze trwa weryfikacja ofert i może się okazać, że niekoniecznie z tymi oferentami podpiszemy umowę. Jeszcze jest weryfikacja, wczoraj wnioskowaliśmy uzupełnienie, są kolejni, potem jak wyłonimy wykonawcy, kolejni będą mogli badać ich oferty, będą składać zapewne odwołania, ponieważ nie są małe kwoty. I w momencie, gdy podpiszemy już umowę, to możemy mówić o pełnym sukcesie, więc tylko to tak informacja co do tego. Natomiast jeżeli chodzi o punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, przede wszystkim tłumaczyliśmy też to na komisji, zdecydowaliśmy się na powierzenie do własnej spółce, ponieważ to zadanie po pierwsze można powierzyć własnej spółce do przetargu, a nasze doświadczenie choćby z letnim i zimowym utrzymywaniem dróg pokazuje, że tego typu powierzenie ma sens i uzyskujemy kwoty znacznie niższe niż byśmy uzyskiwali je w postępowaniu przetargowym. Ponieważ jak wspominałem, zapytaliśmy trzy miejskie nasze spółki, która jest gotowa tego typu punkt selektywny zbiórki odpadów komunalnych poprowadzić. Na to nasze zapytanie zarówno OPEC, jak i wodociągi nie dały zainteresowania, że są gotowe poprowadzić. Myślę, że wynikało to przede wszystkim z braku placu utwardzonego do powierzchni minimum 2000 m2. Miejski Zakład Komunikacji wyraził tego typu zainteresowanie z uwagi przede wszystkim na plac, mało tego na plac, który ma monitorowany, na plac, gdzie obok siedzą dyspozytorzy 24 godziny na dobę, więc można cały czas jak gdyby kontrolować taki punkt, a w przypadku takiego punktu no jest zawsze potrzebna osoba, która zweryfikuje daną osobę, która przynosi dany odpad, na przykład nie wiem, zużyte opony, aby taka osoba zadeklarowała, że jest to odpad w ramach jego gospodarstwa domowego, a nie w ramach na przykład jakiegoś zakładu wulkanizacji, czy po prostu chce się pozbyć swoich opon, czy trzeba jakby tam powiedzieć, że się jest właścicielem nieruchomości. Będzie stosowny oczywiście protokół na przekazywanie czegokolwiek do punktu, do tego przoku. I tym dysponuje Miejski Zakład Komunikacji, dysponuje też miejscem, jak wspomniałem, monitorowanym, ale też oświetlonym i w mojej ocenie bardzo dobrze skomunikowanym, ponieważ to trasa średnicowa przez prawie dla całym długości docelowym gotowa i dojechanie nawet z północy miasta do punktu przyskładowej, ale trasą średnicową nie zajmie każdemu więcej niż 10 czy 15 minut. Dziękuję bardzo. Głosem pana Tomasza, proszę. Panie Prezydencie, rozumiem to doskonale. Chciałem się odnieść do tego, co Pan przed chwilą powiedział, że kluczowe w tym wypadku jest posiadanie placu. Ja rozumiem, że spółki miejskie pozostałe takowego placu nie posiadały i odmówiły. Natomiast dając możliwość w procedurze przetargowej stanięcia pozostałym podmiotom, mielibyśmy być może jeszcze niższą cenę, bo nie mamy tej gwarancji, być może niższą cenę, a poza tym mieliśmy możliwość uruchomienia aktywizacji całej gamy, całego spektrum podmiotów gospodarczych w Grudziądzu, którzy, no, kto wie, może właśnie byliby zainteresowani takową współpracą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ale chciałbym powiedzieć, że aby przystąpić do przetargu, należałoby mieć już podmioty z gotową decyzją, choćby środowiskową, na prowadzenie tego typu punktu selektywnej zbiórki odpadów. Więc jakbyśmy go ogłosili, a żeby uzyskać taką decyzję środowiskową, należy przygotować tak zwany KIP, czyli kartę informacyjną przedsięwzięcia. Ona musi iść do konsultacji z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, z miejscowym sanepidem. Na to muszą być odpowiedzi, muszą być stosowne postanowienia i przeprowadzenie takiego procesu trwa wiele, wiele, wiele miesięcy. Ja tylko powiem, że aby tego typu punkt mieć,
Ja może Państwu kiedyś tutaj na sesji na Państwu wyświetlałem, co on musi zawierać, ja wiem, czy mi się uda to w tej chwili wyświetlić, jak ja to przeczytam. Przede wszystkim każdy mieszkaniec w ramach swojej opłaty będzie mógł tam gabaryty jakieś oddawać. Przykładowo dzisiaj, jeżeli chcemy podobny, może nie podobny, bo on jakby nie spełnia wszystkich, całego przekraju, taki punkt ma punkt przy ulicy Konarskiego, ale tam dzisiaj chcąc na przykład oddać stary fotel czy starą kanapę, musimy za każdy przedmiot zapłacić 25 zł. W sytuacji szoku prowadzonego w ramach naszego całego systemu, to każdy mieszkaniec już w opłacie tej miesięcznej ma możliwość bezpłatnego oddania do takiego punktu z swojego towaru. I oprócz gabarytów dotyczy to również sprzętu użytego elektrycznego, również gruzu, zmieszanych budowlanych rzeczy, może, będzie tam magazyn chemikaliów, starych baterii, akumulatorów, sprzętu elektrycznego, leków pozostałych niebezpiecznych, odzieży, tekstyliów, również odpadów zielonych, odpadów kuchennych, jakichś olejowych, szkła, papieru, tworzywa, opon starych, jak również cały punkt musi być wyposażony w wagę. Bo jeżeli ktoś przyjdzie z gruzem, samochodem dostawczym, tego się zważy, tak, i zapisze, co on tam musi złożyć. Poza tym, tak jak wspomniałem, my po doświadczeniach przy letnim i zimowym utrzymaniu ulic i przy kontroli, jaką mamy, zarówno biura nas, zarówno właścicielskiego nad spółką MZK, Wydziału Finansowego, kolejna kontrola, bo jak wspominałem, taka spółka musi wydzielić oddzielną księgowość, oddzielne księgi na to samo zadanie, które są weryfikowane, dostęp do programu swojego finansowo-księgowego, i nie może tam się znaleźć żaden inny koszt niż ten związany z prowadzeniem szoka i to, co dokładnie będzie tam wykazane, tylko i wyłącznie za tyle będziemy płacić. Nie będzie tam żadnej wielkiej marży, która mogłaby być narzucona w przypadku podmiotów publicznych, a poza tym cały majątek, który mieszkańcy w wyniku powierzenia tego typu zadania, no, majątek powstanie, bo powstanie jakiś punkt z decyzją, z wagą, z budynkiem socjalnym, z kontenerami, cały czas zostaje na majątku tak naprawdę miasta, bo w spółce MZK miasto ma 100% udziałów, a gdyby to był podmiot prywatny, to cały wytworzony z tych naszych wspólnych opłat majątek powstawałby u osoby prywatnej. Pan Radny Kosiński, bardzo proszę. Dziękuję za te szczegółowe wyjaśnienia panu prezydentowi, bo tutaj akurat ze strony tego planowania i tak dalej, cała procedura jest w pewnym sensie zrozumiała, być może dość ograniczyła zakres lokalizacji i powierzenia tej kwestii akurat temu podmiotowi. Natomiast nie mieści się to w mojej opinii takiej co do misji, do której zostało powołane to przedsiębiorstwo. Miejski Zakład Komunikacji, bo Miejski Zakład Komunikacji realizuje przewozy osobowe i od zawsze był do tego powołany, zorganizowany i w zasadzie na tym powinien się skupić i większość mieszkańców, zawsze kwestionowała wszystkie dodatkowe realizowane. Głównym celem, tak jak przypominam, podkreślam, zawsze jest realizowanie bardzo dobrych przewozów dla mieszkańców Grudziądza. Dziękuję. Panie prezesie, proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, pan mówi, większość mieszkańców kwestionowała, a raczej jest bardzo zadowolona większość mieszkańców z odśnieżania na przykład. Odśnieżanie na podstawie tej zimy wyszło znakomicie i są same pochwały od mieszkańców, nie tylko kwestionowanie. Nie znam opinii kwestionującej odśnieżanie na przykład miasta złej przez Miejski Zakład Komunikacji. To. Dziękuję proszę bardzo o uzupełnienie. Jeszcze pana Tytaśkowa. Proszę bardzo, prezydencie. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, to nie jest tak, że to na spółkę trudnego zadania powołano. No, przykładowo Miejski Zakład Komunikacji, oprócz włożenia ludzi, prowadzi również usługi jakby wynajmu szczególnego sprzętu, prowadzi stację kontroli pojazdów, prowadzi handel częściami, prowadzi stację paliw u siebie, odśnieża nasze ulice. Przykładowo miejskie wodociągi prowadzi na przykład wynajem, nie wiem, lokali użytkowych i buduje garaże, aby je wynajmować, tak? I prowadzi każda spółka, jakby wymyśla szereg działań, aby poprawić swój wynik finansowy. To jest normalne. Myśmy kiedyś, zresztą pan radny pamięta, bo jest radnym Ruchu dla Grudziądza, kiedy to Ruch dla Grudziądza na tej sali miał większość. W pierwszym roku prezydent Andrzej Wiśniewski wręcz prowadził rozmowy celem połączenia wszystkich spółek miejskich, aby powstał jedna wiejska, duża korporacja, jedna spółka. Przykłady, jak gdyby zawsze
miejska, bo daliśmy z Niemiec, tak? W Niemczech mamy tak zwane Stadtwerki, to są firmy miejskie i tam oprócz tych podstawowych u nas wodociągowych działań kanalizacyjnych, wożenia ludzi, jeszcze jest gazownia miejska, jest elektrownia miejska, jest jeszcze infrastruktura podziemna, choćby kanały i kanalizacja teletechniczna. To wszystko jest w zakresie miasta. Dziękuję bardzo panu Demizera. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, jak Państwa słucham, to mam wrażenie, że my żyjemy w dwóch różnych miastach. Zupełnie różnych. Pan ma swoje narzędzia kontroli. Tymczasem ja w sobotę, idąc spacerem, jak Pan pewnie wie, ostatnio więcej chodzę, idę sobie spacerem, patrzę Sikorskiego. Sikorskiego, piach z zimy. Mam zdjęcia. Tak jak długa. Od Wybickiego? Tak. Tak, bo podobno ostatnio słyszeliśmy, że mamy tak cudowne, czyste miasto. Brudne jest to najwyżej tam, gdzie stoją samochody i nie można ich podnieść. No na Sikorskiego, z prawej strony, schodząc w dół, no nie stoją żadne samochody i przy krawężniku jest mnóstwo brudu, naprawdę, piachu, tyle. Mam zdjęcia, mogę pokazać. Zresztą mam taką propozycję dla mieszkańców, że jeżeli ktoś będzie chodził w mieście i zobaczy tak dobrze utrzymane drogi, to żeby zrobił zdjęcie i wysłał panu prezydentowi, bo pan prezydent ma narzędzia kontroli, ale one są chyba oderwane od rzeczywistości. Ja mam w związku z tym taką propozycję. Ja bym bardzo prosił do punktu, panie radny, dobrze? No to jest do punktu, bo my mówimy o tym, że tak naprawdę uważam, że inne podmioty normalnie w postępowaniu przetargowym, to na co zwrócili inni radni, to nie ma sensu się powtarzać, to byłoby zdecydowanie lepsze rozwiązanie. Chcemy wnieść to do MZK i ja uważam, że to nie jest dobre rozwiązanie i tyle. I jeżeli ktoś przedstawia swoje argumenty na to, że MZK bardzo dobrze odśnieża, to się zgadzam, bo nie było śniegu. Poczekamy w przyszłej zimy, jeżeli będzie naprawdę... No dobrze, dlatego... Do 6 kwietnia chyba. Dlatego poczekamy. Ja proponuję się przejść i zobaczyć, jak wyglądają te zamiatane ulice. Panie Przewodniczący, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Panie Radny, zgadzam się z Panem. Ja nie mówiłem o zamiataniu, wiem o odśnieżaniu. Do mnie przychodzą maile, wystarczy, że jakiś ciągnik wjedzie na korzeń od drzewa i korę zerwie, to już mam informację na skrzynce, że coś takiego miało zdarzenie. Przychodzą zdjęcia związane z piachem, ze śmieciami. Jest wiele miejsc szczegółowych, które wymagają posprzątania i pewnie tak będzie. Pilnujemy, reagujemy na bieżąco. Nie powiedziałem w żadnym momencie, że miasto jest posprzątane. Nie jest. Musimy to sprzątać i pilnować. A informacje przychodzą nieustannie. Zresztą nie tylko do mnie, do mediów też. Wszędzie to jest tak. I to jest, to my nie wychowamy mieszkańców. My musimy to mówić, pisać, rozmawiać o tym po prostu, żeby ktoś nie śmieci. To tyle. A śmieci są zawsze. Dziękuję bardzo. Pan Marek Czepek, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Pan prezydent Malinowski przed chwilą zachwycał się jakością prac, które MZK wykonuje do oczyszczania zimowe. Natomiast również chcę potwierdzić, bo w pracy załoga, wśród której pracuję, liczy sobie około 500 ludzi. Co chwilę ktoś przychodzi do mnie i mówi: panie radny, tu jest brud, no tu jest brud. Ja codziennie słyszę tylko takie do mnie odzywki moich kolegów, którzy z przeświadczenia chcą mieszkać w czystym mieście. No wszyscy mówią, że jest źle, panie prezydencie, to musi chyba tak być, no naprawdę. Same uwagi mam, że mieście jest brudne. Ja chciałem jeszcze drugą kwestię podnieść, którą mówiłem na komisjach. Chcemy to zadanie powierzyć firmie MZK, której w ubiegłym roku, czy na początku tego, powierzyliśmy grunty, ponieważ chce się przenosić w inne miejsce, żeby to było w środku miasta. Były wyliczone oszczędności z tego tytułu. No trudno nam się było zgodzić, no ale jeżeli miasto posiada takie wyliczenia, że to były kwestie milionów, nawet dwóch bodajże, i teraz chcemy powierzyć jakby tej firmie na starych śmieciach to zadanie, czyli jakby to, o czym mówiliśmy wcześniej, to do lamusa idzie, czyli mówiliśmy o czymś, czego nie chcieliśmy wdrożyć. Tu bym prosił o odpowiedź, dobrze?
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, z tego co wiem, to szczegółowa była precyzyjna odpowiedź na posiedzeniu komisji, ale poproszę jeszcze raz Pana Prezydenta Sikorę o udzielenie odpowiedzi. Bardzo proszę, Panie Prezydencie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, rzeczywiście będę się powtarzał, bo tydzień temu na komisji chyba Pan Radny na to samo pytanie też odpowiedziałem, więc powiem to samo jeszcze raz. Tak jak wspominałem, myśmy powierzyli, przekazali aportę Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Spółce ZO działkę pomiędzy ulicami Czarną Drogą Waleńskiego a Rapackiego. Po pierwsze, celem, aby zaczęli rozważać i myśleć o tym, aby swoją bazę z ulicy Składowej przenieśli w to miejsce, aby zaoszczędzić przede wszystkim na kosztach dojazdowych do Placu Stycznia, gdzie większość kursów autobusowych ma swój początek bądź koniec, a te puste przebiegi autobusów z bazy na Plac Stycznia trzeba po prostu płacić, a jest to w skali około 900 tysięcy. A po drugie, drugim zasadniczym celem było, była to ostatnia możliwa jak gdyby do wykonania, jakby wspomożenie kapitału Miejskiego Zakładu Komunikacji, ponieważ Miejski Zakład Komunikacji od wielu lat miał stratę narastającą finansową w swoim bilansie. Trzeba było tą stratę w jakiś sposób pokryć. Pokrycie można zrobić albo środkami finansowymi, albo włożeniem aportu, który jest na jakąś kwotę wycenioną. Ponieważ w budżecie miasta nie mieliśmy wolnych środków finansowych, stąd też poszliśmy w drogę wsparcia aportem tą działką. Miejski Zakład Komunikacji wykonał koncepcję przeniesienia całej bazy, natomiast zanim dojdzie do finalizowania, to na pewno nie będzie to w przyszłym roku, myślę też, że nie za dwa lata, ale już może za trzy, może tak nastąpić. Więc będzie to w najbliższych latach realizowane. Tutaj Państwu wyświetlam, jak taki punkt selektywnej zbiórki odpadów wygląda. To jest plac około 2000 metrów z tymi w prostokątach funkcjami, które Państwu przed chwilą przeczytałem. W większości są to przystosowane specjalne do tego typu odbioru kontenery. Więc przenieść z jednego placu na inny plac same kontenery, myślę, że nie jest problem. Budynek socjalny, który będzie też kontenerem, też nie jest to problem. Może większy problem będzie samą wagą, bo tu trzeba najazdy betonowe jakieś wykonać. Natomiast konstrukcję samej wagi przenieść to też nie jest problem. W nowym miejscu taką wagę zastosować. A tamten plac, ponieważ leży doskonale przy węźle Konstytucji 3 Maja, Miejski Zakład Komunikacji rozważa możliwość w przyszłości całego sprzedania, aby ze środków, które uzyska ze sprzedaży tamtego majątku, będzie mógł sfinansować część nakładów inwestycyjnych na swojej nowej bazie, która ma tutaj być, jak wspomniałem, w tym narożniku pomiędzy Czarną Drogą, ulicą Rapackiego, ulicą Waleńskiego. Dziękuję bardzo. Pani Radna Sokołowska, proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, ustawa o zamówieniach publicznych mówi, że gmina może powierzyć zadanie spółce miejskiej w drodze bezprzetargowej, gdy dane zadanie wpisuje się w podstawową działalność tej spółki. Moje pytanie jest takie, jeśli uchwała zostanie zaskarżona, bo już mieliśmy taki przykład, kiedy głosowaliśmy nad uchwałą o odśnieżaniu miasta. To się długo ciągnęło. Oczywiście rozstrzygnięcie tam, ja już nie będę przypominała sentencji, ale jak jesteśmy przygotowani w przypadku, kiedy musimy działać już od 1 lipca, jeśli coś takiego się wydarzy, o co pytam. Ale zaskarżenie nie wycofuje w ogóle uchwały, tylko to jest cały czas moc prawna. Jedynie unieważnienie uchwały z punktu widzenia prawników wojewody. Unieważnienie. O jaką pani pyta, pani radna, uchwałę? Bo my mówimy o MZK w tej chwili uchwały, o podjęciu uchwały, tutaj powierzenia PSZO. I jeżeli zostanie, no ale to nie wstrzymuje w ogóle wejścia w życie uchwały. Nie, Panie Prezydencie, przepraszam, ja tylko podałam przykład, że nie szło sprawnie wprowadzenie
uchwały o odśnieżaniu miasta, bo powierzyliśmy spółce, która do tego celu nie jest podstawową działalnością tej spółki, w odniesieniu do ustawy o zamówieniach publicznych i to się ciągnęło. W związku z tym ja rozumiem, że dopiero jak będzie przez wojewodę. Ja mam nadzieję, że tak nie będzie, ale trzeba mieć na uwadze, że inne podmioty mogły chcieć stanąć do takiego przetargu. A my takiego przetargu nie ogłosiliśmy, powierzamy w drodze bezprzetargowej. Więc na ten moment przejściowy, kiedy trzeba będzie wyjaśniać, rozumiem, że będziemy postępować według założonego planu. Ja przypuszczam, nawet jestem pewien, że tu nic nie trzeba będzie wyjaśniać, bo to jest wszystko zgodne z prawem. I przypominam, że uchwała o odśnieżaniu też była zgodna z prawem. Nikt jej nie zakwestionował, tylko zgłosił sprawę do sądu, podmiot prywatny, którą zresztą żeśmy wygrali. Dziękuję bardzo. Pan radny Kosiński, druga wypowiedź. Tak, szanowni radni, ponieważ była taka rozbieżność zdań na temat czystości miasta pomiędzy panem prezydentem, a tutaj przynajmniej radnymi. Ja mam tylko prośbę, gdybyśmy mogli zweryfikować ten pogląd. Są media też tutaj, które mogą, prawda, przeprowadzić nawet badanie sondaże, no mogą zaciągnąć taką opinię publiczną. Jest to możliwe za pośrednictwem mediów. Ja się zobowiązuję także do zorganizowania pewnego sondażu, może mniej obiektywnego, ale na stronie internetowej akurat Ruchu dla Grudziądza postaramy się też pozyskać taką opinię od mieszkańców Grudziądza. Jest tam kilkadziesiąt do kilkuset wejść. Zobaczymy, co mieszkańcy na ten temat. Niech się wypowiedzą. Dobrze? Dziękuję bardzo. Pan radny Marek Czerwiczek. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Panie Prezydencie. Mieszkańcy Grudziądza mają również zapytania w związku z powierzeniem MZK tej funkcji prowadzenia tego przyszoku. Czy będzie MZK dysponował pojemnikami, czy będzie dowoził do kogoś, kto na przykład prowadzi remont w domu po pojemnik na gruz i go potem odwiezie do tego przyszoku. Takie mam pytanie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, radni, opłata, którą każdy z mieszkańców będzie wnosił do Urzędu Miasta za zabranie z jego posesji nieczystości tych odpadów komunalnych, nie przewiduje wożenia do punktu selektywnej zbiórki odpadów, czyli do tego przoku, innych odpadów niż te, które do zwykłego pojemnika wyrzucamy. Jak pan radny wspomniał, choćby gruzu. Jeżeli ktoś będzie miał remont w mieszkaniu, to będzie mógł bezpłatnie do takiego punktu ten gruz oddać. Natomiast za sam transport będzie musiał sobie wynająć jakiegoś przewoźnika. Dzisiaj, czy tym przewoźnikiem będzie, no ten choćby co dzisiaj taki świadczy usługi, na przykład pump, bo pump podstawia na przykład pojemnik taki, on tam kosztuje 110 zł taki za też ma remont mieszkania, na osiedlach często widać i wtedy go jakby wysypuje na składowisku w Zakurzewie, czy też w innym miejscu. Natomiast tutaj będzie znacznie taniej, bo będzie musiał tylko koszty przewozu i dany ten właściciel nieruchomości będzie musiał tylko udokumentować, że to z jego, czy też potwierdzić, czy wydać oświadczenie, że to z jego mieszkania powstaje. Oczywiście też w dyskusji przed sesją miałem pytanie choćby o elektrośmieci. Ja myślę, że w ramach tego punktu, tego przoku nadal będziemy tego typu akcje robić, jak w tej chwili, że Miejski Zakład Komunikacji z całym kontenerem na elektrośmieci będzie w poszczególne dzielnice jeździł. To też będzie w ramach opłaty, ponieważ jakby w całym systemie też mamy choćby ujęte koszty związane z promocją tego zdrowego, ekologicznego życia, więc tego typu akcje będziemy też robić, natomiast na pewno nie będziemy jeździć po gruz w opłacie, bo to jednak dany właściciel swojej posesji no, musi za sam transport zapłacić, tak? Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, moje pytanie była ta część, gdzie pytałem, czy MZK dysponuje takimi pojemnikami i czy od MZK można taką usługę zamówić, jak w tej chwili się taką usługę zamawiało w Pumie do dnia dzisiejszego. Mamy na sali pana prezesa Miejskiego Zakładu Komunikacji, pana Pawła Mańczewskiego. Panie prezesie, proszę o udzielenie informacji, czym pan dysponuje. Bardzo proszę o mikrofon. Wysoka Rado, spółka w tej chwili dysponuje siedmioma pojazdami, które mogą taką usługę świadczyć.
Wszystkie te, które były kupowane pod potrzeby akcji letniego i zimowego utrzymania dróg, zostały wyposażone w tak zwaną ramę pośrednią i hak, które umożliwiają zastosowanie kontenerów typu hakowego, czyli takie, które są stosowane do wywozu między innymi gruzu. Kontenerów specjalistycznych mamy w tej chwili dwa. Są one przeznaczone do gromadzenia odpadów, które powstają przy letnim, pozimowym sprzątaniu dróg, które, odnosząc się do wypowiedzi jednego z panów radnych Przemyca, informacje jeszcze trwa. W ubiegłym roku po zimie zebraliśmy prawie 1170 ton piasku z różnych ulic. W tym roku zebraliśmy ich dopiero 600, czyli jesteśmy mniej więcej w połowie tej pracy. Być może ulica Sikorskiego jest jeszcze w harmonogramie do posprzątania, natomiast gdyby pan radny był zainteresowany pracami, które już zostały wykonane, to pełna informacja w tym zakresie jest do wglądu, łącznie z informacją o odpadach, które zostały wywiezione już na składowisko w Zagórzewie. Wracając natomiast do samej technologii odpadów, w przypadku tych odpadów, które będą wymagane dla kontenerów KP30, takich kontenerów nie mamy, i koszt ich zakupów mieści się w kwocie, którą poda pan prezydent w zakresie budowy szoku. Po stronie spółki, wracając jeszcze do samej lokalizacji tego przoku, proponujemy jego lokalizację, ponieważ ona zostanie jeszcze zweryfikowana przez RDOŚ w rogowej części działki, tak aby przy ewentualnej sprzedaży można było tą działkę odciąć geodezyjnie, po prostu ten szok tam zostawić, jeżeli jego lokalizacja się sprawdzi. Natomiast spółka w zakresie wywozu pozostałych objętych uchwałą przedmiotów jest przygotowana w zakresie rozpoznania samego tematu, ponieważ mamy poczynione już wstępne ustalenia z RDOŚ-em, jak również z sanepidem i innymi jednostkami, które będą musiały stosowne pozwolenia wydawać. Hakowców rozumiem w okresie letnim, wiosennym, wtedy kiedy nie pada śnieg. Jeżeli będą one potrzebne do odśnieżania te wozy, to jak będzie się odbywało gospodarowanie śmieciami, czy a latem również zamiatanie? Jak to się ma do wykorzystania tego? Do zimowego utrzymania dróg mamy w ilości sztuk 7 plus 3 traktory, które powiedzmy nie rozpatrujemy. Jeżeli chodzi o letnie utrzymanie dróg, to dwa z tych pojazdów są przystosowane tylko do zamiatarek, z tego względu, że to jest zupełnie inna zabudowa i wymaga ona podłączenia dwóch oddzielnych obwodów hydraulicznych. Jeżeli chodzi natomiast o samo zadanie, jakim jest PSZOK, to kontenery nie będą pracowały w sytuacji takiej, że są zabudowane na podwoziach i cały czas krążą po mieście. Ewentualna praca będzie polegała na tym, żeby kontener dowieźć na miejsce zbiórki i z tego miejsca transportować go do PSZOK-u bądź w inne miejsce, jeżeli na przykład będą to elektrośmieci, bo zakładamy, że większość tych elektrośmieci w postaci telewizorów zużytych na przykład będzie sprzedawana do dalszego recyklingu, a koszt funkcjonowania przoków w sytuacji uzyskania dochodu na sprzedaży przetworzonych odpadów będą zmniejszały koszty funkcjonowania samego przoku. Jeżeli chodzi natomiast o samą zimę, w sytuacji gdyby na przykład założyć katastrofę, że śnieg pada przez 3 tygodnie non stop, to i tak w sytuacji, gdy sama górna część piaskarki, tak żeby to już nie wchodzić w szczegóły, raz na jakiś czas musi zostać zdjęta, tak, w celu przesmarowania, wyczyszczenia, umycia, bądź nawet wymiany taśmy posypującej, w tym czasie można sobie to tak zaplanować, żeby rozwieźć kontener, ewentualnie je zwieźć do bazy. Decyzji środowiskowej pan prezes nie ma jeszcze do prowadzenia tej działalności, jest w trakcie uzgodnień, tak, z sanepidem i... Aha, się tylko pytam, proszę o potwierdzenie. I druga sprawa też, mamy od razu odpowiedź na tą kwestię, o której mówiliśmy wcześniej, jak te usługi są świadczone. No, jeżeli mamy dwie zamiatarki w tej zabudowie i to tak naprawdę one mają sprzątać, no, tak jak słyszymy, tak? Że mamy, za chwilę będzie czerwiec, a my jesteśmy w trakcie realizacji planu czyszczenia miasta po zimie. I tak to wygląda. I to jest prosta odpowiedź na pytanie, czy my chcemy mieć w taki sposób świadczone usługi, czy chcemy czekać do lipca, żeby piać sobie z nich. Panie prezydencie, proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, ja przypominam, że mieliśmy bardzo długą zimę. To właśnie praktycznie w połowie kwietnia kończyło. Mieliśmy święta wielkanocne w śniegu. Dla tych, co nie pamiętają, jak prezes powiedział, systematycznie zamiata te ulice,
i powinien w najbliższych tygodniach zakończyć akcję sprzątania po okresie zimowym ulic. Oczywiście, jeżeli sobie życzymy, aby każda ulica była sprzątana 3 razy w tygodniu, bądź też wszystko w ciągu tygodnia zamiecione, tego typu zadanie również MZK może wykonać. Miejmy świadomość, że za to musimy kilka razy więcej zapłacić. Działamy jakby w ryzach uchwalonego budżetu miasta. Tam mamy kwotę na letnie i zimowe utrzymanie ulic taką, a nie inną. Gdybyśmy chcieli, aby wszystko liśniło nam, to nie ma problemu, tylko znajdźmy środki, przesuńmy je, zrezygnujmy z innych zadań własnych gminy i przerzućmy je między innymi na letnie utrzymanie ulic. Wtedy będziemy mieć ślące i pachnące ulice. My wykonujemy to zadanie w ramach uchwalonego przez państwa budżetu. Mamy tyle i tyle. Tyle jak gdyby systematycznie zlecamy i taki harmonogram zarząd dróg miejskich, trzymając się rys budżetu, zleca i nakazuje w harmonogramie sprzątanie poszczególnych ulic. Zaczęli państwo sprzątać ciągów dróg krajowych, potem przejść na wojewódzkie, zejdą na powiatowie, na końcu pewno w osiedla wejdą z zamiataniem po zimie. Proszę bardzo, głos pana Wizera. Bardzo krótko, panie przewodniczący. Tak się składa, że na terenie całej Polski była długa zima i można zobaczyć w innych miastach, jak to wygląda. Jeżeli za panem stoi taka marka wszystkich Grudziądza, Hasz Grów, której próbujemy uwypuklić nasz turystyczny charakter, to na czym nam zależy, jak chcemy się prezentować, od której strony, tak? No to wtedy trzeba sobie odpowiedzieć, jakie mamy priorytety. Czy dla nas priorytetem jest pokazanie turyście czystego miasta? Czy marki? Bo to jest kluczowe, to o czym my cały czas rozmawiamy, tak? Podejmujemy działania, oczywiście, że działamy w ramach jakiegoś budżetu. Ja się z panem w pełni zgadzam, ale trzeba niestety w ramach tego budżetu jakieś priorytety ustalić. Bo po co wydać 180 tysięcy na kampanię reklamową, jeżeli zamyka się uczelnie w mieście i ma się brudne drogi i brudne chodniki dla turystów. No to jest proste określenie priorytetów i tego, na czym nam zależy. Bo ja uważam, że ta akcja reklamowa mogła być w takim wypadku zupełnie inaczej spożytkowana. Dziękuję bardzo. Czy to jeszcze z państwa jakieś popytanie do punktu? Pani radna Osłowska-Mena, proszę. Panie przewodniczący, panie prezydencie, chciałam się ustosunkować do jeszcze do kwestii tego punktu selektywnego zbierania opadów, bo z tego co wiadomo i przed chwilą też dowiedzieliśmy się, uzyskaliśmy potwierdzenie tej informacji, że MZK będzie się przenosiło właściwie bliżej centrum. I w zasadzie nie podoba mi się fakt, że znajdzie tu również miejsce na tym placu powierzonym Miejskiemu Zakładowi Komunikacji, znajdzie się miejsce dla punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Ja myślę, że no, mamy tyle gruzu po starym szpitalu, po zakładach mięsnych i teraz tam znajdą się też różnego rodzaju właśnie odpady, które no, jeszcze z kolejnej strony będą raczej szpeciły miasto. A miejsce, w którym teraz MZK dysponuje, na taką zbiórkę może można by jakoś wydzielić, właśnie działkę pozostawić tamto miejsce w Mniszku, ponieważ jakby rejon jest w tym kierunku zagospodarowany, a Średnicówka umożliwia dojazd szybki i chyba niedrogi w związku z tym. Dziękuję. Panie prezesie, proszę. Szanowni Państwo, Pani Radna, Pan Prezes wspomniał, że jeżeli ten punkt w Mniszku przy ulicy Składowej sprawdzi się i zostanie pozytywnie przyjęty przez społeczeństwo, to w sytuacji, w przyszłości, gdy będzie przynosić całą swoją działalność związaną z bazą, ze stacją paliw, ze stacją kontroli pojazdów, ten punkt jest teoretyczna możliwość, że on w tym miejscu pozostanie, ponieważ chce go ulokować na wydzielonej, odrębnej działce geodezyjnej z brzegu zakładu, tak, że w momencie ewentualnej całej sprzedaży to może sobie pozostać. Natomiast gdyby się zdarzyło, że ten punkt będzie lokalizowany tutaj na zapleczu ulicy Rapackiego, to ja gwarantuję Pani Radnej, że nikt z mieszkańców, z osób przejeżdżających nie będzie go praktycznie widział, bo on będzie jakby na zapleczu dzisiejszego PKS-u. Dzisiaj idąc...
Dojazd będzie prawdopodobnie wybudowana nowa droga w takim układzie pomiędzy ulicą Rafalskiego a ulicą Waryńskiego wzdłuż jak gdyby rogu Hermana, wzdłuż Czarnej Drogi. Ale nie tam, gdzie dzisiaj Czarna Droga przebiega po stronie Stadionu Olimpii, tylko po drugiej stronie rogu Hermana. Częściowo tutaj przez parking Entermatrze aż do sklepu Tex, który jest przy ulicy Waryńskiego. Więc to będzie schowane jak gdyby z tyłu, tam gdzie częściowo jest kilka ogródków działkowych. Jakby to jest, proszę sobie wyobrazić, zaplecze dzisiejszej bazy PKS-u. Jeżeli tego typu punkt by powstał, no to sobie nie wyobrażam, żeby nie powstała jakaś ściana betonowa, tak, która by całość po prostu zasłoniła. A to oczywiście mówimy o czymś, co może być w przyszłości. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa jakieś pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Na sali mamy obecnych 21 radnych. Dobrze. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Dwunastu radnych jest za. Kto jest przeciwny? Siedmiu radnych jest przeciwnych. Kto się wstrzymał? Dwóch radnych się wstrzymało. Zgadza się, uchwała została podjęta. Szanowni Państwo, przed przejściem do kolejnego punktu porządku obrad proponuję Państwu przerwę do godziny 13. I Szanowni Państwo, przechodzimy obecnie do kolejnego punktu porządku obrad. To jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2011-2012 programu opieki nad zabytkami dla miasta Grudziądza 2009-2012. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos na temat tego punktu? Czytałem to sprawozdanie i równocześnie czytając jakby przeczytałem jeden z punktów wynikających z ustawy. Cele wynikające z ustawy o ochronie zabytków, opiece nad zabytkami. I w punkcie trzecim jest zahamowanie ewentualnych procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania. Gdzie to się w Grudziądzu dzieje? W paragrafie piątym. Dążenie do pełnej oceny stanu zasobów materialnego dziedzictwa kulturowego miasta Grudziądza poprzez realizację prac nad aktualizacją dostępnej bazy informacyjnej o zabytkach miasta. Gdzie to można znaleźć? Ile zabytków dopisano do listy? Następny punkt siódmy. Wypracowanie i wprowadzenie zasad ochrony materialnego dziedzictwa kulturowego i estetyki zabytkowych przestrzeni publicznych oraz podniesienie standardów komunikacyjnych historycznych dzielnic. Co się robi w tym kierunku? Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność przestrzeni miejskiej i zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych, edukacyjnych, a także wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami. Gdzie to się dzieje? Na rynku, gdzie piękną kostkę bazaltową zastąpiono pobudzoną cementem granitową, na Górze Zamkowej, gdzie wstyd zaprowadzić gości. No proszę Państwa, po co to szumne programy, kiedy realizacja jest taka, jaką widać. Pomnik poprawiany przed chwilą, ten na rynku pomnik żołnierza polskiego, no nie jest taki, jak miał być według wzoru, bo wystarczy spojrzeć na widokówki z lat okresu międzywojennego i widać. Nawet żygacze są inne, te ujścia wody, u góry te zaokrąglenia. Ten stary pomnik był tak skonstruowany, że dzieci bawiące się na cokole nie mogły się skaleczyć, ponieważ nie miał żadnych krawędzi ostrych. Ten ma. I wiele, wiele innych rzeczy. Nie wiem, czy to tylko ten program
rewitalizacji, to wszystko jest pisane po to, żeby było. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, myślę, że wiele prac, które są wykonywane, właśnie znajdują się w tym dokumencie. One są może nie szczegółowo bardzo opisane, na pewno hasłowo są. Pan Radny pyta, no, co się w mieście w zakresie ochrony zabytków dzieje. No jest choćby przykład wymienionej przez Pana rewitalizacji ulicy Starego Miasta. Naprawdę w ramach rewitalizacji, oprócz nowych nawierzchni, wykonano osuszenie murów, poszczególnych kamienic, zabudowano nowe wsypy do piwnic i zabudowano część kanalizacji deszczowej, bądź też połączono ją z kanalizacją ogólnospławną, aby woda opadowa, roztopowa nie degradowała murów historycznych budynków znajdujących się na Starym Mieście. To jest jakby jeden z pierwszych takich z brzegu przykład. Inny przykład to jest jak gdyby rozpoczęcie całego procesu wpisywania, jak się szeroko o tym mówili na komisji tydzień temu, kompleksu Spichlerzy 26 na listę narodowych pomników tych zabytków przy historii, przy prezydencie RP. Ten proces trwa wiele lat. Szanowni Państwo, myśmy w ostatnich kilku latach doprowadzili do tego, że większość z tych spichlerzy jest wpisana do rejestru zabytków. No nawet nie były zabytkami. Te nasze piękne spichlerze, które mamy nad Wisłą, dzięki temu ochrona ich jest znacznie większa i lepsza, bo każda decyzja inwestycyjna właściciela nieruchomości musi być teraz kontrolowana i musi być zatwierdzona przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. O zamku nie będę się wypowiadał, bo było tu wiele zdań na ten temat powiedzianych tydzień temu na komisji. Wspomniałem, jakie napotykaliśmy na problemy. Ja też, szczerze mówiąc, idąc na górę zamkową, no jestem wkurzony tym widokiem. Więc to nie jest tak, że tylko pan radny, czy też mieszkańcy. Myślę, że nie wszyscy jesteśmy z tego zadowoleni. Niestety procedury prawne, jakie mamy i ustawy, różne rozporządzenia uniemożliwiają nam, aby zgodnie z prawem wykonywać pracę. Kiedyś, ja podam swój przykład, no bez decyzji poprosiłem, bez konsultacji z konserwatorem wojewódzkim, zrobić te schody, które tutaj za pomnikiem Łana Dziewczyn schodzą na dół. Pamiętamy, jak one kiedyś wyglądały, jak wyglądają jakby po tym. No to proszę sobie wyobrazić, że nie wiem, tłumaczyłem się przez wiele miesięcy i były na mnie różne donosy pisane przez różne instytucje, że tego żeśmy nie zrobili, bo gdybyśmy to zrobili, to gdybyśmy czekali na wszelkie uzgodnienia, to pewnie byśmy do dzisiaj tego nie zrobili. Więc czasami, ale to mówię, sam podjąłem wtedy męską decyzję. Co przy okazji zabytków, choćby przy okazji modernizacji sieci tramwajowej, nigdy nie zbadano precyzyjnie i dokładnie bramy Łasińskiej, pozostałości po niej. Myśmy, tworząc plan modernizacji sieci tramwajowej, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpisali prace archeologiczne, a wykonawcy nakazaliśmy udostępnić pełen sprzęt mechaniczny, jak i robotników z łopatami do pomocy dla archeologów, aby przy tej okazji, tej przebudowy w pełni spenetrować i zobaczyć, jak tak naprawdę brama Łasińska wyglądała i w którym miejscu, bo dzisiaj nasi historycy no, spierają się, mają przesunięcie o kilka metrów, a już nie mówiąc o sam wygląd i zakres samej tej bramy. Zadał pan radny pytanie o gdzie można przejrzeć listę zabytków. Na pewno wspominałem też, stworzyliśmy geoportal grudziącki, grudziąc.pl. Tam jest zakładka, ten nasz grudziącki system informacji przestrzennej. I najeżdżając na poszczególne obiekty, mamy informację, czy jest to obiekt rejestrowy, czy też nie. W tej chwili prowadzimy weryfikację. Państwo radni zresztą na tej sali często pytaliście, czy dany budynek musi być zabytkiem, bo jeżeli jest, to wtedy proces choćby ocieplenia go, czy wymiany okien trwa znacznie dłużej, a w Państwa opinii no, trzeba tą listę całą zweryfikować. Ja choćby w zeszłym tygodniu miałem u siebie pana Sambora Gawińskiego, wojewódzkiego konserwatora zabytków, gdzie właśnie dyskutowaliśmy, w jaki sposób w ramach obowiązujących przepisów móc sobie usprawnić procesy inwestycyjne związane z ochroną zabytków. Państwo sobie wyobraźcie, że pan
na liście rejestrowe jest chyba, panie konserwator, ile mamy? 200 tej ogólnej, 200 ileś wpisanych rejestrowych zabytków. Dodatkowo 550 w gminnej ewidencji zabytków zatwierdzonej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, a do wpisania jest 550 kolejnych. I dzisiaj po nowelizacji ustawy o właśnie tych zabytkach jest jeden wielki chaos w przepisach, ponieważ co innego mówi wojewódzki konserwator zabytków. Jeżeli ktoś się od jego decyzji odwołuje, to przeważnie Ministerstwo Dziedzictwa Kulturowego i nie pamiętam nazwy pełnej, ale to Ministerstwo Kultury obecne jakby podważa, bo po prostu jest jeden wielki zamęt. Choćby przykład tego tygodnia, gdzie gościłem prezesa Hurtostalu z Bydgoszczy, który właśnie przez proces związany z uzgadnianiem zabytku, czyli tego pięknego budynku tutaj domu handlowego Konarzewscy na rynku, który chce go, Konarzewski chce go, Korzeniewscy, który chce go tego schodzić, no nie może, bo jak gdyby mam cały czas problemy proceduralne. A przykład z tego, co robimy, no to choćby ostatni mur, który otacza muzeum, tak? No, stworzyliśmy dokumentację, w jaki sposób go naprawić. Oczywiście zawsze znajdzie się więcej potrzeb, tylko pamiętajmy, że na to wszystko też muszą znaleźć się środki finansowe. Z ciekawych rzeczy, które w najbliższym czasie no, będą miały miejsce, to choćby zgłoszenie do projektu unijnego modernizacji, elewacji całego kompleksu muzeum naszego. Ono dzisiaj no, fatalnie wygląda i powinno w najbliższych miesiącach to się zacząć, żeby ten cały kompleks pięknie i ładnie wyglądał. To chyba tyle. Dziękuję panie prezydencie. Czy jeszcze ktoś ma pytania do tego punktu? Pan radny Żebrowski, proszę. I pan radny Mizero. Panie przewodniczący, szanowna rado. Moje pytanie dotyczy strony 7 i organizacji parków kulturowych na terenie miasta Grudziądza. Na samym końcu jest podane tylko jedno zdanie uzasadnienia dotyczące tego, że zatrzymano jakiekolwiek prace dotyczące parków kulturowych, czyli ze względu na skomplikowaną procedurę oraz brak środków finansowych na realizację wyżej wymienionych zadań w okresie sprawozdawczym nie przystąpiono do ich realizacji. Czy można było ewentualnie dowiedzieć się, kiedy jest ewentualnie przewidywany jakikolwiek realny termin? Panie prezydencie. Trudno mi w tej chwili państwu odpowiedzieć realny termin, kiedy byśmy rozpoczęli tego typu procedurę. Oczywiście no, na pewno nie w tym roku, bo środków w budżecie na ten cel nie mamy zarezerwowanych. Myślę, że pana radnego sugestia jest jednym z wniosków do budżetu na przyszły rok, aby tego typu środki zarezerwować, aby wpisać coś do, tak jak wspomniałem, czy to do tych narodowych pomników historii, czy też do parków kulturowych. Należy stworzyć najpierw pełną inwentaryzację i opis, ale taką, która jest zgodna z procedurą później wpisywania do tych poszczególnych zestawień, tak? I też tak jak wspomniałem, bo to pierwsze, ze względu na skomplikowaną procedurą, nie wiem, czy to dotyczy jak tych dwóch obiektów, ale tak jak wspomniałem, choćby ze spichlerzami, przez rok czasu tak naprawdę nie działała ta komisja przy prezydencie, ponieważ minęła stara kadencja ludzi powołanych, a w tej chwili nowa została, no, nowy skład został zatwierdzony i praktycznie ruszają dopiero z samymi pracami. Proszę bardzo, głosem, tak? Nie. Dziękuję pan radny Zarabysz. Panie przewodniczący, szanowni państwo, zawsze z uwagą staram się słuchać pana wiceprezydenta. Muszę państwu powiedzieć, że jakby tak zebrał pana ostatnie wypowiedzi z kilku sesji, to mam wrażenie, że jest pan największym opozycjonistą w Platformie Obywatelskiej. Chaos, wzajemnie wykluczające się ustawy i rozporządzenia, blokada inwestycyjna, niemożliwość przeprowadzenia zgodnie z prawem, z procedurami niektórych postępowań i dojścia do tego, co jest dla nas najważniejsze, czyli efektu końcowego wydania środków unijnych. I tak dalej, i tak dalej. Niech pan spokojnie przeczyta sobie po południu albo przy okazji, albo odsłucha tego, co pan powiedział. No ja takiej krytyki rządu i tego, jak w materii w ogóle, tak? No, nie słyszałem z ust nikogo z opozycji parlamentarnej w Sejmie, a pan
prezydent jasno pokazuje, do czego prowadzi 6 lat tych rządów i z jakimi problemami samorządy muszą się borykać. Ja uważam, że powinniśmy te złote myśli zebrać, albo opublikować, albo wysłać do pana premiera w ramach tego, żeby sobie przemyślał, no bo jeżeli rzeczywiście jest tak, no to mamy duży problem piętro wyżej. Jakieś pytanie do programu? Teraz przyłożę się. Proszę bardzo. Szanowny panie radny, no nie jest tak, że wszelkie akty prawne w Polsce tworzone, które obowiązują, zostały uchwalone w ostatnich 6 latach. To jest bardzo dużo. Czy przez te 6 lat choćby Sojusz Lewicy Demokratycznej zgłosił jakieś sensowne projekty uchwał? Tak? Ustaw sejmowych dotyczących zabytków, możemy to sprawdzić. To jest bardzo ciekawe, tak? To nie jest też tak, że ja tylko mówię, są rozporządzenia, są różne ustawy, są również, nie wiem, dyrektywy unijne. Naprawdę mamy... To nie jest spichlerz zbożowy. I nie wiem, no, to są drobiazgi może dla niektórych, ale proszę o skorygowanie tych zapisów i sprawdzenie dokładnie. Dziękuję bardzo. Moje żłobki zleca takie karty osobom po skończonych odpowiednich studiach merytorycznych w zakresie zabytkoznawstwa. Informacje, które pan ma na temat baszty ustępowej, informuję pana, publicznie mówię, że nic takiego nie istniało w Grudziądzu. Informacje, które pan posiada, to są wymysły pana Marka Szejerki, przykro mi to stwierdzić, ale taka baszta ustępowa nigdy w Grudziądzu nie istniała. Obiekt jest, pichlem, to nie jest baszta ustępowa. To są wymysły pana Marka Szajerki. Przykro mi bardzo, że takie informacje niestety są puszczane w internecie, czy w innych mediach, czy nawet w gazetach. To jest... W roczniku 17, za który artykuł w roczniku numer 17, nie mam, że za ten artykuł ktoś wziął pieniądze i ktoś sprawdzał go pod względem merytorycznym. Nie jest sprawdzony pod względem merytorycznym, natomiast wszystkie obiekty, które są wpisywane do ewidencji zabytków, do rejestru zabytków, są ocenione i datowane przez osoby merytorycznie do tego przygotowane. Także nie ma możliwości, żeby w tych spisach prowadzących do konserwatora wojewódzkiego były takie błędy. Nie ma takich błędów. Byłem w kinie Tivoli. Czy zdaje mi się, że jest to obiekt, który należy do właściciela prywatnego, ale czy byłaby jakaś szansa, żeby zmobilizować go, wręcz zmusić do tego, żeby ten obiekt wreszcie w tej części, która jest taka zniszczona i straszy w centrum, a to jest blisko właśnie tego Śródmieścia wewnętrznego, właściwie bezpośredniej bliskości, żeby po prostu no, to zostało w jakiś sposób doprowadzone do tego, żeby można na to patrzeć, bo to wygląda strasznie. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Pani Radna, no plany miejscowe nie są dokumentem kąt swoich nieruchomości. W planie miejscowym, jedynie na etapie jego procedowania, występujemy do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o uzgodnienie i on w samym uzgodnieniu wnioskuje, aby samym planem móc ewentualnie chronić zabytki, które nie są wpisane do rejestru zabytków. Więc jeżeli jest w planie ochrona zapisana, no to wtedy jak gdyby on jest. Natomiast to, o czym pani radny wspomniała, no jest to problem bardziej szerszy. My jako władza wykonawcza, no nie mamy narzędzia żadnego praktycznie, aby zmusić danego właściciela do remontu, naprawy swojego budynku, swojej budowli. Tego typu prawo ma powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, który no, nie podlega prezydentowi, natomiast on na podstawie zapisów prawa budowlanego no, może nakazać jak gdyby przywrócenie do jakiegoś stanu, ale też tylko i wyłącznie nie z uwagi, że coś źle wygląda, ale jeżeli coś zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców. Jeżeli coś jest ogrodzone, jest monitorowane, tak jak na przykład często padają tutaj zakłady mięsne. Niestety nie ma możliwości zmusić kogoś takiego do posprzątania. Dziękuję bardzo. Przyjęcie z Państwa na pytania. Pan radny Kosiński, proszę.
może nie ma pytania, panie przewodniczący, ale chciałbym się odnieść do tego, co prezydent mówi. To znaczy powiem tak, że jak to jest, że Grudziądz jest jakimś innym miastem w Polsce, ponieważ starówki wielu miast podobnej wielkości, sąsiednich, w Chełmie, w Toruniu, zupełnie inaczej wyglądają, chyba mają zupełnie inne prawo, chyba zupełnie inne procedury są stosowane, chyba mają inny wojewódzki konserwatorów. Jakoś to łatwiej idzie. Zdecydowanie łatwiej. Wszyscy podziwiają, kiedy wyjeżdżają poza teren Grudziądza, natomiast u nas, mając ten zasób tych spichrzy, taką starówkę, jaką mamy w takim stanie, to nie możemy uporządkować tej rzeczywistości. Z Górą Zamkową mordujemy się, mordujemy, powiem. Siódmy rok. Jak długo jeszcze? Do 2014, do końca roku? Być może, jak się uda, jak będą pieniądze. To są złe metody. Należy się przyspieszenie, panie prezydencie. To nie jest indolencja urzędników, to nie jest niemożność proceduralna, to nie przepisy, ale to rozwiązania chyba. To brak negocjacji, brak umiejętności porozumienia, brak partnerstwa publiczno-prywatnego. Być może te spichrze już dawno powinny być zagospodarowane, wyremontowane, pod nadzorem, ale w toku, w konsekwencji pewnych rozmów prowadzonych z potencjalnymi inwestorami. To tyle, dziękuję, taka refleksja. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, no nie muszę się odnieść do radnego Kosińskiego. Chciałbym przede wszystkim zaprosić pana radnego do siebie ze swoimi pomysłami, bo ma na każdy temat kapitalne rozwiązania. Panie radny, zapraszam. Wspólnie może uda nam się rozwiązać ten problem, z którym nie w tej kadencji Roberta Majnowskiego, ale przez ostatnie kilkadziesiąt lat nikt w mieście sobie nie mógł poradzić, również w tych okresach, kiedy Robert Grudziądza rządził Grudziądzem. Też sobie z tym problemem nie poradzono. Ja chciałem powiedzieć, że systematycznie, jeżeli chodzi o spichlerze, systematycznie realizujemy założony harmonogram. Zaczęliśmy od strony wschodniej spichlerzy, czyli od ulicy Spichrzowej, tak jak wspomniałem, naprawić, zrobić rewitalizację samej ulicy. Mieliśmy degradację wód opadowych i roztopowych. Zostały założone na spichlerzach izolacja wilgotnościowa. Dalej to wszędzie położono nowe media. Aby starówka lepiej wyglądała, też wspólnie z Pomorskim Zakładem Gazowniczym położyliśmy wszędzie nową sieć gazowniczą. Po to, aby każdy właściciel nieruchomości mógł zrezygnować, jeżeli chce, z pieców kaflowych. Bo co z tego, że wybudujemy nową piękną elewację, a sąsiad będzie starymi oponami palił w piecu kaflowym i ta elewacja po jednej zimie jest czarna. Możliwość podłączenia się i zmiany systemu grzewczego. Od strony z kolei wschodniej spichlerzy budujemy w tej chwili wiślaną trasę rowerową, aby to uporządkować. Powstało trochę miejsc parkingowych. Jak wspomniałem, prawie 10 spichlerzy zostało wpisanych na listę do rejestru wojewódzkiego konserwatora zabytków. Z niektórymi właścicielami udało się przeprowadzić remonty ich spichlerzy. Systematycznie też Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami, tam gdzie może, jakby nie kwateruje nowych rodzin, po to, aby móc w maksymalnym stopniu lepiej wykorzystać nasze grudziądzkie spichlerze. Prowadzimy szereg rozmów z właścicielami tych nieruchomości, przy niektórych trwa procedura, panie radny, uwłaszczenia, ponieważ sprawy formalno-prawne od 1945 roku nie zostały załatwione. To ktoś się za to musiał zabrać, trzeba przejść wiele procesów sądowych i trzeba raz na zawsze to skończyć. Przy okazji iluminacji spichlerzy, które zostały zrobione w ramach projektu unijnego, dzięki czemu zajęliśmy drugie miejsce w konkursie National Geographic na jeden z 7 cudów Polski, to regulowaliśmy stany prawne. Bo się na przykład okazuje, że część pod przy bramie wodnej, tam gdzie mamy taką podkowę, jakby taka tablica, no to nie należało w ogóle do miasta. Z teren osób prywatnych. Mało tego, część chodnika na przykład, który przebiega pod spichlerzami, należy do właścicieli poszczególnych spichlerzy, ponieważ nie wyrażono przez wiele lat, nie wyrażano zgody na podziały nowe geodezyjne. Ponieważ mówią, takie są podziały historyczne i takie działki mają być. Udało nam się też to przeforsować.
I to samo systematycznie porządkujemy teren Góry Zamkowej, przeprowadzając profesjonalne, merytoryczne badania, organizując konferencje sensowne, o których w tym sprawozdaniu też jest napisane, robiąc wystawy, tworząc publikacje, tworząc projekt dokumentacji odwodnieniowej Góry Zamkowej, monitoring skarb, aby ona nie wpadła do Wisły i tak dalej, mogę wymieniać wiele czynności, które przez te kilka lat zrobiliśmy. Przykładem takich czynności porządkujących grunt, a które też nikt przez kilkadziesiąt lat nie zrobił, jest ulica Portowa. Proszę zobaczyć miejsce, już dzisiaj wszyscy zapomnieliśmy, jak wyglądała ulica Portowa, gdzie mieliśmy hurtownię stali, gdzie mieliśmy żwirownię Wisła, gdzie dalej mieliśmy SOEN, który rozbierał transformatory. Trzeba było usiąść i przez parę lat porządkować, czy to decyzją wywłaszczeniową, czy to rozmowami, czy to wykupem, czy zamianą gruntów. Te procedury w Polsce długo trwają. Udało się, Portowa inaczej zupełnie wygląda w tej chwili, jest kolejny etap rewitalizacji. I tak też zapewniam Państwa, będzie z Górą Zamkową i mam nadzieję, że jeszcze w tym roku rozpoczniemy tę pracę. Dziękuję bardzo. Czy jakieś jeszcze pytania Państwo macie? Jeżeli nie, przystępujemy do głosowania. Szanowni Państwo, na sali obecnych nadal jest 21 radnych. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Jedenastu radnych za. Kto jest przeciwny? Nie ma głosów przeciwnych. Kto się wstrzymał? Dziesięcioro radnych wstrzymało się od głosu. Uchwała została podjęta. Obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w artykule 42 ust. 3 karty nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej szacunek na odległość w szkołach prowadzonych przez gminę miasta Grudziądz. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę Panią Sekretarz. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Trzynastu radnych głosowało za. Kto jest przeciwny? Pięcioro radnych jest przeciwnych. Kto się wstrzymał? Trzech radnych się wstrzymało, czyli 13, 5, 18 plus 3, 21. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Miasta Grudziądza na lata 2009-2015. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji nad tym projektem? Pan radny Michał Czepek, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, mam takie pytanie, ponieważ na liście rezerwowej znajdują się projekty odnowy bardzo ważne z punktu widzenia wizerunkowego kamienic na rynku, między innymi tutaj na Długiej, czyli ulicy Sąsiadującej z rynkiem. Mówię o projekcie 6-7. Jaka jest szansa, że któreś z projektów listy podstawowej zostaną zrealizowane z różnych przyczyn, między innymi proceduralnych, o którym mówił Pan Prezydent, i te z listy rezerwowej będą mogły być zrealizowane w terminach podanych w tej tabeli? Bardzo proszę Panie Prezydencie. Bardzo proszę o udzielenie informacji przez Pana Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich Pana Jacka Brzoskiego. Proszę o mikrofon dla Pana Naczelnika. W liście podstawowej wpisany na kłopoty w odliczeniu też tej inwestycji. No i czekamy teraz na informację od beneficjenta, od właściciela tego budynku, czy on będzie dalej ubiegał się o to dofinansowanie. No i w takim przypadku ewentualnie można mówić o jakichś oszczędnościach. Większych, bo rozumiem, o większe oszczędności mamy tutaj. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania do tego punktu? Państwo jak na przyjęcie projektu uchwały. Szesnastu radnych głosowało za. Kto jest przeciwny? Nie ma głosów przeciwnych. Kto się wstrzymał? Pięcioro radnych się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Dziękuję.
Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to projekt uchwały w sprawie wydania zgody na zmianę wierzycieli Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Prawa Wacława Bieńskiego z siedzibą w Grudziądzu. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji nad tym projektem? Pan Radny Migera, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowni Państwo. Właściwie szkoda, ja rozumiem, Pan Prezydent jest zajęty, a mi zależało w tej kwestii na jego słowach, na jego osobistej ocenie. Według mnie sprawa jest dość poważna i dość niepokojąca, jeżeli spojrzymy na to całościowo. Szanowni Państwo, niedawno dostaliśmy sprawozdanie finansowe szpitala i tam była kwota zobowiązań, które szpital ma, długo i krótkoterminowych. To jest 320 milionów złotych. Wszyscy mamy świadomość tego, kto tak naprawdę jest inwestorem, kto zbudował tą część szpitala, która teraz powstawała i w związku z tym, kto jest gwarantem tego, że będą, że ta spółka Grudziądzkie Inwestycje Medyczne będzie spłacała zaciągnięte zobowiązania względem tego Siemensa. My dzisiaj już przyglądając się tym wierzycielom szpitala, którzy się zwrócili, którzy są tam wyszczególnieni, to mamy pełny obraz tego, że to są długi w dużej części pochodzące z bieżącej działalności. Tam są opłaty za energię elektryczną, widnieje tam między innymi firma Energaobrót, tam jest wywóz nieczystości, tam są materiały opatrunkowe, kwestie związane z wyposażeniem tego szpitala i sprzętem, do utrzymania jego sprawności i działania. Czyli w dużej części są to zobowiązania bieżące. Szanowni Państwo, jeżeli dołożymy do tego, co dzisiaj mamy, dołożymy kolejne ponad 100 milionów złotych, które będziemy mieli względem Siemensa, bo szpital, ja rozumiem, że będzie musiał płacić, tak, Grudziądzkim Inwestycjom Medycznym za wykorzystanie tych budynków, żeby te mogły spłacać swój dług, czyli będzie musiał mieć na to pieniądze, jeżeli on dzisiaj ich nie ma. A pragnę zauważyć też jeszcze jedną rzecz, że to rozwiązuje problem dzisiaj w tej kwestii, że nie przyjdzie tam komornik do szpitala, a my, tak jak pan dyrektor zauważył na komisjach, w cywilizowany sposób załatwimy sobie dodatkowy system ratalny i odsetki na te 25 milionów gdzieś w granicach 11 czy 10%, bo tak pan dyrektor założył. Czyli kolejne 2,5 miliona rocznie, które będzie trzeba do tego dopisywać. Szanowni Państwo, moje pytanie do prezydenta było przede wszystkim, czy jest, bo są panowie prezydenci, przede wszystkim jak długo my będziemy funkcjonowali w ten sposób. Jak Państwo planujecie, bo myślę, że macie Państwo świadomość tego, że za chwilę będzie trzeba, tak, zrestrukturyzować kolejne zadłużenie, kolejne. Gdzie jest ten moment, w którym to przestanie być wydolne, tak? My nie rozmawiamy tu o 25 milionach, tak naprawdę rozmawiamy o początku etapu, który docelowo może sięgnąć 0,5 miliarda złotych. Bo jeżeli nałożymy na siebie wszystkie te zobowiązania plus te odsetki, to w krótkim czasie zrobi się z tego 0,5 miliarda złotych. To jest 500 milionów. My nie mamy takiego budżetu. A co tu mówić o tym, żeby w jakikolwiek sposób bezpieczny dla miasta, tak, spłacać te zobowiązania, które będą względem firmy Siemens. I ja bym chciał usłyszeć od prezydenta, tak, dokąd ma prowadzić ta restrukturyzacja, jakie są te cele, w którym miejscu, bo to, że system jest niewydajny, to my wiemy, o tym rozmawialiśmy też z dyrektorem, dyrektor z tej mównicy też mówił o tym, że cały system jest niewydajny. I my doskonale wiemy, mówił o tym, że taki szpital nam się należy. A chociażby na dzisiejszej sesji pan prezydent też mówił, że trzeba, tak, wybierać, wyznaczać według możliwości budżetowych to, co możemy zrobić. Bo dla mnie podstawowym pytaniem jest to, czy jeżeli uważam, że coś mi się należy i chcę coś zrobić, wiemy, jaka jest sytuacja NFZ, to wiemy, jakie jest bezrobocie w Polsce, wiemy, że tych składek będzie coraz mniej, jeżeli się sytuacja gospodarcza nagle nie poprawi, to pytanie moje jest takie. Czy wiedząc, że zarabiam 2000 zł, stać mnie na wydatki rzędu 3000 i czy pretensje o to, że zarabiam 2000, a wydaję 3, mam mieć do swojego pracodawcy,
tym przypadku, tak? Analogicznie do NFZ-u, który też nie ma więcej tych pieniędzy i w budżecie państwa ich nie ma. Czy mam mieć do siebie te pretensje za swoje wizje, tak? Megalomanie czy cokolwiek innego, co uważamy w tym momencie za stosowne. Ja, szanowni państwo, naprawdę myślę, że warto by było przy okazji tej, że komisja rewizyjna rozpoczyna kontrolę w szpitalu w dniu jutrzejszym o godzinie 8:00 i ja z góry chcę tak zapewnić i jednoznacznie stwierdzić, że my nie idziemy tam polować na żadne czarownice, a chcemy, żeby to był początek rozmowy, tak, o poważnym problemie, który mamy. Ja przynajmniej tak to oceniam, że szpital, który będzie, tak, czy jest zadłużony na takie pieniądze, to jest poważny problem dla miasta i jego władz i jego mieszkańców. I mam nadzieję, że poważnie będziemy mogli porozmawiać, bo to, że my się na to zgodzimy, tak, to jest oczywiste. No my nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której do szpitala przyjdzie komornik i koszty egzekucji dużo wyżej będą nas kosztowały, dużo więcej będą nas kosztowały niż te 11%, które poniesiemy dzisiaj. Jak mówię, trzeba naprawdę poważnie, mam nadzieję, że pan prezydent taką rozmowę z panem dyrektorem odbył i mają takie założenia, w którą stronę i do którego momentu ma to funkcjonować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, radny, ja myślę, że pan radny nie zadawał konkretnego pytania, tutaj opinię swoją wyraził. No po części się z panem radnym zgadzam z jego wypowiedzią. Myślę, że podstawowe pytanie to było, jak długo to jeszcze potrwa. No, potrwa to tak długo, dopóki Narodowy Fundusz Zdrowia będzie regulował na bieżąco wszelkie zobowiązania z tytułu nadwykonań. Tu mamy problem sporny, o tym też tydzień temu pan dyrektor Marek Nowak na tej sali mu mówił. Mamy w tej chwili rzeczy sporne dotyczące choćby roku ubiegłego. I to te podstawowe, które dotyczą zawałów, złamań czy też urodzeń dzieci. No to są rzeczy niepodważalne. Natomiast Narodowy Fundusz Zdrowia, dbając też jak gdyby o swoje gdzieś tam, nie wiem, finanse, no systematycznie odwołuje się do wszystkich instancji, wiedząc, że i tak na końcu zapłaci na to, bo to jest rzecz bezsporna, tak? Tu było tyle urodzeń, tyle było złamań, to jest proste do sprawdzenia. Co innego w sytuacjach jakichś skomplikowanych zabiegów medycznych, gdzie ciężko jest to ewentualnie w przyszłości zweryfikować. Więc to jest jakby ta rzecz. Też myślę, że nie do końca, to jest moja opinia prywatna, rozwiąże problem polskiej służby zdrowia, czy to zwiększenie składki zdrowotnej, czy dołożenie nie wiadomo jakiej ilości pieniędzy, ponieważ koncerny farmaceutyczne, czy też koncerny dostarczające sprzęt medyczny zawsze wymyślą takie leki, takie rozwiązania, że i tak jakąkolwiek kwotę nie wrzucimy, to oni tak to sobie wezmą. Przykład z ostatniego miesiąca, gdzie w Niemczech mamy kasy chorych i gdzie ich kasy chorych dawały na poszczególne zabiegi, się okazało, że szpitale zaczęły to wykorzystywać i robić pacjentom, którym nie były wymagane specjalistyczne operacje, bo za nie dostawali więcej z kasy chorych niemieckiej. W tej chwili bardzo dużo procesów właśnie w Niemczech tak się toczy. Jeżeli chodzi o może odniesienie się do samych tych firm, które tutaj są, to mamy na sali panią dyrektor finansową naszego szpitala, panią Annę. Panią Annę, tak? Która na pewno udzieli nam wszelkich informacji. Bardzo proszę, pani dyrektor. W 2012 roku, umorzono za 2009 rok prawie 14 milionów. Tak, bo co 3 lata szpital po prostu umarza te należności, resztę dochodzi w sądzie. Jak ta sprawa wyjdzie, to dopiero się okaże, bo niestety procesy są długotrwałe. Tak? Sprawa zobowiązań, 321 milionów, z tego 200 milionów to są zobowiązania inwestycyjne, czyli kredyt plus wyposażenie, tak? Pozostałe zobowiązania w granicach 80 milionów, trochę ponad, są zobowiązania niewymagalne, a 40 VAT są wymagalne, o które walczymy, żeby po prostu je zaspokoić, tak? Tutaj chodzi właśnie o tą cesję. Prawda? Szpital cały czas sobie radzi i uważam, że dalej będzie sobie radził. A zresztą państwo będą, więc sprawdzą sytuację, jak wygląda. Dziękuję bardzo. Pan radny Tomaszek. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za godzinę.
gminy miasta Grudziądz. Jest wysoka rada. W ślad za tym, co mówił radny Sławomir Szymański na samym początku, chciałbym zaapelować do wszystkich o przyjęcie tej uchwały. Dziś po ogłoszeniu przetargów wiemy, że stać nas na wprowadzenie tej uchwały. Tym bardziej, że suma opłat zebranych na mocy tej uchwały jest znacząco wyższa niż najniższa kwota z przetargów. Czyli nawet w sytuacji, o której mówił prezydent Sikora, że będziemy musieli najniższą ofertę z przetargu odrzucić. I nawet uwzględniając koszt prowadzenia gospodarstwa odpadów w MZK, w przyszłości w MZK, stać nas na wprowadzenie tej uchwały, to wiemy na pewno. Nie wprowadzenie tej uchwały według wyliczenia mojego tutaj powoduje, że mieszkańcy Grudziądza będą 300 tysięcy miesięcznie nadpłacać za zbiórkę tych śmieci. Różnica pomiędzy uchwałą, którą mamy od grudnia, a najniższą kwotą z przetargu to jest ponad 550 tysięcy. Z naszej uchwały nadpłata wynosi 300, więc 200 tysięcy mamy tego zapasu na prowadzenie składowiska odpadu, na tego punktu odbioru odpadów, na obsługę i tak dalej. Także podkreślam jeszcze raz, stać nas na to. Jeżeli chodzi o obsługę tej uchwały, nie wiąże się ona z jakimś ogromnym, koniecznością przeprowadzenia ogromnego procesu ponownej zbiórki wniosków, dlatego że w domkach jednorodzinnych stawki się nie zmieniają, więc tutaj nie będzie konieczności zbierania ponownych wniosków, będzie konieczność zebrania wniosków tylko od mieszkańców lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, czyli od spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty mieszkaniowej, właściciela kamienicy. Tego nie będzie tak dużo, żeby nie dało się tego przeprowadzić bardzo szybko. Także w zasadzie moim zdaniem, ja oczywiście bardzo się cieszę, jeżeli za miesiąc, za dwa powstanie inicjatywa, która spowoduje, że te stawki jeszcze pójdą w dół, bo mogą pójść, podpiszę się obiema rękoma pod takim wnioskiem. Na dzień dzisiejszy myślę, że nie ma co zwlekać i należy te obciążenia na rzecz mieszkańców zdjąć przynajmniej do tego poziomu, który proponujemy, bo podkreślam jeszcze raz, stać nas na to. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałbym Państwu przypomnieć inicjatorom, że oczywiście będą pytania, jakbyście Państwo byli na tyle uprzejmi i składali osobę lub osoby, które by referowały ten projekt, a powiem to z jakiej przyczyny, z uwagi na ten fakt, że ta osoba może w każdym momencie zabierać głos, nie ma ograniczenia, jak Państwo wiecie, do wypowiedzi, tak? Rozumiem, że będzie Pan Radny Tomaszek, tak? Dobrze. Zgłaszał się Pan Radny Miedzianowski, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Mimo iż ten projekt wykonany przez Radnego Tomaszka obniża kwoty w tej uchwale, jakie mają zapłacić mieszkańcy za wywóz śmieci, będę głosował przeciwko tej uchwale. Raz, że i tak po przetargach ta uchwała byłaby zmieniona na niższe kwoty, ale głównie będę głosował przeciwko dlatego, że uważam, że sam sposób naliczania od gospodarstwa domowego i popieram to rozmowami z wieloma mieszkańcami, od gospodarstwa domowego opłaty za śmieci są niesprawiedliwe, bo śmieci produkują ludzie i tylko ludzie, a nie ani żadne metry kwadratowe, ani gospodarstwa domowe. I dopóki nie będzie uchwały tego typu, która by jednostkowo do osób przypisywała w jakiś sposób opłaty, już sprawiedliwszą opłatą byłoby od metrów wody, bo wiadomo, im więcej zużycia, tam jest więcej osób i więcej się śmieci produkuje. Ale te uchwały to są tylko finansowe, nic poza tym, nic nowego nie wnosi, a mieszkańcy Grudziądza są niezadowoleni, przynajmniej większa część z tych, z którymi rozmawiałem, od sposobu naliczania opłaty. Chciałbym odpowiedzieć panu radnemu Grzegorzowi Miedzianowskiemu.
Oczywiście, ja też się z tym zgadzam i ja też w momencie, kiedy poprzednio uchwalaliśmy tę uchwałę, apelowałem o to, żeby system naliczania, przyjąć system naliczania od osób. Ja się z tym zgadzam. Tylko, że dzisiaj tutaj na tej sesji mamy alternatywę jedną. Albo zostawić ten wadliwy, w mojej opinii również system, ale za stawkę 50-36, albo przyjąć korekcyjną zmianę, niższe stawki, zakładając, że w przyszłości oczywiście większą jakąś tam zmianę uchwały będziemy mogli podjąć. Dzisiaj stoimy przed wyborem. Albo ten system, który mamy, będziemy proponować mieszkańcom za 50 zł, albo ten sam system za 36. Dzisiaj mamy tylko taki wybór. Dlatego jeszcze raz apeluję, ja też zgadzam się z tym, że lepiej byłoby od osób, ale apeluję o poparcie tej uchwały. Radnego Tomaszka, ale po ogłoszonych przetargach ta uchwała byłaby i tak zweryfikowana, czy byłby ten projekt, czy nie. A ewentualne kwoty nadpłacone przez mieszkańców musiałyby być zaliczone na poczet następnych wpłat, czy zwrócone. I nic poza tym. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu Kapustemu. Ustawa sejmowa mówi o tym, że ten system nie może zarabiać, on musi się po prostu bilansować na zero. I chociażby z tego powodu ta uchwała jest wadliwa. A druga rzecz, którą chciałbym, jakby tutaj, żeby mi wyjaśniono, to w jaki sposób będzie prowadzona weryfikacja tego, co jest domkiem jednorodzinnym, a co jest wielorodzinnym. Bo ja się zastanawiam, czy jeśli na posesji stoi domek i w tym domku na parterze mieszkają starsi państwo, na piętrze mieszka ich syn z żoną i z dziećmi, a w podwórku mieszka jeszcze ktoś, na przykład podnajmuje jakiś tam lokal albo córka, na przykład z mężem, czy to jest domek jednorodzinny, czy to jest domek wielorodzinny. Na podstawie jakiej definicji, na podstawie jakich kryteriów chcielibyście państwo dzielić te gospodarstwa na jednorodzinne, na wielorodzinne? To mnie zastanawia i tego nie jestem w stanie sam rozwiązać. Wrażenie odnośnie tego, że jest to kwota wyższa niż wymagana. Nie wyższa, nie tak, ja to powiedziałem. Tylko nie używając sformułowania wymagana, tylko wyższa niż wynikająca z najniższych ofert w przetargu. A wiemy, że te najniższe oferty mogą być podważone. A po drugie, nawet jeżeli rzeczywiście jest wyższa, bo może być, ja się naprawdę ucieszę, jeżeli z waszej strony za miesiąc, dwa padnie propozycja jeszcze obniżenia, wpisuję się od razu pod tym, ale nawet jeżeli jest wyższa, to dzisiejsza jest dużo wyższa. Ja znowu mówię, stajemy przed wyborem, albo zostawiamy tak jak jest, obciążając mieszkańców kwotą 50 zł, albo obciążając ich kwotą 36, na którą na pewno nas stać, a być może jest wyższa, ale zawsze mieszkańcy zapłacą mniej. Teraz jeżeli chodzi o drugą kwestię, jak rozróżnić domki jednorodzinne od wielorodzinnych, to na spotkaniu z prezydentem Sikorą, na którym dostałem szczegółowe dane, te wyjściowe dane, które pozwoliły mi obliczyć składki, które proponujemy, uzyskałem informację, że akurat w tym względzie nie będzie żadnego problemu. Dziękuję. Ja rozumiem, że opozycja chce tutaj przed wyborem, jest wspaniała i dobroduszna. Oczywiście za nic nie odpowiadają, chcę tutaj stawki obniżyć maksymalnie, pokazać, że chcę obniżyć stawki. Natomiast uchwała, którą państwo proponujecie, to jest uchwała niekompletna, taka, która i tak będzie musiała być zmieniona. Ona niczym się tak naprawdę nie różni od uchwały, którą podjęliśmy wcześniej, a ta wcześniejsza podjęta była, zmuszeni byliśmy do tego terminami, tak? Narzuconymi przez wojewodę i tak dalej. Natomiast ta uchwała i tak będzie doskonale, jeżeli państwo z tego zdajecie sprawę, że i tak będzie musiała być zmieniona, bo dokładne wyliczenia, dokładne jakby dane i dokładne informacje na temat tego, jak naprawdę ta stawka za długosłotowo się kształtuje, dopiero będziemy mieli po jakimś czasie, nie teraz. I teraz przyjmując tą uchwałę, powtarzamy ten sam zabieg, który był zrobiony jakiś czas temu, czyli przyjmujemy na uchwałę tak wiadomo, wtedy już wiedzieliśmy, że będziemy musieli zmieniać i tą też przyjmujemy dzisiaj, wiemy, że będziemy musieli zmieniać. My chcielibyśmy zaproponować coś innego, poczekać po prostu na dokładne dane, na przeliczenie tego wszystkiego, jak to faktycznie będzie wyglądało i zaproponować precyzyjnie co do grosza, dosłownie, ile dany mieszkaniec ma zapłacić, a koszty, które ewentualnie teraz mieszkańcy poniosą i będą nadpłacone, i tak w skali roku czy w skali pół roku będą rozliczone w przyszłych jakby opłatach za odbiór odpadów. I nie wprowadzajmy czegoś, co z góry wiemy znowu, że będzie z góry jest skazane na to, że jest do poprawy. Zróbmy to porządnie, tak jak się należy, a nie pod publikę i pod wybory. Dziękuję.
Dziękuję Pan Radny. Coś chciałbym dodać? Pan prezydent. Się okazało, że nieźle są przeprowadzone. Według moich wyliczeń specjalnych nadpłat nie będzie, które będziemy musieli rozliczać, a z drugiej strony mamy gwarancję, że mamy na to pieniądze. Co do tego jestem przekonany, nie musicie mi wierzyć, ale jestem co do tego przekonany. Jeżeli chodzi o możliwość zmiany, tak, ja zdaję sobie sprawę z tego, że ta uchwała może być zmieniona. Cieszyłbym się, gdyby była zmieniona zgodnie z tym, czego oczekuje radny Grzegorz Miedzianowski, czyli na system liczenia od osób, bo to rzeczywiście osoby, a nie lokale wytwarzają śmieci. Natomiast proces takiej zmiany, proces weryfikacji danych, zmiany i tak dalej będzie trwał miesiąc, dwa, trzy, nie wiem ile. Przez ten czas mieszkańcy będą nadpłacać za śmieci. 300 tysięcy miesięcznie, globalnie w skali miasta. Ja wiem, że wielu z nas stać, żeby zapłacić 50 zł, gdy mogliby 36. Ale w porządku jest cała rzesza ludzi, których na to nie stać. I ci ludzie oczekują, że od 1 lipca będą płacili mniejsze pieniądze. Dziękuję. Panie radny. Odpowiedzi na moje pytanie. Według jakich kryteriów Państwo, czy według jakiej definicji Państwo chcecie dzielić gospodarstwa na jednorodzinne i na wielorodzinne? Bo to jest jakby zasadnicze pytanie, na które nie uzyskałem odpowiedzi. Zapraszam. Odpowiadałem na to pytanie. Nie ja będę dzielił, tylko będzie Urząd Miasta dzielił, a według informacji, które uzyskałem na spotkaniu z prezydentem Sikorą, z chwilą, kiedy uzyskiwałem dane wyjściowe, dowiedziałem się, że nie będzie to wielki problem. Dziękuję. Panie prezesie. Inne miasta takie zróżnicowanie wprowadzają i nie mają z tym problemu. To proszę, jak myślę o odpowiedź pana prezydenta. Skoro taka informacja została udzielona, bo ja takiej informacji nie słyszałem. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja też sobie nie przypominam, że takie stwierdzenie. Powiedziałem, że nie będzie problemu z weryfikacją, czym jest budynek jednorodzinny, a czym jest budynek wielolokalowy. Za chwilę się wniosę, ale zanim do tego dojdę, postaram się jakby też skomentować już na tej sali dyskusję, ponieważ pan radny Miedzianowski stwierdził, że śmieci produkują ludzie. Pan radny Tomaszek jakby to poparł. Ja też w dużej części z tą opinią Państwa się zgadzam, lecz nie do końca. Ponieważ wielokrotnie też powtarzałem, że jeżeli weźmiemy 5 jednoosobowych gospodarstw domowych, to 5 oddzielnych mieszkań, w których mieszka po jednej osobie, produkuje znacznie większą ilość śmieci niż jedna rodzina 5-osobowa. To jest prosty przykład, który każdy z nas może sobie wyobrazić. Bo tak to po prostu w rzeczywistości jest. Rzeczywiście jest to najbardziej może sprawiedliwe do tych osób, nie może do metrów, nie do wody, natomiast, jak wspomniałem, jedna 5-osobowa rodzina znacznie mniej produkuje śmieci niż 5 mieszkań jednoosobowych. To jest jakby tak, odnosząc się do tutaj Państwa wypowiedzi na samym początku. Szanowni Państwo, ja chciałbym tylko przypomnieć, że Państwo otrzymaliście propozycję tej uchwały z załączonymi opiniami zarówno skarbnika miasta, jak i opinii prezydenta miasta co do projektu tej uchwały. Zarówno opinia prezydenta, jak i opinia pana skarbnika jest negatywna co do tej uchwały. Opinia prezydenta, którą sam podpisałem, jest to przytoczenie praktycznie dwóch opinii prawnych. Pierwszej kancelarii naszej Nowakowskiej, Ostrowskiej Wspólnicy, drugiej kancelarii pana Dziadkiewicza z Opola. Za chwilę postaram się po kolei powiedzieć, dlaczego negatywnie zaopiniowaliśmy ten projekt uchwały. Szanowni Państwo, tutaj myślę, że pan radny Kapustor całkiem sensownie pyta o tą definicję domu jednorodzinnego. Problem jest taki, że tutaj mamy i to też w swojej opinii i radcy, którą przekazałem do wnioskodawcy, zostało ujęte. Dzisiaj w prawodawstwie polskim nie mamy pełnej, jednoznacznej definicji domu jednorodzinnego. Możemy się tutaj pośrednio poruszać po definicji wynikającej z prawa budowlanego, ona też nie jest jednoznaczna, i z prawa geodezyjnego. One się jak gdyby różnią między sobą. Niektóre samorządy rzeczywiście, tak jak pan radny powiedział, choćby Warszawa wprowadzała swoje definicje, ale pamiętajmy, że choćby w Warszawie nadzór wojewody uchylił część uchwał dotyczącej stawek za odpady w mieście stołecznym Warszawy. Więc tam mieliśmy te problemy. Kolejna rzecz, którą też w naszej opinii przytoczyliśmy, to
Przede wszystkim rzecz związana, że nie można uchwalić samych stawek, nie uchwalając jednocześnie zmiany uchwały dotyczącej deklaracji. Bo jak wiemy, myśmy w jesieniu ubiegłego roku podejmowali tutaj 5 uchwał związanych właśnie z nowym systemem gospodarowania odpadami. Jedną z nich był wzór deklaracji. W wzorze deklaracji mamy zaznaczone pole dzisiaj, ile mamy lokali mieszkalnych, ile jest tych gospodarstw domowych, mamy stawkę 36 zł. Jeżeli różnicujemy to, tak jak wnioskodawcy wnoszą, na domy jednorodzinne i budynki wielolokalowe, to tego typu musi to być z automatu przeniesione do samej deklaracji, jak i też nowe stawki, tak aby każdy składając deklarację mógł ją poprawnie wypełnić. Też bym do Państwa apelował, tak jak to wielokrotnie też mówi, czy to prezydent, czy ja w jego imieniu, czy za pośrednictwem mediów, poczekajmy jeszcze parę tygodni, aż zakończymy całą procedurę przetargową związaną z wyłonieniem wykonawcy na odbiór odpadów z naszego miasta. Wczoraj otworzyliśmy oferty i Szanowni Państwo, gdybyśmy poszli tak, jak mówią najniższe oferty, jeżeli one będą przyjęte, wyłonimy tych wykonawców, a już co do niektórych mamy zastrzeżenia. Wczoraj podpisywałem już dokumenty o uzupełnienie oferty. Jeżeli niektórzy nie uzupełnią ofert, to będą jak gdyby odrzuceni z postępowania przetargowego, nie spełniając podstawowych kryteriów do przystąpienia takiego postępowania. Jeżeli zakończy nam się cała procedura po wyłonieniu odwoławcza, bo pamiętajmy, jeżeli prezydent wyłoni wykonawcę, to pozostali mają zgodnie z prawem prawo wglądu w tamte oferty, więc będą one prześwietlane. My tutaj mówimy o stawce kilku milionów złotych, więc na pewno ci, którzy są drudzy, trzeci, będą prześwietlać tych najtańszych, co tam w środku siedzi. Jeżeli pomimo tego wyłonimy wykonawcy, zapraszamy na podpisanie umów. I też nam się zdarzało już w historii, że podmioty wyłonione w postępowaniu przetargowym nie przystępowały do podpisania już samej umowy, ponieważ w międzyczasie się zorientowały, że popełniły jakiś błąd albo czegoś nie skalkulowały, tak? I wolą, aby to wadnie przepadło, niż mają stracić setki tysięcy w okresie najbliższych lat. Więc moment tak naprawdę pewności, gdzie będziemy wiedzieć, jakie stawki będziemy stosować, to jest moment podpisania umów. Ja z tej strony deklaruję należytą staranność, aby ten proces potrwał jak najszybciej, niestety ustawowy, zgodnie z prawem zamówień publicznych. Terminów nie przeskoczy. To, co należy w naszej gestii, robimy ekspresowo. Wczoraj późnym popołudniem jeszcze podpisywałem już pierwsze wnioski do poszczególnych oferentów, więc bez żadnej zbędnej zwłoki. To jest jakby ta kwestia. I teraz przystępnej takiej kalkulacji finansowej, którą przeprowadziliśmy wczoraj też późnym popołudniem, też tu siedziałem po godzinach, liczyliśmy, aby dzisiaj też na spotkanie z Państwem się przygotować. Aczkolwiek to, co teraz powiem, może być obarczone błędem, ponieważ było to robione szybko na potrzeby dzisiejszej sesji. Gdybyśmy zastosowali stawki najniższe z ofert wszystkie, to w naszej ocenie stawka na poszczególne gospodarstwa domowe, nie rozgraniczając domki jednorodzinne, czy też lokale, budynki wielolokalowe, powinna wynosić w granicach 30 zł. Gdybyśmy zastosowali najwyższe z ofert stawki, to skaczemy na poziom 42 zł. A gdybyśmy zastosowali średnie oferty, jesteśmy w granicach około 36 zł, chyba 70 groszy. Jeszcze raz zaznaczam, że to są dane szybko i jak gdyby one mogą ulec zmianie. Ale to jakby taką symulację wczoraj przeprowadziliśmy. Dlaczego? Ponieważ same kwoty uzyskane w wyniku przetargu, to one bezpośrednio nie mają przełożenia na opłaty, które wnoszą mieszkańcy. W dużej części tak, ponieważ kwoty uzyskane w przetargu stanowią około 80% całego kosztu systemu. Oprócz tego musimy dołożyć koszty związane z prowadzeniem PSZOK-u, to o czym dzisiaj na sesji dyskutowaliśmy, czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnej, ponieważ to mieszkańcy mają zagwarantowane w cenie, czyli każdy bezpłatnie będzie mógł stare baterie, opony, gruz, telewizor oddać do punktu wskazanego przez miasto w ramach opłaty, którą wnosi, jak również do systemu nam dochodzą koszty administracji.
Dzisiaj nie jestem w stanie Państwu powiedzieć precyzyjnie, ile osób do tego typu zadania będzie pracować w ratuszu. Szacowaliśmy, że to może być około 15 etatów. Oczywiście jestem za tym, żeby to zeszło, nie wiem, do poziomu 7-8. Im bardziej skomplikujemy system, który będzie nam choćby rozgraniczał dom jednorodzinny plus te lokale wielomieszkaniowe, tym będzie więcej odwołań, więcej interpretacji, więcej tego, więc będzie potrzebna większa ilość urzędników i system cały będzie droższy. Dzisiaj nie wiem. Jesteśmy, Szanowni Państwo, też na etapie od 2 miesięcy przyjmowania deklaracji, tych wzorów Państwo żeście uchwalili. I w tej chwili właściciele nieruchomości, tutaj też bym chciał powiedzieć za pośrednictwem mediów, bo też miałem pytania choćby mieszkańców, że to nie ci, którzy są najemcą mieszkania składają deklaracje, tylko właściciele. A w przypadku na przykład bloków mieszkalnych, spółdzielni mieszkaniowej, to prezes spółdzielni mieszkaniowej. W przypadku wspólnot mieszkaniowych, to zarządy wspólnot za swoich mieszkańców. A w przypadku domów jednorodzinnych, no właściciel danej nieruchomości. Te deklaracje do nas spływają. Szanowni Państwo, na razie spłynęło do nas około 1000 deklaracji z przewidywanych około 7000. Powinny one do nas spłynąć do końca miesiąca. Zostało nam jeszcze 9 dni. Myślę, że większość z nich spłynie. Natomiast doświadczenia miast, wiadomo, każdy czeka tak jak z PIT-em na ostatni tydzień czy na ostatni dzień. W tym przypadku jest podobnie. Natomiast doświadczenia innych miast mówią, że około 20-30% ludzi w ogóle nie składa deklaracji, bo już terminy w niektórych miastach minęły, bo nie wiedzieli albo zapomnieli i do nich trzeba dotrzeć. I teraz mamy taką sytuację, że mamy te deklaracje. Gdyby się Państwo dzisiaj bez rzetelnej analizy finansowej uchwalili tę nową propozycję, nowe stawki, to z automatu, czekamy, że to po pierwsze w mojej ocenie tak zaproponowana uchwała, to jest moja ocena, nie przeszłaby nadzoru prawnego wojewody, ale gdyby ją założyć, że ona przejdzie, musimy z automatu uchwalać nową uchwałę, nowy wzór deklaracji. Państwo napisaliście w projekcie swoim, że po 2 tygodniach ma to wejść w życie i też zaopiniowaliśmy negatywnie. Państwo macie tą moją opinię, że albo to jest za wcześnie, albo za późno złożone, w zależności w jakiej tej kategorii rozpatrujemy, bo jeżeli mamy 14 dni od wejścia w życie i zakładając, żeby poszło nam prawnie szybko, to weszło w życie około 15 lipca. Myśmy mieli w jednym miesiącu 2 stawki. To jest potężny problem administracyjny, żeby to obrobić. W tej chwili mamy nowy system informatyczny, którego się wszyscy uczymy, nie tylko my, cała Polska się go uczy. Mamy system informatyczny firmy Otago, która dostarczyła go do 20 czy 30 miast. W tej chwili pracownicy tego wydziału są nawet na szkoleniu w Kaliszy i tych pozostałych 30 miast, bo wszyscy mają problemy z różnymi zacięciami, które się tworzą. Tak jest w całej Polsce. No mamy pewien chaos i te wielkie problemy będziemy mieli. Jeżeli na to nałożymy nieprzygotowaną uchwałę, która bardzo szybko była procedowana i tutaj muszę panu przewodniczącemu, myślę, że pan przewodniczący klubu potwierdzi, że bardzo szybko otrzymywał z ratusza opinię na temat swoich projektu uchwał, bo były to zaledwie 2 dni robocze na każdy złożony wniosek. Tak szybko to się toczyło. Ale i tak mówiąc, jest to chaotycznie i szybko przygotowane bez rzetelnych podstaw działania całego systemu. Jak wspomniałem, dopóki nie podpisujemy umowy z wykonawcami, nie wiemy, ile system będzie kosztował, a w mojej ocenie, ja to się pozwolę nie zgodzić z panem radnym Tomaszkiem, że przy tego typu zastosowanych stawkach i nawet gdyby się zdarzyło, że podpiszemy umowy z tymi najtańszymi ofertami, to w mojej ocenie i tak nam zabraknie sporej części środków finansowych, aby zrealizować to zamówienie. To może na razie tyle, za chwilę jestem też przygotowany co do definicji, postaram się jeszcze do kilku punktów za chwilę odnieść. Myślę, że jeszcze będą pytania. Pan radny Tomaszek. Jeżeli pan Mizera, nie wiem. Pan radny Mizera, następnie pan radny Czepek i pan Tomaszek. Proszę bardzo. Dobrze, nie ma sprawy, to jest między państwem do ustalenia. Bardzo proszę. Proszę.
Przepraszam, że tak troszeczkę poza kolegą, ale chciałbym się odnieść dokładnie do tego, co mówił przed chwilą prezydent, także myślę, że tak będzie lepiej. Prezydent powiedział, że nie przypomina sobie, żeby udzielił takiej informacji o tym, że nie będzie problemu z rozróżnieniem domki jednorodzinne i wielorodzinne, bo rzeczywiście nie udzielił takiej informacji. Ja powiedziałem, że na spotkaniu uzyskałem taką informację. Spotkanie było przeprowadzone naprawdę fajnie, w dobrej atmosferze, profesjonalnie. Było konsultacja z panią naczelnik panią Banasik i to od niej uzyskałem taką informację, więc rzeczywiście nie od prezydenta, ale na spotkaniu uzyskałem. Pan prezydent zwrócił uwagę na to, że ilość śmieci wyprodukowanych przez 5 jednorodzinnych gospodarstw jest znacząco różna od tego, jak ile produkuje jedno 5-osobowe gospodarstwo, co oczywiście wszyscy wiemy. Tyle tylko, że w oparciu właśnie o tę wiedzę i żeby temu zapobiec, wprowadzona została nowelizacja do ustawy, która umożliwia nam gradację, czyli wprowadzenie innej opłaty dla gospodarstwa jednoosobowego, innej dla trzyosobowego, innej dla pięcioosobowego. Związane z tym, że nie mamy na to pieniędzy, co już dziś wiemy, że mamy. Bo ja nie opieram się o najniższych ofertach z przetargu, albo że mamy te zniżki, które będą ciężkie do weryfikacji, z czego się wycofaliśmy i dzisiejsza nasza propozycja tych zniżek nie przewiduje, bo rzeczywiście uznaliśmy opinię mecenasa, że są nieprawne. Plus zarzuty właśnie o definicję budynku jednorodzinnego, na co usłyszałem, to znaczy na co, jak tak jak już powiedziałem, że uzyskałem informację, że problemu z rozróżnieniem nie będzie, czego potwierdzeniem są uchwały z innych miast, które takie rozróżnienie wprowadzają i jakoś sobie z tym radzą. Jeżeli chodzi o tą definicję nieszczęsną, to mam takie wrażenie, że w tych innych miastach, gdzie zostało to wprowadzone, myślenie jest tego rodzaju. Jest to zasadne, to zróżnicowanie pomiędzy opłatą od jednorodzinnego i wielorodzinnego gospodarstwa. Jest to zasadne, jest to sprawiedliwe, należałoby tak zrobić, więc wymyślmy coś, zróbmy coś, żeby to zrobić. My chyba się koncentrujemy na tym, co zrobić, żeby było nam jak najwygodniej, a tak naprawdę to chyba nie chodzi o to, żeby nam było wygodnie, tylko żeby mieszkańcy płacili takie pieniądze, na które ich stać i jakie są zasadne w ich konkretnej sytuacji. Jeżeli chodzi o koszt prowadzenia PSZOK-u, koszty administracyjne, tak, brałem to pod uwagę przy wyliczeniach tych stawek. Są tam wliczone i są wliczone rzetelnie na takim poziomie, który pan prezydent sygnalizował, że no będzie konieczny. I jeszcze taka uwaga do stwierdzenia, im bardziej system jest skomplikowany, tym rodzi więcej wątpliwości. To jest prawda. To jest prawda. Ale znowu wracam do tego, to nie chodzi o to, żeby system był dla nas wygodny. To chodzi o to, żeby on był sprawiedliwy, żeby kwoty były do przyjęcia dla mieszkańców i żeby sprawnie działał. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan prezydent. A jeszcze mogę jeszcze jedno zdanie tylko, przepraszam. A jeżeli chodzi o treść uchwały, bo pan prezydent też podjął taki temat, że treść uchwały jest, rodzi tam kontrowersje i tak dalej. Treść uchwały, proszę państwa, to jest słowo w słowo, kropka w kropkę, zmiana, to jest ta sama uchwała, którą podjęliśmy 28 grudnia. Zmienione są tylko stawki. Słowo w słowo. Ja nawet tego nie przepisywałem, ja to skanowałem. Dziękuję. Panie prezydencie, proszę. Słowo, że pan powiedział przed tym, że tylko stawki pan zmienił. No skoro pojawia nam się zróżnicowanie, budynki jedno... domki, domy jednorodzinne i lokale, budynki wielolokalowe, tak? Więc mamy zmiany. No i właśnie to jest cały problem, tak? Wystarczy. No to jest problem. No właśnie Torunia, Warszawy i Włocławka. Sprawdziliśmy wszystkie uchwały i szanowni państwo, dzisiaj nie można odpowiedzieć na pytanie, że inne miasta sobie z tym radzą, ponieważ system nie wszedł jeszcze w życie. Inne miasta uchwaliły tego typu propozycje, co nie oznacza, że sobie z tym radzą i będą radzić. Wszystko okaże się po 1 lipca bieżącego roku, kiedy ustawa wejdzie w życie do stosowania przez poszczególne samorządy. Jak wspomniałem, w Warszawie już było zastrzeżenie nadzoru wojewody co do treści uchwały, bo państwo, nie wiem, czy sobie przypominacie, ale w pierwszym projekcie samej uchwały żeście zdefiniowali, czym tak naprawdę jest dom jednorodzinny, bo dwa wpłynęły projekty uchwały. W pierwszym, w paragrafie drugim, punkt trzeci, państwo napisaliście, że przez budynek jednorodzinny rozumie się pojedynczy budynek mieszkalny
ustawiany na wyodrębnionej geodezyjnej działce ustawiony. Taka była zaproponowana przez Państwa definicja domu jednorodzinnego i gdyby się ściśle trzymać tego, co kiedyś zostało przez Państwa zaproponowane, może tylko przerzucę obraz, to na przykład pojedynczy budynek zlokalizowany na oddzielnej działce geodezyjnej, to na przykład zaprezentowany na slajdzie wieżowiec przy ulicy Sobieskiego jest wyodrębnionym, oddzielnym budynkiem mieszkalnym zlokalizowanym na jednej działce geodezyjnej. I to są te problemy, Szanowni Państwo. Każde słowo ma po prostu wagę, bo później w procesie odwoławczym, a pamiętajmy, że tutaj będą miały zastosowane, tutaj to nie jest tak, jak było wcześniej w poprzednim systemie, że zawieraliśmy umowę cywilną sobie z przewoźnikiem. Dzisiaj zawieramy, składamy deklarację i tak naprawdę mają zastosowanie przepisy ordynacji podatkowej. Na składane deklaracje przez mieszkańców my nawet nie możemy wystawić jakiejś decyzji, ile oni mają płacić. Oni sami muszą wiedzieć, ile muszą zapłacić. Oczywiście zamierzamy wydrukować setki tysięcy różnych dokumentów i książeczek wpłat dla każdego właściciela nieruchomości, aby miał łatwiej. I stąd, ale na to też są potrzebne koszty. To są te koszty administracji, o której wspomniałem. Ale wracając do projektu obecnego. Szanowni Państwo, no w obecnym projekcie Państwo wnioskodawcy zapomnieli o bardzo, bardzo dużej rzeszy mieszkańców Grudziądza. Za chwilę powiem jakiej. Przygotowałem na tym okrycie kilka slajdów i postaram się Państwu w tej chwili to też zaproponować. To, co wspomniałem wczoraj, późnym popołudniem siedziałem, żeby to dla Państwa przygotować. Ilość poszczególnych gospodarstw domowych, w zależności od rodzaju zabudowy, szacujemy, że około 11% wszystkich to są domy jednorodzinne, budynki jednorodzinne, a jak wspomniałem, nie ma jasnej definicji, bo w prawie budowlanym możemy się tutaj jak gdyby podpierać, jest, że również budynkiem jednorodzinnym jest, gdzie mieszkają po maksymalnie dwa gospodarstwa domowe się toczą. A budynki wielolokalowe, to mamy ich w mieście, szacujemy około 30 154, co stanowi około 89% wszystkich gospodarstw. Więc jeżeli Państwo mówicie, obniżamy stawkę dla tych 89% gospodarstw domowych. No i teraz przejdźmy do poszczególnej grupy. W budynkach jednorodzinnych wytwarzane są odpady o większej masie, bo jak wiemy, część z budynków jednorodzinnych wytwarza również popioły i w tego typu budynkach jest zlokalizowanych około 3800 gospodarstw. Odbiór jest bardzo prosty, tak jak na przykładowym zdjęciu tutaj. Raz w tygodniu przyjeżdża śmieciarka, właściciel nieruchomości wystawia pojemniki swoje przed budynek, śmieciarka to zabiera, odwozi. Przy czym tak było dotychczas. W nowym systemie tych pojemników będzie więcej, bo oczywiście będziemy to szkło, jeszcze plastik i tak dalej, więc będzie jakby większy ruch. Ale raz w tygodniu będzie to się odbywać. Drugą bardzo dużą grupę naszych gospodarstw domowych w Grudziądzu stanowią, nazwijmy to, osiedla z wielkiej płyty, gdzie nie ma pieców kaflowych, gdzie nie są wytwarzane popioły, bo nikt nie pali w piecach, ale produkowane są odpady i takich gospodarstw domowych mamy około 20 tysięcy. Odbiór odbywa się średnio 3 razy w tygodniu. Tak jak tutaj mamy te zielone pojemniki KP7, przyjeżdża hakowiec, który, jak dzisiaj mówiliśmy, choćby ma MZK, zabiera jeden pojemnik, stawia drugi, koniec pracy. Przy czym tak działał system dotychczas. Dzisiaj już zgłaszają się do ratusza. Mówią, ponieważ będziemy wszyscy płacić, to każdy budynek chce mieć dla siebie oddzielne pojemniki. Mamy już takie spotkanie, choćby ze spółdzielni mieszkaniowej Pat Grynda mówił, że oni w wielu przypadkach chcą, aby dla każdego bloku były oddzielne pojemniki, bo za to będą płacić. Dzisiaj w ramach spółdzielni mieszkaniowej mają jedne pojemniki dla kilku bloków, bo nie ma choćby miejsca. Tam, gdzie będzie to możliwe, będą chcieli, aby tych pojemników było znacznie więcej. Ale to jest druga grupa, stanowiąca około 20 tysięcy. I Szanowni Państwo, najdroższa w utrzymaniu i w wywozie grupa
jest to Stare Miasto i to jest Śródmieście. I ten system wywozu odpadów jest znacznie, znacznie droższy niż w przypadku domów jednorodzinnych. I tutaj wnioskodawcy zapomnieli o około 10 tysięcy gospodarstw domowych. Tutaj mamy przykład kamienicy, ale pojemniki znajdują się w podwórzu. I mamy ulicę, gdzie nawet 5 razy w tygodniu przejeżdża śmieciarka i pracownik firmy przewozowej wyciąga te pojemniki, wysypuje i oddaje, zwłaszcza w okresie zimowym, gdzie powstaje dużo popiołów. Takimi przykładami tego typu ulicy jest choćby ulica Długa czy Murowa, gdzie 5 razy w tygodniu wywozimy. No pozostałych ulicach typu Nadgórna, nie wiem, Pułaskiego, 2 do 3 razy w tygodniu jest wywożone. Pan radny Jezierski mieszka na Fortecznej i potwierdza, że tak jest. Ja swego czasu mieszkałem na Nadgórnej, też tak było. Zresztą można się przejść, no tam pani naczelnik Szczęsna też potwierdza, bo mieszka chyba na Nadgórnej. Tak, 2 razy w tygodniu czy 3 mieszkała. I odbiór tam się odbywa bardzo dużo. I stąd jakby te 10 tysięcy, co stanowi ponad 25% wszystkich lokali u nas mieszkalnych, ma znacznie droższy koszt niż w domach jednorodzinnych. Gdybyście Państwo uchwalili to, co zaproponowali wnioskodawcy, to będziemy w znacznej części, jak gdyby obciążać właścicieli domów jednorodzinnych, a zyskiwać będą ci, którzy w Śródmieściu mieszkają. I o tej grupie nie należy zapominać, bo system ten jest droższy. Ja też na spotkaniu z panem radnym Tomaszkiem, żeśmy sobie, rzeczywiście było bardzo sympatyczne spotkanie i długie, ja też mówiłem, że aby dojść do idealnego systemu, no potrzebny jest czas. Po pierwsze trzeba się tego nauczyć. Po drugie, ustawodawca w tej nowelizacji z początku tego roku dopuścił różnicowanie stawek w poszczególnych okręgach. Myśmy dlatego w postępowaniu przetargowym zaproponowali bardzo krótki okres, zaledwie 2-letni, bo gdyby się zrobili umowę na 10 lat, no to byśmy nie mogli tych okręgów mocno zmieniać. Po to, aby w najbliższym czasie nauczyć się systemu, zobaczyć, jak on funkcjonuje i być może, mając dobre narzędzie informatyczne, tworząc pod przyszły przetarg nowe okręgi do wywozu odpadów, wydzielić na przykład wielką płytę, wydzielić Śródmieście, wydzielić domy jednorodzinne. Możemy jak ser szwajcarski sobie podzielić miasto, zrobić jakby tam, gdzie są domki jednorodzinne, ulice zrobić jakby jeden okręg, tak? Ustawa tego dopuszcza, ale na to wszystko, szanowni państwo, potrzebujemy czasu, którego nam ustawodawca po prostu nie dał, gdyż jak wspomniałem, nowela weszła na początku roku, a myśmy już byli w toku całego procesu. To tyle. Na razie. No proszę, proszę. Jeżeli pan radny pozwoli, oczywiście. Szanowni państwo, cieszę się, że pan prezydent Sikora pamięta to spotkanie. Cieszę się, że pamięta o tym, jak rozmawialiśmy o tym właśnie idealnym systemie, o tych wątpliwościach, które nam się tam rodziły. Pamiętam, jak o tym rozmawialiśmy. W mojej opinii idealne systemy nie istnieją. Coś takiego nie istnieje. I ta nasza uchwała też oczywiście jest obarczona całą masą wad, niedoskonałości i tak dalej. Również tych niedoskonałości, o których mówił przed chwilą pan prezydent. Zwracam tylko uwagę na jedno. Jeżeli chodzi o treść, merytoryczną treść, to ta uchwała jest tą samą, którą podjęliśmy w grudniu. Więc my te niedoskonałości mamy już dzisiaj. My tylko proponujemy zmianę stawki. Dziękuję. To powtórzę jeszcze raz, że nie tylko stawki, ale również rozgraniczenia, dla kogo ta stawka przysługuje. Oddzielnie potraktowaliśmy domy jednorodzinne, oddzielnie budynki wielolokalowe. Szanowni państwo, no, może jeszcze kolejna kwestia, o której na tej sali nie było, ale w zaproponowanym przez państwa projekcie uchwały, tutaj mam stary, przepraszam, muszę go sobie odszukać. W paragrafie 3, w punkcie 1 i 2 zaproponowane zostały inne stawki dla nieruchomości, na których częściowo zamieszkują mieszkańcy, a częściowo na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. I mówiliśmy tutaj przy okazji wielu dyskusji, że mamy tego typu nieruchomości, na przykład na, wiem, na rządu osiedlu, gdzie mamy blok mieszkaniowy, ale na dole mamy sklep. I w takim przypadku właściciel nieruchomości, w tym przypadku prezes spółdzielni mieszkaniowej, zgłasza nam deklarację, ile ma gospodarstw mieszkalnych w danym bloku, a ile ma
podmiotów innych, gdzie nie mieszkają ludzie, ale powstają odpady. Choćby jakieś tam odpady, nie wiem, biodegradowalne ze sklepu na przykład warzywnego, tak? Resztki jakiejś naci od marchwi czy od buraków i no, gdzieś to trzeba wyrzucać. W takim układzie myśmy też to przewidywali, od kapusty pan radny mówi, tak? Liście kapusty, no mogą być liście kapusty. I w takim przypadku też zaproponowaliśmy państwu stawkę. I teraz, jeżeli zaproponowane przez państwa, tutaj nie widać, może bo słońce nam świeci, ale ja może postaram się to przeczytać. Na przykład, za opróżnienie pojemnika odpady zmieszane, niesegregowane. W przypadku na przykład, no co by tutaj, z 1100 litrów pojemnik taki, to jest nie ten taki malutki, to taki na czterech kółkach przesuwany, co stoją, co przeważnie przy sklepach stoją. To stawka zaproponowana przez wnioskodawcę wynosi 71 zł, a dzisiaj w ofercie na przykład PUM-u mamy 73 zł 37 zł, a w ofercie groszy, a w ofercie miejskich wodociągów i oczyszczalni mamy 77 zł 46 groszy, czyli jest znacznie więcej niż dzisiaj funkcjonujące na wolnym rynku stawki. Oczywiście my będziemy hurtowo tą usługę zamawiać. Oczywiście na pewno będzie to dla nas taniej. Przy czym chciałem powiedzieć, że tych lokali też aż tak dużo nie będzie, gdyż na drugie półrocze tego roku przewidywaliśmy, że uzyskujemy bodajże około 150 tysięcy złotych za te pozostałe lokale. I też uważam, że jak gdyby zaproponowane tu stawki, czy te wcześniejsze, no należy jeszcze raz zweryfikować i wielokrotnie to powtarzaliśmy. Otworzymy oferty, przeanalizujemy, spotkamy się w dużym gronie i zrobimy coś, co będzie jak najmniej bolesne dla mieszkańców naszego miasta. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Problem polega na tym, że my już to słyszeliśmy, że się spotkamy w dużym gronie, że przedyskutujemy po nowelizacji. Tak naprawdę trzeba by było parę rzeczy ustawić w całej tej rozmowie. Przede wszystkim to, że warto by było ten cały czas, który Pan Prezydent poświęcił na tę prezentację, to poświęcić może na to, żeby przedyskutować te wątpliwości z wnioskodawcami i sprawę rozwiązać. Mam wrażenie, że Pan się bardziej oparł na tym, żeby, jak to radny Kapusta stwierdził, prowadzić kampanię wyborczą, udowadniając nam przy użyciu całego organu, tak, i siły sprawczej urzędu oraz biur prawnych, udowadniając nam, że nie mamy racji. Ja chyba nie o to chodzi. Chodzi przede wszystkim o to, żeby te stawki i uchwała, która je zawiera, była sprawiedliwa. Sprawiedliwa dla mieszkańców. Ja się nie do końca zgadzam z tym, że powinniśmy liczyć bezpośrednio stawkę od osoby, ponieważ te gospodarstwa wielorodzinne to uderzy bardzo. I oczywiście trzeba rozgraniczyć, co ustawa dopuszcza, ale to jest rozmowa na przyszłość. Tak? Dzisiaj nie było najmniejszej możliwości, żeby to zrobić, bo Państwo macie na pewno świadomość tego, na jakim etapie jesteśmy i co wszystko po drodze zostało przy okazji tej uchwały wykonane. Ta uchwała i obniżenie tych stawek ma na celu jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Nałożenie kagańca. Tak, ja bezpośrednio mówię. Nałożenie kagańca na wydatki, które będą prowadzone przy tej okazji. Oczywiście nasz projekt tutaj kolegi Tomka, zakłada, że nawet przy zastosowaniu tych niższych stawek zostają jeszcze środki na te nieprzewidziane sytuacje. Tak? Na to, że ktoś się odwoła, nie będzie tak najniższej stawki, będzie wyższa i tak dalej, ale tworzenie takiego dużego zapasu na pewno będzie wiązało się z tym, że nikt nie będzie szukał oszczędności. Tak? Tak jak przed chwilą mówiliśmy, będziemy mieli dowolność ze strony urzędu, 15, a niech siedzi sobie jeden więcej, będzie liczył tę deklarację, tam różnicę, to 16, dobra, to zatrudnimy 16. Sprzęt, dobra, tyle, coś będzie potrzeba, tak? Tu będzie z góry nałożone ograniczenie. To nie może generować kosztów. W ogóle nie podoba mi się pomysł tego, że dziś zabierzemy od Was pieniądze, a potem sobie porozliczamy, drodzy mieszkańcy i tak, ale w innej skali. Mam nadzieję, że Pan widzi tą różnicę i tą skalę, która dzisiaj jest.
Ja akurat uważam, że to nie są jakieś wielkie problemy, tak? Żeby dom jednorodzinny określić, żeby sprawdzić, czy w tym domu jest wydzielony inny lokal mieszkalny, tak? Czy wyprzyjmiemy to założenie, że jeżeli mieszka sobie rodzina i jeszcze babcia, która ma teoretycznie osobne gospodarstwo, tak? To są rzeczy nieprzeskakiwalne. To jest kwestia w ogóle podejścia, interpretacji prawa i odpowiedniego jego zastosowania. Ale przede wszystkim to, o co chodzi w tej uchwale. My cały czas mamy pełną świadomość tego, tak, że to nie jest dobre prawo, bo chyba jak wszyscy tu siedzimy, to nikomu to się nie podoba. To trzeba mieć świadomość jeszcze innej rzeczy. Ja też rozmawiałem z ludźmi i wiem, że część z osób już mi powiedziała, że panie, daj se pan spokój, jeden śmietnik, ja za te 14 zł nie mam ani gdzie tego trzymać, ani gdzie kombinować i tu żadnej selekcji w centrum miasta większość osób nie będzie prowadziła. Nawet jeżeli będzie ją prowadziła, to będzie ją prowadziła źle. Tak? Nie wierzycie chyba państwo, że ten popiół nie będzie mieszany z nieumytymi kubkami, z nieumytymi butelkami, z naklejkami itd., itd. Jeżeli państwo w to wierzycie, no to naprawdę jesteśmy chyba znowu albo ktoś inny marzy o czymś, albo ktoś inny patrzy na to realnie. Dzisiaj możemy zobaczyć, jak wyglądają te pojemniki i jak ludzie, co ludzie robią z tym odpadem. I uwierzcie mi państwo, że i tak za chwilę zacznie się problem, bo tam, gdzie jest zgłoszone do selektywnej zbiórki, za chwilę będziemy mieli problemy, bo tym ludziom będziemy tłumaczyli, szanowni państwo, no tak nie wygląda selektywna zbiórka odpadów i tak będziecie musieli płacić inną stawkę. I zrobi się tak, no aspekt społeczny na pewno będzie niesympatyczny. Ja się nie dziwię, że ludzie na przykład w spółdzielni mieszkaniowej chcą mieć jak najwięcej tych śmietników. Bo jak będzie jeden śmietnik na 4 bloki, tak, czy na 4 wieżowce, no to prawdopodobieństwo, że znajdzie się 10 czy 5 osób, które będą miały w nosie selektywną zbiórkę i będzie wrzucało wszystko do tych śmietników, tak, psując i niszcząc automatycznie pracę pozostałych osób, które w 4 blokach mieszkają, no to każdy chce się zabezpieczyć, mieć jak na najmniejszą ilość osób ten śmietnik, żeby ewentualnie upilnować tego, który będzie to robił. Ale to docelowo musimy też mieć świadomość, tak, że te pozyskane przez nas środki, na pewno one będą wzrastały. Tu chodzi o pewną formę na dzień dobry, chodzi o tą dobrą wolę, chodzi o to, żeby wyjść, pokazać, że my chcemy to zrobić. No, jeżeli się nie uda, bo trzeba mieć pełną świadomość tego, tak? Że jeżeli nam się nie uda przeprowadzić tego w tych stawkach, które są dzisiaj proponowane, no to trzeba będzie o złotówkę czy o 1,5 zł tą opłatę zweryfikować i podnieść. I to wszyscy mieszkańcy też powinni mieć pełną świadomość. Natomiast zabawę w drugą stronę, czyli zbierzemy pieniądze, potem je będziemy wydawali, a jak coś zostanie, to wam rozliczymy, no są przynajmniej dla mnie dużo, dużo gorzej akceptowalne społecznie. Ja i tak uważam, że nas czeka poważna rozmowa i o tym, jak w przyszłości, czyli za 2 lata, podzielić te okręgi i jak zmienić też sposób tego naliczania. Ja uważam, że to rozgraniczenie docelowo będzie konieczne, tak? Ale nie od osoby typowo na sztuki, a od gospodarstwa i ilości osób, które się w nim znajdują. Że te widełki jednak gdzieś trzeba zostawić, bo później tak, no, no, tak, tak w życiu jest. Nie może być wszystko idealnie, modelowo, sprawiedliwe, ale naszym zadaniem jest dążenie do tego, żeby te niesprawiedliwości jak najbardziej wyrównywać i jak najbardziej zacierać te granice. Tak? I też wiemy doskonale, że nie zawsze te najprostsze rozwiązania są najlepsze społecznie. Dziękuję bardzo. Pan prezes. W aspektach. Przede wszystkim powiedział już o aspekcie społecznym i problemach z tym związanych. Dokładnie. Będą problemy z tym systemem i z wdrożeniem w całej Polsce. One będą w Grudziądzu. Ludzie nie będą znali systemu. Ludzie nie będą wiedzieć, co to jest segregacja. Dlatego dajemy sobie czas na naukę tych ludzi, na rozmowy, na wyjaśnienia. Jeżeli się nie uda, no oczywiście będziemy po iluś tam nastu miesiącach stosować wyższe stawki, najniższe. Cieszę się, że pan radny powiedział, że to jest jakaś zabawa z mieszkańcami. Cytuję pana słowa tutaj. Szanowny panie radny, gdybyśmy właśnie zastosowali przygotowaną przez państwa uchwałę, to by była dopiero zabawa z tymi ludźmi, którzy muszą 7 tysięcy deklaracji wypełnić. Oni je już złożyli. Wprowadzimy te stawki, ten podział niejasny, przyniosą nam kolejny raz ich zagonimy do pracy, po czym będziemy mieli dane z przetargu i będziemy kolejny raz im mówić, że znowu zmieniamy deklarację, trzeba po raz kolejny składać
składać do nas deklaracje. No to jest właśnie problem. I tego chciałbym, abyśmy uniknęli. Jak najbardziej jesteśmy za obniżeniem stawek, ale w momencie, gdy poznamy realne koszty. I gwarantuję Państwu, przede wszystkim mieszkańcom, że nikt z mieszkańców nie zapłaci ani złotówki więcej, niż to wynika z kosztów funkcjonowania systemu. Nawet, ponieważ cały system rozliczamy w skali roku, więc nawet jeżeli pobierzemy w pierwszych dwóch miesiącach stawkę, czy w jednym miesiącu 36 zł, a rozliczamy to w roku 2013 na 6 miesięcy, to w pozostałych 5 miesiącach to, co będziemy przyjmować do kalkulacji, weźmiemy pod uwagę tą jakby nadpłatę w pierwszym miesiącu po to, żeby w pozostałych 5 obniżyć o to, co zostało napłacone. System ma się samofinansować, nikt na nim nie chce zarabiać, ani nikt nie chce na nim tracić. Tak mówi ustawa. Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Czepek. Może byśmy obniżyli te stawki i na pewno obniżymy, ja tak? Zaraz w wakacje, czy tuż po wakacjach. Dlaczego ona jest dzisiaj nie do przyjęcia? Bo zgodnie z Państwa wyliczeniami 22 zł od mieszkań wielorodzinnych, 36 od jednorodzinnych, to przy tych liczbach, które tutaj znamy, przy tych danych, czyli 3623 domy jednorodzinne, 30 154 mieszkania wielorodzinne, to przy tych najniższych stawkach suma zebranych pieniędzy nie pokrywa nam samego kosztu odbioru i transportu tych śmieci, który wynika z otwartych ofert wczoraj, tak? 9,6 miesięczną, jeżeli od września wprowadzimy 34, tak? Bo jednak sumarycznie w ciągu roku muszą zapłacić tyle, żeby te koszty pokryć. Jaki jest sens, Petrze, Szanowni Państwo? Jaki jest sens tego? Prezydent, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jeszcze jedna kwestia, którą podnosił Pan Radny Mizera przed chwilą, bo mam tutaj wynotowane, a przed chwilą się ustosunkowałem, że jest łatwe do sprawdzenia, czy w domku jedna rodzina mieszka jedna rodzina, czy dwie, czy trzy. No, Panie Radny, no nie jest to łatwe do sprawdzenia, ponieważ po pierwsze musi mieć uprawnienia, żeby wejść na daną nieruchomość i na podstawie czego to stwierdzić. Ja wspominałem, my będziemy naliczać opłaty w trybie ordynacji podatkowej. Dzisiaj funkcjonuje system, na przykład domek jednorodzinny zamawia w PUM-ie usługę wywozu odpadów, płaci tam, nie wiem, 40-45 zł. Jeżeli nie zapłaci, no to PUM po prostu bierze śmietnik, nie ma problemu, tak? Umowa się kończy, jest to na zasadzie kodeksu cywilnego. Natomiast w sytuacji, gdy my mamy podejrzenie, że jest większa liczba gospodarstw domowych, to wysyłamy prośbę o zweryfikowanie swojej deklaracji. Jeżeli dany powiedzmy właściciel no tego nie zrobi, no musimy w jakiś, w oparciu o jakieś przepisy wejść tam, nie wiem, czy w oparciu o straż miejską, czy inne i to zweryfikować. I oczywiście będzie tłumaczenie, że ta pani tu nie mieszka, bo to moja teściowa przyjechała ze Śląska na ten tydzień, tak? A ten pan wyjechał albo jest na studiach, tylko tutaj nie ma. W takim układzie, nawet gdybyśmy, nie wiem, mieli stuprocentową pewność, to wystawiamy decyzję administracyjną, nakładającą obowiązek wniesienia wyższej opłaty. Ale dany właściciel ma prawo odwołać się od takiej decyzji i zazwyczaj to zrobi, bo się odwoła do samorządowego kolegium odwoławczego. Jeżeli SKO podtrzyma naszą decyzję, no to właściciel idzie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jeżeli nie tam, to idzie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. I w sprawie, nie wiem, o 5 zł mamy procedurę na rok czasu. Dlatego bardzo ważne jest, aby przepisy, które uchwalimy, były bardzo łatwe i czytelne dla wszystkich. Dziękuję bardzo. Pan radny Tomaszek. Też mieszkańcom, iż myślę, że Rada Miasta jest w stanie zaproponować ewentualne obniżenie tych stawek. Niech mieszkańcy płacą ewentualnie niższe stawki, ale to Rada Miasta pokaże, że nie podnosi, a obniża te stawki. Stąd mój apel i prośba o głosowanie za tą uchwałą. Dziękuję. Panie Prezydencie, proszę. I sensownie na podstawie pełnych wyliczeń. Panie Radny, naprawdę, zróbmy to. Jestem za tym od początku, od pół roku o tym mówi prezydent Malinowski, ja też. Obniżymy stawki po otwarciu ofert i po podpisaniu umowy z tymi przewoźnikami. No będziemy mieli większą pewność, ile nas cały system będzie kosztował. A co zrobimy w sytuacji, czy się uchwalimy 22 zł, a za miesiąc się okaże, że niestety 25 trzeba zrobić. To będziemy podnosić znowu.
i te 7 tysięcy ludzi ganiać w tej wewte z deklaracjami po mieście? No zróbmy to z głową, możemy się wszyscy spotkać, jeżeli pan radny Michał Czepek chce się z radnym Tomaszkiem spotkać, ja zapraszam do mnie, z przyjemnością w takim spotkaniu będę uczestniczył. Zaprosimy panią naczelnik Maję Banasik, pana Adama Przyborskiego, który się jakby nadzoruje cały system. Wypracujmy wspólne, fajne rozwiązanie, ale zróbmy to z głową. Z głową, jeszcze raz powtarzam. Dziękuję. Pani Radna Nowak, proszę. Chcę podziękować autorom tej uchwały za włożony wkład pracy. Że tak naprawdę część z nas przyjęła już, oswoiła się z tą wiadomością, że obowiązują nas stawki wcześniej przyjęte. Państwo nie dali za wygraną i dalej próbowali obliczać. To jest ogromna praca. Tak jak wcześniej Państwo zauważyliście, tu w Urzędzie Miasta znacznie więcej osób nad tym pracowało i na pewno bardziej merytorycznie do tego przygotowali. Dlatego nie do przecenienia jest ta propozycja. Z tym, że jak pokazują tutaj opinie i całe uzasadnienie pana prezydenta w oparciu jeszcze o inne materiały, mamy do czynienia z błędem prawnym, a dla mnie najważniejszym takim, może kwestia deklaracji i może sam fakt tego, że właściwie właściwa interpretacja domu wielorodzinnego, jednorodzinnego. Oczywiście to wszystko jest do zrobienia, bo jednak tu można będzie się do tego skłonić. Tylko co? Przepraszam, że panie przewodniczący, pytam pana Tomka Tomaszka, pana radnego. Co zrobić, jak uchwała zostanie przez wojewodę uchylona? A jest duże prawdopodobieństwo. Nam wejdzie w życie w połowie lipca, kiedy już będzie się toczyła ta uchwała. Bo ta nie będzie dzisiaj, zakładamy, że przyjmujemy, nie będzie jeszcze opublikowana. Będziemy się skarżyć w sądach, co zrobimy, czy może dziś na tej sali można osiągnąć kompromis. Państwo są autorami tej uchwały. Prezydent, ja bym prosiła, żeby na przykład przybliżył termin. Zbierzmy się na nadzwyczajnej sesji, kiedy będą znane już stawki i to zaraz w czerwcu, na przykład najpóźniej za 2 tygodnie, o ile to jest możliwe i już będziemy mieli większe dane i wtedy podejmijmy odpowiednią stawkę z bardzo dużym podkreśleniem wkładu Państwa pracy, naprawdę. Wyjątkowo. Tylko co zrobić wtedy w tym chaosie prawnym? Państwo chcą dobrze dla mieszkańców, wszyscy chcą. Ja też sobie zdaję z tego sprawę, że jak dzisiaj, przepraszam, że tak się odwróciłam, ale tak, dzisiaj Państwo pewnie dobrze podejrzewacie, jak już raz się ustali stawkę 50 i 36 zł, te koszty do tego się znajdą. Ale wcale tak nie musi być, więc może zróbmy na chwilę przerwę. Uzgodnijmy jakiś kompromis, że na przykład Państwo są skłonni odłożyć swoją uchwałę powiedzmy za 2 tygodnie, tak? I wtedy ją doprecyzować będzie wspólnie. Daliście podstawę. Daliście podstawę do zmian. To jest Państwa inicjatywa. Dziękuję bardzo. Oczywiście, jeżeli mamy pieniądze, to koszty się znajdą. Ja nie wierzę w ideał, nie wierzę w utopię, że będziemy wszyscy bardzo mocno pilnować kosztów i oszczędzać, bo może mamy ogromną nadwyżkę pieniędzy. Tutaj się z panią zgadzam. Natomiast na pytanie, co zrobimy, kiedy zostanie ta uchwała zakwestionowana, zaskarżona, to tak, żeby rzetelnie odpowiedzieć, to musiałbym sięgnąć do protokołu, kiedy padło pytanie, co zrobimy, kiedy będzie zaskarżona uchwała w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Komunikacji. Na to pytanie pan prezydent Sikora odpowiedział. Bardzo fajnie zresztą, dokładnie tej samej odpowiedzi pani udzielę. Dziękuję. Dziękuję pan radny Mizera. Przepraszam, czy pan prezydent, proszę. Te koszty to naprawdę zwołamy sesję nadzwyczajną. To jest pana wersja, tak. Być może państwo macie inne doświadczenia swojej pracy zawodowej. Ja takich nie posiadam. Szanowni Państwo, aby teraz ustalić przewidywany termin, będziemy starać się bardzo.
się zapytać, a co pan zrobi, jak panu zgłoszą deklarację, które będzie obejmowało w jednym gospodarstwie domowym, nie wiem, dziadka, babcie, kogoś jeszcze i tak dalej, bo uważali, też będzie pan musiał być strażników miejskich iść weryfikować, nie będzie żadnej różnicy, tak? Można sprawdzić, w których budynkach, ale jednorodzinnych są wydzielone lokale, które mają swoją księgę, wie, czy są tak na księgi. Także no, nie twórzmy, bo my zajmujemy się aktualnie nie rozwiązywaniem problemów, a pokazywaniem, ile tak naprawdę tych problemów jeszcze można zwiększyć. I ja się nie zgodzę z tym, tak, że to jest kwestia edukacji ludzi. To jest wielopokoleniowy proces, bo my możemy uczyć, tak, w szkołach też uczymy. Ale jeżeli dziecko od małego się rodzi w domu, w którym wiszą na drzwiach trzy pojemniki do selektywnych i widzi i to robi, tak, to następne pokolenie automatycznie będzie to robiło, jeżeli to w domach będzie miało problem. A w szkołach możemy uczyć, jeżeli to wróci do domu i każdy będzie rzucał do jednego pojemnika, to co sobie na drzwiach od pokoju wniesie. Więc to jest kwestia tego, że ten proces będzie trwał latami. To, co pani słusznie zauważyła, w Europie selektywna zbiórka odbywa się od wielu, wielu lat. To jest kwestia tego, jak będziemy rozliczali jakiekolwiek błędne podejście i jak będziemy chcieli mieć ten system skonstruowany. Bo ja jestem przekonany, że te koszty, które dzisiaj mamy rozpisane przy selektywnej zbiórce, one będą zwiększone, bo naprawdę w krótkim czasie również część ludzi w ogóle się nie wie, czy mamy pewne znaczenie na podstawie tego, co wpłynęło dzisiaj w tej deklaracji, czy wszyscy chcą selektywnej zbiórki, czy są osoby, które się... Panie Radny! Doświadczenia prezydentów miast, którzy się zdecydowali na przykład na gospodarstwa na opłaty jednoosobowe czy dwuosobowe, pokazują, że nagle w ich miastach połowy ludzi nie ma, bo wszyscy zgłosili, że mieszkają w jednoosobowych gospodarstwach domowych i co za tym idzie, docelowo i tak oni zapłacą więcej, tak? Bo ci oczywiście nieuczciwi zyskają, ale ci uczciwi, co rzetelnie składają, no i ta stawka będzie podniesiona, tak? No bo muszą, system musi się sam zbilansować. I tak to w Polsce póki co wygląda. Miejmy nadzieję. Zastępować ustawę o finansach publicznych, gdzie sama ustawa o finansach publicznych mówi racjonalność wydatkowania środków publicznych. I sam fakt, że dzisiaj wprowadzimy niższe stawki, które będą potem i tak zweryfikowane po postępowaniu o zamówienia publiczne, że one będą i tak wyższe, to tylko wprowadzi zbędny chaos. Co najważniejsze, też dzisiaj na tej sali państwo deklarowaliście, że jest wiele ustaw, które są sprzeczne jeden z drugim ustawą. Nie twórzmy prawa, które będzie od samego początku złym prawem. Takie jest moje zdanie. Ja jestem oczywiście za obniżeniem tych stawek, ale po przeprowadzeniu procesu, który zakończy się wyłonieniem tutaj konkretnie podmiotu, który będzie to obsługiwał, realnymi wydatkami, które nie będą byli uzależnione od tego, żeby się dostosować do tej uchwały, tylko żeby to wszystko funkcjonowało, było racjonalne, a co najważniejsze, miejmy na uwadze po pierwsze poza nami tutaj na sali mieszkańców Grudziądza, którzy po pierwsze będą musieli znowu składać deklarację, której nie ma w tym pakiecie, jest tylko jedna uchwała, a po drugie, jeżeli będzie konieczność znowu zmiany przepisów, to mieszkańcy będą musieli się po raz trzeci do tego odnosić i sądzę, że jak pan prezydent tutaj podnosi słusznie, na dzień dzisiejszy mamy 1000 deklaracji, czy troszeczkę więcej, przy skomplikowaniu tego systemu, to wręcz odwrotnie może dla mieszkańców to mieć wręcz wymiar negatywny. Już na samym początku postawa naszych mieszkańców będzie do tego bardzo, bardzo ostrożna, a co najważniejsze, nie zniwelujemy problemów, które sam stworzył ustawodawca. Dziękuję bardzo. Daję głos panu przewodniczącemu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie prezydencie. Ja mam takie dwie uwagi. Pan prezydent przed chwilą powiedział, że siedział do wieczora, roztrząsał sprawę, na wszelkie sposoby liczył, a dzisiaj kalkulator zagrzał. Ja chciałem panu prezydentowi tylko powiedzieć, że od kosztów założonych do przetargu, do kosztów uzyskanych, najniższych, mi wyszło 42% na plus. A te koszty, które pan obliczał, wyszły jakoś tak mizernie, jakby to 20% nie było. Zatem, panie prezydencie, jedna uwaga, a druga, moment. A druga uwaga jest taka, że my tutaj, jako Wysoka Rada, kilka lat temu zrobiliśmy grzech pierworodny odnośnie segregacji odpadów. Dlatego, że zlikwidowaliśmy z przyczyn. Proszę? Nie wy, organ wykonawczy. Zlikwidowaliśmy zbiórkę makulatury. I myślę, że ta ustawa mówi, że
że mamy głównie dbać o środowisko naturalne. Czyli, panie prezydencie, zgadza się, że zlikwidowaliśmy Izbę Klimatu za tej kadencji? No, za poprzedniej. I teraz będzie to bardzo trudno odbudować, bo to jest naprawdę proces, ja się zgadzam z przedmówcami, z kolegą Mizerą i innymi, którzy mówili, że to, że teraz bardzo mały patriotyzm widać u ludzi, że będą to zbierać tego i tak dalej. Ale myśmy to kiedyś zepsuli, panie prezydencie, naprawdę. Dziękuję. Panie prezydencie, proszę. No, panie przewodniczący, no. Gdybyśmy, jeszcze raz podkreślam to, co mówiłem na początku, gdybyśmy wzięli najniższe oferty, to wychodzi nam ustawa około 30 zł. Gdyby wziąć najwyższe, około 42 zł. A gdyby wziąć średnie, to 36,70. To na tej sali tutaj powiedziałem tak, żeśmy to wyliczyli. Poza tym jeszcze raz powiem, to nie myśmy zabrali pojemniki na makulaturę, tylko rynek zdecydował, że nie ma chętnych na odwrót. No to wielokrotna dyskusja. Myślę, że możemy oddzielne spotkanie jeszcze raz do tego wrócić. Bo pani radna Nowak się tutaj jest załamana. Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Czepek, pan Kapusta, pan radny Szymański. Będziemy dążyli do tego, żeby te stawki były jak najniższe. Ja też deklarowałem, że po przetargach, jak będziemy znali wyniki przetargów, kładę swoją głowę na to, że te stawki będą obniżone i tak dalej. Myślę, że tutaj nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Proponuję zakończyć rozmowę, przejść do głosowania i szanować swój czas. Szanowni Państwo, jest wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. Jest to wniosek, który oczywiście tutaj... Natomiast chciałbym zabrać głos, jeżeli to jest możliwe. Jest Pan przeciwny, ale my musimy na tym głosować. To nie jest, że Pan jest przeciwny. Czy Pan Radny dalej podtrzymuje wniosek o zamknięcie dyskusji? Dobrze, czy ktoś jeszcze chciałby się odnieść do wniosku Pana Radnego? Pan Radny Mizera, proszę. Jeżeli przedstawiciel wnioskodawcy i szef klubu, który złożył wniosek, jest traktowany w taki sposób, że Pan Przewodniczący Klubu Platformy zamyka mu możliwość w ogóle prowadzenia rozmowy, to jedyne, co można zrobić, to powiedzieć w ogóle, że jest to jawny błąd na demokrację. Bardzo proszę Pana Radnego. I tutaj dalsze dyskusje niewiele wnoszą tak naprawdę. Spotkamy się w momencie, kiedy będziemy dysponowali pełnym pakietem danych na temat tego, jaki jest rzeczywisty koszt wywozu odpadów w naszym mieście i wtedy podejmiemy uchwałę, która będzie adekwatna do tego, jaka jest sytuacja. Dziękuję. Czyli Pan nadal podtrzymuje wniosek, tak? Czy musimy przegłosować? W tej sytuacji, jeśli jest głos przeciwny, nie ma sensu podtrzymać tego wniosku. Czyli decyduje się Pan Radny. Dobrze, dalej. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, obiecuję, że to będzie tylko i wyłącznie może nie oświadczenie, ale skrócę do minimum. Nie, będzie, obiecuję krócej. Szanowni Państwo, może zacznę od tego. Ja dziękuję Panu Prezydentowi za to, że te opinie spływały zarówno od Skarbnika, jak i od Pana Prezydenta bardzo szybko. Myślę, że to akurat było dla nas istotne. Myśmy, że ten wniosek, ten projekt uchwały był kompletny, to znaczy z opiniami. Natomiast oczywiście my zdawaliśmy sobie zupełnie z tego sprawę, że te opinie będą negatywne. Co do tego nie mieliśmy wątpliwości. I nie dlatego, że ta uchwała jest niemerytoryczna albo niezgodna z prawem, bo proszę Państwa, ona jest zgodna z prawem. Ja konsultowałem tą uchwałę z prawnikiem i wiem, co powinienem wykreślić, chociaż jeszcze raz podkreślam to, co powiedziałem na początku. My mamy inne zdanie, że musieliśmy to wykreślić, ale to zrobiliśmy, żeby niepotrzebnie nie podnosić ciśnienia. Ale to zrobiliśmy. W każdym razie uchwała zgodnie z prawnikiem Urzędu Miasta, te pozostałe zapisy są zgodne z prawem i tego nikt nie zakwestionował. I myślę, że w tych opiniach też nie ma żadnej informacji, że coś jest nie tak. Więc ta kwestia jest dosyć istotna. Tak jak powiedziałem, wiedzieliśmy o tym, że będą negatywne, wiedzieliśmy już, że cały urząd będzie na nogach, aby negatywnie zaopiniować i zrobić wszystko, aby tą uchwałę zablokować. Dokładnie tak to się stało. Zresztą co do tego też nie mieliśmy wątpliwości. Ale mimo wszystko podejmowaliśmy wszelkie próby. Wszelkie próby do tego, aby rozmawiać, aby konsultować, aby korzystać z różnego rodzaju opinii. I do tej uchwały też korzystaliśmy z opinii prawników. Nie tylko prawników Urzędu Miasta, ale także innych i samorządowców, którzy przygotowywali projekty uchwał o bardzo podobnej treści.
o bardzo podobnej treści, więc wiedzieliśmy, że staramy się to robić, jak to tylko jest najbardziej możliwe dobrze. Natomiast, Szanowni Państwo, dzisiaj tak naprawdę to my nie wiemy o tym, kiedy Państwo zaproponują nowe stawki i jakie one będą. Nie wiemy nic. Nie wiemy, kiedy to się stanie. To tylko tak, może w przyszłości, w niedalekim czasie, szybko i tak dalej. Ale podobne zapewnienia mieliśmy w grudniu. Bardzo proszę. Ja dziękuję Panie Radny za przekazanie. Więc ta kwestia. Co do deklaracji, Szanowni Państwo, no, jeżeli zapowiadacie zmiany w stawkach, to prawdopodobnie będziecie musieli też zmienić deklarację. Bardzo proszę Pana. Więc proszę Państwa, to nie jest tak, że teraz my musimy też szybko deklarację zmienić. Co do wejścia uchwały w życie, zawsze możemy pójść na kompromis, gdybyście tego Państwo chcieli, gdybyście mieli dobrą wolę. Moglibyśmy zmienić, jeżeli chodzi o wejście uchwały w życie, zupełnie inny zapis, dokonać innego zapisu, innego terminu. Ale tak na zakończenie, niezależnie od tego, jak to dzisiejsze głosowanie się zakończy, ja bardzo serdecznie chciałem podziękować radnemu Tomkowi Tomaszkowi, który pilotował tę sprawę, który angażował się, który przez ten okres czasu szukał danych, szukał informacji, by tą uchwałę przygotować jak najlepiej. Ja w imieniu klubu, w imieniu tych wszystkich, którzy się pod tym pismem, tym wnioskiem, tym projektem podpisali, chciałem mu serdecznie podziękować. A Państwu też chciałem podziękować za to, że w tych konsultacjach, które były 28 kwietnia, wzięli udział. Też za to dziękuję serdecznie. Panie Prezydencie, proszę. Pan twierdzi, że uzyskał opinię prawną z urzędu, co jest nieprawdą. Przekonsultował projekt z prawnikiem urzędu i uzyskał pozytywną opinię prawną, jak to powiedział, ze strony Biura Prawnego Urzędu Miejskiego. Szanowni Państwo, 6 maja pod koniec dnia, a był to poniedziałek, wpłynęło pierwsze pismo podsygnowane przez pana Sławomira Szymańskiego. Mam tutaj je na biurku, który podpisuje się w imieniu grup radnych, tak naprawdę nie wiadomo jakiej grupy radnych, kogo i tak dalej. Jest jeden podpis pana radnego Szymańskiego, niby go więcej. Pomimo wszystko, gdzie apeluję w tym piśmie o szybką opinię, 7 następnego dnia, gdy zadekretował to prezydent, wysyłaliśmy od razu, jak wspomniałem, do dwóch biur prawnych z prośbą o opinię i już w czwartek, 9 maja, podpisałem do pana radnego pismo z załączoną opinią biura prawnego. I równolegle pan radny, nie czekając na odpowiedź od prezydenta, wtargnął do biura prawnego Urzędu Miejskiego w budynku C, gdzie spotkał pana mecenasa Piotra Folgera i poprosił o opinię. Pan mecenas Folger, który jest świeżym mecenasem w ratuszu, od kilku miesięcy tutaj pracuje, nie wiedział, kto do niego przyszedł w jakiej sprawie, ale jak najbardziej chciał w sprawie pomóc. I pomógł. I panie rady, to co pan otrzymał od mecenasa, to było po prostu zakreślenie pana projektu na gorąco, tak? Bo pan to położył, mecenas przeczytał, powiedział, to w mojej ocenie jest niezgodne to, ale nie wydał opinii, wykonanie swoje notatki na to wszystko. Po czym pan radny żądał różnych oświadczeń, pisania nowych opinii i tak naprawdę wiem to z relacji pana mecenasa Folgera i z relacji siedzącego tutaj pana mecenasa Kołcza, bo to jest pracownik pana mecenasa Kołcza. Ponieważ pan mecenas Folger zadzwonił do swojego przełożonego i mówi, ktoś przyszedł, nie wiem kto, jakiś radny i żądał rzeczy nie wiadomo jakich. I tak naprawdę tak też to się odbyło. Po czym dnia 9, a był to czwartek, wpłynęło po tym moim piśmie, 2 godziny później, do pana prezydenta Malinowskiego już ten aktualny projekt, a był to czwartek, zaznaczam pod koniec dnia, w piątek wysłaliśmy do następnego dnia roboczego rano do mecenasów i w poniedziałek bodajże, we wtorek, przepraszam, uzyskał pan radny odpowiedź również z załączonymi opiniami negatywnymi. To wszystko. Proszę bardzo, pan radny Szymański. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, po pierwsze ja nie wtargnąłem. Ja byłem z panem mecenasem umówiony. Mnie wróciła z jego adnotacją. Ja po prostu poprosiłem o spotkanie z panem mecenasem. I poprosiłem go, powiedziałem mu, żeby wytłumaczył mi, o co chodzi w tych jego opisach przy tej uchwale. Pan mecenas powiedział, co jest niezgodne z prawem, a co jest zgodne z prawem. Takie są fakty. Natomiast poprosiłem go w takiej sytuacji,
czy nie byłoby możliwości, żeby pan mecenas pomógł nam, tej grupie radnych, w przygotowaniu projektu w taki sposób, abyśmy bez żadnych wątpliwości mogli go przekazać panu prezydentowi. Bez żadnych wątpliwości prawnych. Pan mecenas odmówił mi tego, odmówił tej grupie radnych, ponieważ powiedział, że tylko dyspozycje pana prezydenta zobowiążą go do tego, aby taką opinię prawną przygotować. I tylko tyle. A więc proszę zwrócić uwagę, jaką uzyskaliśmy pomoc prawną, jaką uzyskaliśmy pomoc w przygotowaniu tej uchwały, panie prezydencie. Dlatego ja nie raz, nie dwa mówiłem, że jeżeli radni zgłaszają się z konkretną pomocą i ona jest wbrew intencjom Urzędu Miasta, my nie mamy żadnych szans wygrania tego. Nieraz mówiłem o tym, że najlepiej byłoby, żeby przynajmniej na pół etatu był zatrudniony prawnik tylko i wyłącznie do potrzeb Rady Miejskiej. My nie mamy żadnych szans w zderzeniu się z tym mechanizmem wykonawczym, który pana reprezentuje. Żadnych. I jeszcze raz powtarzam, to nie było żadne wtargnięcie, a konsultacja. Natomiast było mi bardzo przykro, że nie mogłem oczekiwać żadnej innej pomocy ze strony biura prawnego, konkretnie tego pana radcy prawnego. Ja go rozumiem, może jest nowy, nie ma doświadczenia i tak dalej, więc miał prawo tak powiedzieć, ale powiedział wyraźnie, że tylko jeżeli pan prezydent wyda mu tego typu dyspozycję, on to może zrobić. Oczywiście nie wydał. Ja mogę liczyć tylko i wyłącznie na siebie, na pomoc kolegów. Musiałem szybko podejmować decyzję. Po konsultacji stwierdziliśmy, że wycofamy tą kwestię dotyczącą ulg 50%. To zrobiliśmy i dlatego pojawiła się szybko, jak najszybciej to tylko było możliwe, kolejna wersja projektu tej uchwały. Panie prezydencie, pisemnie prosił prezydenta o szybką opinię. I otrzymał szybką opinię w ciągu 2 dni roboczych. Niezależnie, jakby chodząc po urzędzie i po urzędowi. Jeszcze raz, Szanowni Państwo, to co zawsze prezydent Majnowski podkreśla na tej sali, wszelkie pytania i prośby, jakie macie do pracowników urzędu, a takimi również są radcy prawni zatrudnieni w biurze prawnym, proszę kierować najpierw do prezydenta, bądź do jego zastępcy, czy też pana sekretarza i wtedy konsultujcie, ponieważ ci pracownicy urzędu mają swoich przełożonych, z którymi są związani też często z drugim razem. Ja wiem, że już Państwo jesteście pewnie głodni i zmęczeni, ale stąd taki pomruk. Przepraszam bardzo. Ja tylko jednym zdaniem do pana radnego Tomasza Tomaszka. Ja miałam na myśli to, kiedy mówiłam, że znajdą się koszty, że po prostu będą rosły potrzeby, żeby obsłużyć cały ten system. Czy w nowe pojemniki, czy wiele innych rzeczy, no może faktycznie dodatkowe etaty, ale tutaj w kontekście bezrobocia, no trudno nie przyznać uzasadnienia. Ale, proszę Państwa, wydaje mi się, że po prostu to, co jest takie najbardziej istotne, to co w Państwa uchwale przemawia do mnie najbardziej, że dzisiaj pobierzemy kwotę wyższą, zakładamy 50 lub 36 zł i potem będziemy ją weryfikować, a znam naprawdę bardzo dużo ludzi, dla których ta nadpłata, gdyby mieli ją dzisiaj w portfelu, ratowałaby niejedną sytuację. Dlatego bez względu na konsekwencje poprę Państwa uchwałę. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Na sali obecnych jest 29 radnych jest za. Kto jest przeciwny? Dwunastu radnych jest przeciwnych. Czyli mamy już 21 radnych, którzy głosowali. Przy braku głosów wstrzymujących uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do tego punktu porządku obrad. To są interpelacje. Odpowiedź na interpelację otrzymał tu przerwę. Znaczy chyba już nie wiem. Znaczy po przerwie może jeszcze być mniej nas niż jest tutaj. Odpowiedź na interpelację otrzymanej w grupie radnych PiS-u.
coś Państwo chcieliście tutaj interpelację. Dziękuję bardzo. Czy w dniu dzisiejszym chciałbym złożyć interpelację? Pan radny Krzysztof Kłosiński, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, chciałbym złożyć interpelację w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Ruda Grudziądza. Interpelacja dotyczy obniżenia podatku od nieruchomości za lokal użytkowy należący do zasobów MBG Grudziądz Spółka z o.o. przy ulicy Mickiewicza 23, a wynajmowany przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Grudziądza. W imieniu bardzo dużej grupy członków tego związku oraz klubu PiS-RDG zwracam się do Pana Prezydenta w tej interpelacji z prośbą o obniżenie kwoty ustalonego podatku od nieruchomości za wyżej wymieniony lokal będący w dyspozycji związku. Roczna wysokość podatku wynosi 802 zł 56 groszy. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów jest organizacją, która zrzesza bardzo dużą liczbę osób w mieście Grudziądzu. Jego działania na rzecz członków i lokalnej społeczności zapisały trwałą i bardzo pozytywną historię realizowanych inicjatyw i przedsięwzięć. Większość członków z racji otrzymywanych świadczeń wypracowanych w minionym okresie nie należy do osób majętnych. Gromadzone składki członkowskie służą podstawowym celom związku. Dokonywane są za nie podstawowe opłaty za utrzymanie lokalu, opłaty za wspomniany dość wysoki podatek, wysokie rachunki za ogrzewanie bardzo chłodnego pomieszczenia, szczególnie w okresie zimowym, czyli za energię elektryczną, opłaty za telefon i inne media. 20% wszystkich składek związku jest odprowadzana do jednostki nadrzędnej w Toruniu, co jest koniecznością. Pozostałe wydatki stanowią udzielane zapomogi członkom związku, na które dzisiaj notabene brakuje już funduszy. Jest to dziedzina wydatków bardzo ważna i uzasadniona dla tej grupy społecznej. Dofinansowywane są także inne realizowane inicjatywy związku, takie jak na przykład wycieczki, organizacja dużych zebrań i inne. Wszystko to pochłania coraz większe koszty, z którymi związek nie może już sobie dzisiaj poradzić. W wielu miastach w Polsce, tam gdzie on działa, wszystkie obciążenia ze strony samorządu traktuje się bardzo ulgowo. Na przykład w Toruniu za zajmowany bardzo przyzwoity lokal z centralnym ogrzewaniem bardzo dobrej lokalizacji związek płaci rocznie niespełna 360 zł, co jest przykładem godnym naśladowania i przykładem otwartości samorządu dla organizacji działającej non-profit. Aktualna sytuacja członków związku i status ekonomiczny ma tendencję spadkową, podwyższane czynsze, duże wydatki na leki i ogólny wzrost kompletnie wszystkich cen i rachunków stawia znaczną trudność w systematycznym opłacaniu składek członkom, co sygnalizuje zarząd. Związek zwracał się dwukrotnie do Pana Prezydenta z wnioskami o zwolnienia z podatku i drugim pismem o zmniejszenie jego wysokości. Pisma z dnia 13 sierpnia 2009 roku i pismo z dnia 6 września 2011 roku. Niestety nie zyskując aprobaty, na drugie pismo Pan Prezydent chyba w ogóle nie odpowiedział. W związku z powyższym w imieniu zainteresowanych, jak i Klubu Radnych PiS-RDG, ale także myślę, że w imieniu wszystkich radnych zwracam się do Pana Prezydenta o rozpatrzenie możliwości zastosowania optymalnych ulg w opłacanym podatku i stworzenia jak najlepszych warunków dla bardzo dużej grupy związkowej, osób starszych, często schorowanych i niepełnosprawnych. Rola samorządu lokalnego upoważnia nas do tworzenia szczególnego parasola ochronnego właśnie dla grup potrzebujących naszego rzeczywistego wsparcia dla celów organizacyjnych. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Przecież w dniu dzisiejszym chciałbym wnieść interpelację.